Rozdział jedenasty Egzekucja Popołudniowe słońce nad wzgórzem za Bondy Beach przesłoniła cieniutka warstewka chmur. Plaża zaczęła pustoszyć. Płynął z niej równy strumień ludzi, których zawsze można było spotkać na tej wspaniałej, słynnej plaży Australii. Surferów z pomalowanymi na biało wargami i nosami, idących kołyszącym się krokiem kulturystów, dziewczyn, na wrotkach w dżinsach z obciętymi nogawkami, spalonych słońcem gwiazd, klasy B i nimf plażowych z wszczepionym silikonem. Krótko mówiąc, beautiful people, młodych, pięknych i przynajmniej pozornie szczęśliwych. Campbell Parade, nadmorska promenada, na której mieszczą się modne butiki, popularne hoteliki, proste lecz Niewytłumaczalnie drogie restauracje, położone jedne przy drugich, stawała się akurat o tej porze dnia kipiącym życiem bulwarem. Sportowe kabriolety sunęły w korku, oszołomione silniki wydawały z siebie zniecierpliwiony warkot, a ich kierowcy wpatrywali się w chodniki przez ślepe lustrzanki okularów przeciwsłonecznych. Harry pomyślał o Christine. Pomyślał o tym, jak razem z Christine. Podczas podróży pociągiem po Europie wysiedli na dworcu w Cannes. Był wtedy szczyt sezonu turystycznego, i w całym mieście nie dało się znaleźć wolnego miejsca w hotelu za rozsądną cenę. Podróżowali już tak długo, że wyskrobali dno w kasie do czysta i trudno byłoby marzyć, by ich budżet wytrzymał bodaj jedną noc w którymś z licznych luksusowych hoteli. Dowiedzieli się więc, kiedy odchodzi następny pociąg do Paryża. Zostawili plecaki w skrytce na dworcu i poszli na Kruazet. Spacerowali, przyglądając się ludziom i zwierzętom wszystkim równie pięknym i bogatym. Patrzyli na niesamowite jachty, każdy z własną załogą, z umosowaną do rufy motorówką, z kabiną, pełniącą funkcję szalupy i lądowiskiem dla helikopterów na dachu. Ten widok sprawił, że poprzysięgli sobie już do końca życia głosować na socjalistów. W końcu od całego tego spacerowania się spocili i doszli do wniosku, że muszą się wykąpać. Ręczniki i kostiumy kąpielowe zostały w plecakach, musieli więc pływać w bieliźnie. Christine skończyły się czyste majtki, chodziła więc w męskich slipach charego. Chlapali się w Morzu Śródziemnym wśród drogich majteczek tanga. I ciężkiej złotej biżuterii, szczęśliwie chichocząc w białych, trykotowych gadkach. Harry pamiętał, że później leżał na piasku, na plecach, patrząc, jak Christine, przewiązawszy luźno w pasie koszulkę trykotową, ściąga mokre majtki. Napawał się widokiem jej rozgrzanej skóry, pokrytej kropelkami wody, błyszczącymi w słońcu. Koszulki, która. Podsuwała się w górę długiego, opalonego uda ku miękkim łukom bioder, przeciągłych spojrzeń Francuzów. W pewnej chwili Krystyna niego popatrzyła, przyłapując go na gorącym uczynku. Uśmiechnęła się i przytrzymała go wzrokiem, wolnym ruchem wkładając dżinsy, wsunęła rękę pod koszulkę, jakby chciała zaciągnąć suwak, ale zostawiła ją tam. Uniosła głowę, przymknęła oczy. Potem oblizała wargi różowym koniuszkiem języka, przechyliła się i z głośnym śmiechem upadła na niego. Później poszli do stanowczo zbyt drogiej restauracji z widokiem na morze, a podczas zachodu słońca siedzieli objęci na plaży. Christine trochę popłakiwała, ponieważ było tak pięknie. Uzgodnili, że przenosują w hotelu Carlton. I uciekną stamtąd bez płacenia rachunku, ewentualnie zrezygnując z tych dwóch dni, które przeznaczyli na Paryż. Kiedy myślał o Christine, zawsze najpierw przypominał sobie tamto lato. Było tak intensywne. Później łatwo dawało się powiedzieć, że to przez wiszące w powietrzu rozstanie, ale Harry nie przypominał sobie, żeby akurat wtedy miał tego świadomość. Jesienią tego roku poszedł do wojska. A Christine jeszcze przed Bożym Narodzeniem poznała jakiegoś muzyka, z którym wyjechała do Londynu. Przy stoliku ustawionym na chodniku na rogu Campbell Parade i Lamrock Avenue siedzieli Harry, Lebie i Watkins. Stolik w tak późne popołudnie stał już w cieniu, ale o tej porze ich ciemne okulary nie rzucały się jeszcze w oczy. Gorzej prezentowali się w marynarkach w taki upał ale alternatywę stanowiły same koszule i widoczne kabory pistoletów. Niewiele się do siebie odzywali, po prostu czekali. W połowie drogi między plażą a Campbell Parade mieścił się St. George Theatre, piękny żółty budynek, w którym wystąpić miał Otto Rechnagel. — Używałeś już kiedyś Browninga? Hippower? Spytał Watkins. Harry pokręcił głową. Pokazano mu, jak naładować i zabezpieczyć broń, kiedy wydano mu ją z magazynu, to wszystko. Nie szkodzi, i tak nie wierzył, że to wyciągnie pistolet maszynowy i wszystkich skosi. Lebie sprawdził godzinę. Najwyższy czas ruszać stwierdził. Na czole miał wianuszek kropli potu. Watkins chrząknął. Okej, okay. ostatnia powtórka. Kiedy wszyscy wyjdą na scenę kłaniać się po finale, Harry i ja wchodzimy drzwiami z boku sceny. Umówiłem się z dozorcą, że będą otwarte. Umieścił też dużą wizytówkę na drzwiach garderoby recht nagla. Ustawimy się tam, zaczekamy aż przyjdzie i wtedy go zatrzymamy. Trzask, prask, kajdanki. Nie wyciągamy broni, chyba że wymagać tego będzie sytuacja. Wychodzimy tylnym wyjściem, gdzie czeka na nas samochód policyjny. Lebie zostanie na sali. I da nam sygnał przez łokitoki, kiedy recht nagle zejdzie ze sceny. Tak samo postąpi, gdyby recht nagle coś zwietrzył i próbował uciec przez salę głównym wejściem. No, idziemy zająć miejsca. Pomódlmy się, żeby w środku była klimatyzacja. W niedużej przytulnej sali St George Theatre było pełno i atmosfera bardzo się ożywiła, kiedy kurtyna się podniosła. A właściwie nie tyle podniosła, co upadła. Klauni w pierwszej chwili ze zdumieniem wpatrywali się w sufit, od którego kurtyna tak nagle się oderwała, potem zaczęli dyskutować, przesadnie gestykulując, a następnie bez ładu i składu rozbiegli się po scenie, chcąc usunąć z niej zwały materiału. Potykali się przy tym o siebie i uchyleniem kapelusza przepraszali publiczność. Rozległy się śmiechy i zachęcające okrzyki. Odnosiło się wrażenie, że na widowni jest sporo przyjaciół i znajomych aktorów. Scenę sprzątnięto, przerobiono na szafot i przy akompaniamencie powolnego, monotonnego rytmu marszu pogrzebowego, wygrywanego na jednym bębnie, na scenę wszedł Otto. Na widok gilotyny Harry natychmiast się zorientował, że nastąpi wariant tego samego numeru, który widział w The Powerhouse. Tego wieczoru... Wyzionąć ducha miała najwyraźniej królowa, gdyż otto ubrany był w czerwoną balową suknię, nosił też białą perukę z bardzo długimi włosami i twarz miał upudrowaną na biało. Kat również wystąpił w nowym kostiumie, czarnym, obcisłym stroju z wielkimi uszami i błoną pod pachami, w którym przypominał diabła. Albo raczej nietoperza, pomyślał Harry. Ostrze gilotyny uniosło się, na szafocie umieszczono dynie i gilotyna upadła. Z głuchym stukiem uderzyła u szafot, jak gdyby dyni wcale tam nie było. Kat triumfalnie uniósł w górę dwie połówki wielkiego owocu, a publiczność oszalała z radości. Po kilku rozdzierających scenach, podczas których królowa z płaczem błagała o litość, napróżno starając się wyprosić łaskę u kata w czerni, Pociągnięto ją na gilotynę. Spod sukni wystawały wierzgające nogi ku wielkiemu zachwytowi publiczności. I znów ostrze gilotyny uniosło się do góry, a na bębnie ktoś grał coraz głośniej i szybciej. Światła na scenie przygasły. Łotkins pochylił się do Harego, więc on również na scenie zabija blondynki. Bębnie nie narastało. Harry rozejrzał się dookoła. Ludzie siedzieli jak na szpilkach. Niektórzy wychylali się z otwartymi ustami, inni zasłaniali oczy. Kilka pokoleń od ponad stu lat przeżywało grozę podczas tego samego wieczoru. Watkins jakby w odpowiedzi na myśli Harego, znów się nachylił. Przemoc jest jak Coca-Cola i Biblia. Należy do klasyki. Bęben nie ustawał. Harry doszedł do wniosku, że numer się przeciąga. Kiedy go oglądał poprzednim razem, nie czekano tak długo na opadnięcie ostrza. Kat wyraźnie się zaniepokoił. Kręcił się w kółko, zerkając na szczyt gilotyny, jak gdyby coś było nie tak. A potem nagle, chociaż z pozoru nikt nic nie zrobił, nóż opadł ze świstem. Harry mimowolnie zdrętwiał. Przez całą salę przeszedł szum, kiedy ostrze uderzyło o kark królowej. Bęben ucichł. A głowa z głuchym łoskotem upadła na podłogę. Nastąpiła chwila martwej ciszy, którą przerwał krzyk z jakiegoś miejsca przed Łotkinsem i Harem. Na sali zapanował niepokój. Harry w półmroku usiłował się zorientować, co się dzieje, lecz zobaczył jedynie cofającego się kata. Boże, szepnął Łotkins. Ze sceny dochodził odgłos, jakby ktoś klaskał w dłonie, i wtedy Harry to zobaczył. Z kołnierza ściętej królowej starczał kręgosłup niczym biały wąż, który wolno kiwał bem, a z wiejącej rany falami tryskała krew i z pluskiem lała się na podłogę. On wiedział, że przyjdziemy, szepnął Watkins. Wiedział, że się zjawimy. I nawet przebrał się za jedną z tych swoich pieprzonych ofiar. Nachylił się tuż nad twarzą Harego. Cholera, Hary, cholera! Harry nie wiedział, od czego tak nagle zrobiło mu się niedobrze. Czy to na widok krwi, czy od użycia przez Łotkinsa słowa pieprzone tuż przed ofiary, czy też po prostu od jego cuchnącego oddechu. W ciągu paru chwil na scenie pojawiła się czerwona kałuża, na której Kat się poślizgnął, gdy najwyraźniej, będąc w szoku, podbiegł, żeby podnieść uciętą głowę. Runął z hukiem. Na scenę wbiegli dwaj inni klauni, krzycząc jeden przez drugiego. Zapalić światło! Podnieś kurtynę! Jeszcze dwaj aktorzy przybiegli z kurtyną i wszyscy czterej na zmianę patrzyli, to na siebie, to na sufit w górze. Za sceny dobiegł krzyk, zaiskrzyły reflektory, rozległ się głośny trzask i w sali zapadła kompletna ciemność. To cuchnie. Holly! Chodź ze mną! Łotkin złapał Harego za ramię i wstał, chcąc przedzierać się do przodu. Siadaj, szepnął Hary, ściągając go na krzesło. O co, co chodzi? chodzi? Światło się zapaliło, a scena zaledwie kilka sekund wcześniej stanowiąca jeden wielki chaos krwi, głów, gilotyn, klaunów i kurtyn była pusta. Stali na niej tylko kat i odto Nagel, który trzymał pod pachą jasnowłosą głowę królowej. Powitał ich wrzask rozradowanej publiczności. W odpowiedzi ukłonili się nisko. Niech to cholera! szepnął Watkins. Podczas przerwy Watkins pozwolił sobie na piwo. Ten pierwszy numer mało mnie nie zabił, oświadczył. Jeszcze do tej pory się trzęsę. Może powinniśmy zwinąć go od razu. Denerwuje mnie to całe czekanie. Harry wzruszył ramionami. Ale dlaczego? On przecież nigdzie się nie wybiera i niczego nie podejrzewa. Trzymajmy się planu. Watkins dyskretnie nacisnął guzik łokitoki, żeby sprawdzić, czy ma kontakt z lebiem, który na wszelki wypadek został na sali. Samochód policyjny już był na miejscu. Harry musiał przyznać, że nowe techniczne ulepszenia tego numeru były efektowne lecz wciąż zastanawiał się, dlaczego Otto zmienił postać Ludwika XVI na blondynkę, której nikt nie mógł do końca zidentyfikować. Z pewnością spodziewał się, że Harry skorzystał z darmowego biletu i jest na sali. Czyżby więc bawił się w ten sposób z policją? Harry czytał, że nie jest wcale rzeczą niezwykłą, iż seryjni mordercy w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej pewni siebie. A może w ten sposób błagał, żeby wreszcie ktoś go powstrzymał? Oczywiście istniała też trzecia możliwość. Całkiem po prostu wprowadzili pewne drobne zmiany w numerze cyrkowym. Zadzwonił dzwonek. No, wracamy na swoje miejsca powiedział Łatwicz. Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru już nikt nie zostanie zabity. Nieco później, w drugim akcie, otto przebrany za myśliwego, wemknął się na scenę z pistoletem w ręku, zerkając na wtoczone na nią drzewa. Skoro dobiegł śpiew ptaków, które otto starał się naśladować, jednocześnie celując między gałęzie. Rozległ się suchy trzask. Z pistoletu uniósł się kłębek dymu i z drzewa spadło coś czarnego, z miękkim plaśnięciem, uderzając o podłogę. Zdziwiony myśliwy podbiegł do zdobyczy i podniósł czarnego kota. Potem ukłonił się i zszedł ze sceny. Na widowni tu i ówdzie rozległy się oklaski. Tego nie rozumiem, szepnął Watkins. Harry być może doceniłby przedstawienie, gdyby nie był aż tak bardzo spięty. Częściej jednak spoglądał na zegarek niż na to, co się działo na scenie. Poza tym w pokazie było sporo satyry politycznej o charakterze lokalnym, której kompletnie nie rozumiał publiczność jednak najwyraźniej dobrze się bawiła. W końcu rozległa się muzyka, światła zamrugały i na scenę wyszli wszyscy aktorzy. Harry i Watkins, co chwila kogoś przepraszając, zaczęli przeciskać się do wyjścia. Ludzie musieli kolejno wstawać, żeby ich przepuścić. Jak najszybciej skierowali się ku drzwiom, znajdującym się z boku sceny. Były zgodnie z umową otwarte. Dotarli do korytarza, który półkolem okrążał scenę. W głębi znaleźli drzwi z napisem: Otto Rechnagel, clown, i ustawili się przy nich. Od muzyki, oklasków i tupania trzęsły się ściany. Nagle włoki toki Łotkinsa zaszumiało, wyjął je. Już? spytał. Przecież muzyka ciągle gra. Over. Szeroko otworzył oczy. Co? Powtórz. Over. Harry zrozumiał, że coś jest nie tak. Siedź i nie spuszczaj z oka drzwi na scenę. Over. Bez odbioru. Watkins schował krótkofalówkę do wewnętrznej kieszeni i z kabury pod pachą wyjął pistolet. Lebie nie widzi recht nagla na scenie. Może go nie poznaje? Oni się przecież tak mocno malują, kiedy... Tego drania nie ma na scenie, powtórzył Watkins i nacisnął klamkę drzwi garderoby. Okazały się jednak zamknięte na klucz. Cholera, choli, czuję, że nie jest dobrze, cholera. Korytarz był wąski. Watkins oparł się więc plecami o ścianę i kopnął w zamek. Po trzech kopniakach drzwi poszły w drzazgi. Wpadli do garderoby pełnej kłębów pary. Podłoga była mokra. Woda i para buchały z półotwartych drzwi prowadzących najwyraźniej do łazienki. Ustawili się po obu stronach. Harry również wyciągnął pistolet po masku, usiłując odnaleźć zabezpieczenie. — Rechnagel! — zawołał Watkins. — Rechnagel! Nie było odpowiedzi. — Nie podoba mi się to — szepnął z naciskiem. Harry naoglądał się zbyt dużo filmów kryminalnych, aby i jemu się to podobało. Na ogół sceny, w których woda leje się z prysznica, a nikt się nie odzywa, nie zapowiadały nic przyjemnego. Watkins palcem wskazującym wycelował Harego, a kciukiem w prysznic. Harry miał ochotę w odpowiedzi wysunąć środkowy palec, zrozumiał jednak, że to nic nie da. Otworzył nogą drzwi, zrobił dwa kroki w rozpaloną mgłę i poczuł, że w jednej chwili robi się mokry. Z trudem dostrzegł zasłonę prusznicową. Trzymając pistolet przed sobą, jednym ruchem odsunął ją na bok. Pusto. Oparzył się w rękę, gdy zakręcał wodę, głośno przeklinając przy tym po norwesku. W butach mu chlupało, kiedy przesuwał się na miejsce, w którym para nie była tak gęsta – nic tu nie ma! zawołał. Skąd tu tyle cholernej wody? Coś zatkało odpływ. Chwileczkę. Wsadził rękę do wody, w miejscu, gdzie jego zdaniem powinien znajdować się otwór odpływowy. Poruszył nią, aż w końcu natrafił na coś miękkiego, co nie dawało się wyjąć. Złapał i wyciągnął. Mdłości, które odczuwał wcześniej, podskoczyły do gardła. Próbował oddychać głęboko, lecz para, którą wdychał, jakby chciała go udusić. Co się dzieje? Spytał Łotkins. Stanął w drzwiach i patrzył na Harego, kucającego w prysznicu. Wydaje mi się, że przegrałem zakład, że jestem winien 100 dolarów od tonowi Rechtnagelowi odparł cicho Harry. W każdym razie temu, co z niego zostało. Później Harry przypominał sobie wydarzenia w St. George Theatre jak przez mgłę, jak gdyby para unosząca się z prysznica tona, rozpełzła się dookoła i dotarła na korytarz, zamazując sylwetkę dozorcy, który usiłował otworzyć dzwido rekwizytorni, jakby przedostała się przez dziurkę od klucza spowijając czerwonawym filtrem ociekającą krwią gilotynę, którą tam ujrzeli. Jakby wpełzła do uszu, tłumiąc odgłos krzyków, które rozległy się, gdy nie udało im się powstrzymać kolegów od tona recht nagla przed wejściem do środka, gdzie jego szczątki porozrzucano po całym pomieszczeniu. Kończyny leżały w kątach jak ręce i nogi lalki. Ściany i podłoga spryskane były prawdziwą lepką krwią, która za pewien czas miała zakrzepnąć i zczernieć. Na ławie gilotyny pozostał okaleczony tułów, tors, z krwi i kości, głowa z szeroko otwartymi oczyma, nosem klauna i szminką rozmazaną na wargach i policzkach. Wilgoć lepiła się haremu do skóry, do ust i przełyku, niczym na zwolnionym filmie patrzył, jak z mgły wyłania się lebie, jak podchodzi do niego i szepce mu do ucha. Andrew zniknął ze szpitala. Watkins wciąż stał koło gilotyny jak przykuty. Harry jakby z daleka usłyszał jego głos. Cóż za cholerna arogancja? To przecież oczywiste, pomyślał Harry. Na głowę odtona, morderca, naciągnął białą perukę. Ktoś musiał naoliwić wentylator, bo obracał się równo niemal bezczelestnie. Jedyną osobą, Wychodzącą tylnymi drzwiami, którą zauważyli policjanci w samochodzie, był ten ubrany na czarno kat. Czy dobrze rozumiem? McCormack wezwał wszystkich do biura. Watkins skinął głową. Tak jest, ser. Przekonamy się, co zauważyli aktorzy i strażnicy. Są teraz przysłuchiwani. Morderca albo siedział na sali i wszedł otwartymi drzwiami na scenę, albo też dostał się tylnym wejściem jeszcze przed przyjazdem policyjnego samochodu. Westchnął. Dozorca twierdzi, że tylne drzwi były podczas przedstawienia zamknięte, więc morderca albo miał klucz, albo został wpuszczony, albo też wszedł, niezauważony, razem z aktorami i gdzieś się ukrył. Następnie po numerze z kotem zapukał do garderoby, gdzie Otto szykował się do finału. Najprawdopodobniej go uśpił. Chłopcy z technicznego znaleźli ślady eteru. A przynajmniej miejmy nadzieję, że tak to się to odbyło Dodał Łoskins Stało się to albo w garderobie Albo po tym jak przeszli do rekwizytorni Tak czy owak, ten facet to naprawdę zimny drań Po rozczłonkowaniu zwłok Zabrał odcięte genitalia Wrócił do garderoby i odkręcił kran By osoba, która ewentualnie szukałaby odtona Usłyszała lejącą się wodę i uznała, że to bierze prysznic. McCormack krząknął. A co z gilotyną? Istnieją prostsze sposoby na zabicie człowieka. Cóż, ser, przypuszczam, że morderca zadziałał pod wpływem impulsu. Raczej nie mógł wiedzieć, że gilotyna zostanie podczas przerwy przeniesiona do rekwizytorni. To chory, bardzo chory człowiek oświadczył Lebie swoim paznokciom. A co z drzwiami? Przecież wszystkie były zamknięte. W jaki sposób dostali się do rekwizytorni? Rozmawiałem już z dozorcą, powiedział Harry. Odto jako szef trupy miał u siebie jeden z zestawów kluczy. Te klucze zniknęły. A co z tym diabelskim kostiumem? Leżał w skrzyni na głowę przy gilotynie razem z głową i peruką, ser. Morderca włożył go po zabójstwie i użył jako przebrania. To również było sprytne posunięcie i raczej niezaplanowane z góry. McCormack ciężko oparł głowy na rękach. Co ty na to powiesz, Young? Podczas całej tej rozmowy Young stukał w klawiaturę komputera. Zapomnijmy na chwilę o tym czarnym diable zaproponował. Cała logika przemawia za tym, że mordercą jest ktoś z trupy. Watkins prychnął głośno. Proszę pozwolić mi dokończyć, ser, powiedział Young. Szukamy człowieka, który zna przedstawienie. Takiego, który wiedział, że odto po numerze z kotem nie będzie już występował i dlatego nie zabraknie go na scenie przez następnych dwadzieścia minut aż do finału. Członek trupy nie musiał się też zakradać, a wątpię, by komuś innemu udało się wśliznąć niezauważenie. Prawdopodobnie przynajmniej jeden z nas dostrzegłby mordercę, gdyby przedostał się drzwiami z boku sceny. Pozostali mogli jedynie twierdząco pokiwać głowami. Poza tym sprawdziłem, że trzech innych członków trupy występowało również w The Australian Travelling Show Park. Oznacza to, że trzy inne osoby obecne w teatrze dziś wieczorem przebywały w miejscach, w których popełniono tamte przestępstwa w interesujących nas dniach. Być może Otto był po prostu niewinnym człowiekiem, który zwyczajnie za dużo wiedział. Zacznijmy szukać tam, gdzie mamy możliwość coś znaleźć. Proponuję, żebyśmy zaczęli od trupy, zamiast od upiora w operze, który już dawno zniknął za siedmioma górami. Watkins pokręcił głową. Nie możemy nie zwracać uwagi na to, co oczywiste na nieznaną osobę, która opuszcza miejsce zbrodni w przebraniu, przechowywanym tuż obok narzędzia zbrodni. Niemożliwe, żeby ten ktoś w ogóle nie miał żadnego związku z morderstwem. Harry zgodził się z nim. Wydaje mi się, że możemy zapomnieć o pozostałych członkach trupy. Po pierwsze, nic nie zmienia faktu, że on to miał możliwość zgwałcenia i zabicia wszystkich tych dziewczyn. Istnieje wiele przyczyn, dla których ktoś chciałby pozbawić życia seryjnego mordercy. Ta osoba może być w jakiś sposób na przykład w to zamieszana. Może ten człowiek wiedział, że to ma zostać zatrzymany przez policję i nie chciał ryzykować, że się przyzna i pociągnie go za sobą. Po drugie, nie jest pewne, że morderca z góry wiedział, ile ma czasu. Mógł zmusić od żeby powiedział mu, kiedy ma wrócić na scenę, a po trzecie, zastanówcie się, zamknął oczy. Przecież wy już to czujecie, prawda? Mordercą jest. Człowiek nie topesz. Naragdarn. O co chodzi? Bruknął Mac McCormack roześmiał się. Wygląda na to, że nasz przyjaciel z Norwegii zajął pusty miejsce po naszym drogim detektywie Kensingtonie stwierdził. Naragdarn powtórzył A aborygeński symbol śmierci. Człowiek nie topesz. Jeszcze inna sprawa trochę mnie niepokoi podjął McCormack. — Faset może. Niezauważenie wyjść tylnymi drzwiami podczas przedstawienia i ma dziesięć kroków do jednej z najruchliwszych ulic w Sydney, na której z całą pewnością zdołałby zniknąć w ciągu paru sekund. A mimo to wkłada kostium, którym z pewnością ściągnął na siebie uwagę. A przez to nie mamy też żadnego jego rysopisu. Właściwie można odnieść wrażenie, że wiedział o radiowozie pilnującym tylnych drzwi. A jak to możliwe? Zapadła cisza. Jak się czuje Kensington w szpitalu? McCormack włożył do ust cukierka, którego zaczął stać. Teraz było już całkiem cicho, tylko wentylator obracał się bezczelestnie. Już go tam nie ma, odparł w końcu lebie. O rany. To bardzo krótka rekonwalescencja stwierdził. McCormack. Cóż, może i lepiej. Potrzebujemy teraz wszystkich ludzi i to jak najszybciej, bo jedno mogę wam powiedzieć z całą pewnością. Porąbany klaun oznacza większe nagłówki niż zgwałcona dziewczyna. I jak już wam wcześniej mówiłem, chłopcy, ci, którzy sądzą, że możemy nie przejmować się gazetami, po prostu się mylą. Media w tym kraju już nie raz doprowadzały do dymisji szefów policji i zatrudniały nowych. Jeśli więc nie chcecie, żeby mnie stąd wywieziono na taczkach, to wiecie, co macie robić. Ale najpierw idźcie do domu trochę się przespać. Słucham, Harry? Nic takiego, ser. Okej. Okay. Dobranoc. Tym razem było inaczej. Zasłony w hotelowym pokoju nie zostały zasłonięte i Birgitta rozbierała się przed nim w blasku neonów na King Cross. Harry leżał w łóżku, a ona na środku pokoju zrzucała kolejne części garderoby, przytrzymując jego oczy poważnym, niemal smutnym spojrzeniem. Miała długie kończyny szczupłe i białe, w bladym świetle białe jak śnieg. Z zauchylonego okna dochodził szum odgłosów intensywnego nocnego życia. Samochody, motocykle, automaty do gry wydające dźwięki jak Katarynka i rytm muzyki disco, a w tle tego wszystkiego jak nieustający terkot cykat, głośne dyskusje, urażone okrzyki, nieopanowanych śmiech. Birgitta rozpiła bluzkę, nie przedłużając tego celowo, bez udawanej zmysłowości, lecz powoli. Po prostu się rozbierała. To dla mnie, pomyślał Harry, już wcześniej widział ją nagą, lecz akurat tego wieczoru wszystko wydawało się inne. Była tak piękna, że ścisnęło go w gardle. Wcześniej nie rozumiał jej skromności, nie wiedział, dlaczego zdejmuje koszulkę i majtki dopiero pod kołdrą i dlaczego okrywa się ręcznikiem przechodząc z łóżka do łazienki. Z czasem jednak pojął, że nie chodzi o zażenowanie czy też wstyd własnego ciała, lecz o niechęć, do obnażania się, że liczy się budowanie uczuć, stworzenie gniazdka z poczucia bezpieczeństwa, że tylko to daje mu jakieś prawo. Dlatego tej nocy wszystko było inne. Jej gest rozbierania się miał w sobie coś z rytuału, jakby swoją nagością chciała pokazać, jak bardzo jest delikatna, że odważyła się na to, ponieważ mu zaufała. Harry poczuł, jak mocno bije mu serce. Poniekąd dlatego, że był dumny i cieszył się, że ta silna, piękna kobieta okazała mu tyle zaufania, a po części ze strachu, że nie okaże się tego godzien. Przede wszystkim jednak miał wrażenie, że wszystkie jego myśli i uczucia są widoczne, wystawione na widok publiczny w blasku reklamy, czerwonej, potem niebieskiej, a potem zielonkawej. Że Birgitta... Rozbierając się, rozbiera również jego. Kiedy już była naga, stanęła, a jej biała skóra zdawała się rozjaśniać cały pokój. Chodź, powiedział głosem grubszym niż zwykle i odsunął na bok okrycie ale Birgitta nie ruszała się z miejsca. Patrz, szepnęła patrz. Rozdział XII. Tłusta kobieta i patolog. Była godzina ósma rano i Dzingis Khan spał, gdy pielęgniarka po ostrych negocjacjach zgodziła się wpuścić Harego do sali chorego. Dzingis Khan otworzył oczy, kiedy Hary zaszurał krzesłem przysuwanym do łóżka. Dzień dobry, powiedział Hary. Mam nadzieję, że dobrze spałeś. Przypominasz mnie sobie? Tego na stole z trudnościami w oddychaniu. Dzingis Han jęknął. Głowę miał owiniętą szerokim białym bandażem i wyglądał o wiele mniej groźnie niż wtedy, gdy pochylał się nad harem w the cricket. Harry wyciągnął z kieszeni piłkę do krikieta. Właśnie rozmawiałem z twoim adwokatem. Powiedział, że nie złożysz doniesienia na mojego kolegę. Przerzucił piłeczkę z prawej ręki do lewej. Mając na uwadze fakt, że mało brakowało, a pozbawiłbyś życia mnie, oczywiście poczułbym się głęboko urażony, gdybyś złożył doniesienie na faceta, który mnie uratował. Ale ten twój adwokat wyraźnie uważa, że wygrałby sprawę. Po pierwsze, twierdzi, że wcale mnie nie zaatakowałeś, tylko po prostu odsunąłeś mnie od swojego kolegi, któremu właśnie zadawałem ciężkie obrażenia. Po drugie, obstaje przy tym, że to wyłącznie przypadek, iż wyszedłeś z tego jedynie z pękniętą czaszką, zamiast zginąć od tej piłeczki. Rzucił piłkę w powietrze i złapał ją tuż przed nosem bladego, wojowniczego księcia. I wiesz co? Zgadzam się. Takie uderzenie prosto w czoło z odległości czterech metrów to rzeczywiście dziwne, że przeżyłeś. Twój adwokat zadzwonił dzisiaj do mnie do pracy, chciał poznać dokładny przebieg wydarzeń. Uważa, że są podstawę do wystąpienia ze sprawą o odszkodowanie. W każdym razie, jeśli uraz okaże się trwały. Ten rodzaj adwokatów należy, jak wiadomo, do rodziny sępów. Odliczają sobie jedną trzecią kwoty odszkodowania. Ale o tym Ci chyba wspominał. Spytałem go, dlaczego nie udało mu się skłonić Cię do oskarżenia mnie przed sądem. Uważał to jedynie za kwestię czasu. Ciekaw więc jestem, czy to rzeczywiście wyłącznie kwestia czasu, Chinggis Khanie? Chinggis Han ostrożnie pokręcił głową. Nie. Proszę idź stąd, wybełkotał cicho. Ale dlaczego nie? Co masz do stracenia? Jeśli zostaniesz inwalidą, możesz na takiej sprawie zarobić duże pieniądze. Pamiętaj, że nie podajesz do sądu nieszczęsnej, ubogiej osoby prywatnej, tylko państwo. Sprawdzałem, że udało ci się nawet zachować w miarę czystą kartotekę. Kto wie, może ława przysięgłych przychyliłaby się do Twojego wniosku i zrobiła z ciebie milionera, a tymczasem ty nawet nie chcesz spróbować. Chingis Khan nie odpowiedział, patrzył tylko na Harego z kośnymi, smutnymi oczyma spod białego bandaża. Zaczynam mieć dosyć przesiadywania w szpitalu, Czyngis. Będę więc mówił krótko. Wynikiem Twojego ataku na mnie były dwa złamane żebra i przebite płuco. Ponieważ nie byłem w mundurze, nie okazałem identyfikatora, ani też nie wykonywałem zadania zgodnie z rozkazem, a poza tym Australia leży kawałek od jurysdykcji, której podlegam, więc prokuratura doszła do wniosku, że w rozumieniu prawa występowałem jako osoba prywatna, a nie funkcjonariusz. Oznacza to, że sam mogę zdecydować, czy podam cię do sądu o rozbój, czy nie. Co znów sprowadza nas do twojej prawie czystej kartoteki. A ty masz w zawieszeniu wyrok sześciu miesięcy za uszkodzenie ciała. Zgadza się? Gdy dodamy kolejnych sześć miesięcy za tę sprawę, mamy już rok. Rok w zamian za powiedzenie mi. Nachylił się do ucha sterczącego za zabandożowanej głowy, jak czerwony grzyb, i zawołał: Co tu się do cholery dzieje? Wrócił na swoje krzesło. I co ty na to? McCormack stał przy oknie obrócony do charego plesami. Ręce miał założone na piersi, a dłoń na wysokości twarzy. Na zewnątrz gęsta mgła zatarła kolory i zamroziła ruchy. Widok przypominał poruszone, czarno-białe zdjęcia miasta. Ciszę przerwał dudniący odgłos. Harry dopiero po pewnym czasie zorientował się, że to McCormack bębni paznokciami o zęby w górnej szczęce. A więc Kensington znał odtona recht nagle. I ty wiedziałeś o tym przez cały czas. Harry wzruszył ramionami. Wiem, że powinienem powiedzieć o tym wcześniej, sir, ale uważałem, że, że to nie twoja sprawa mówić, kogo Andrew Kensington zna, a kogo nie zna. W porządku. A teraz Kensington uciekł ze szpitala, nikt nie wie gdzie jest, a ty zaczynasz się bać, że coś się stało. Harry twierdząco pokiwał głową plesą szefa. McCormack spojrzał na jego odbicie w lustrze, potem wykonał pół piruetu i stanął twarzą do Harego. Wydajesz mi się odrobinę, dokończył piruet i znów stanął obrócony plecami. — Niespokojny, Holly. Coś cię dręczy? Masz mi do powiedzenia coś jeszcze? Harry pokręcił głową. Mieszkanie od tona Recht Nagla znajdowało się w Surrey Hills, w istocie po drodze między D Albery a mieszkaniem Inger Holter w glebe. Kiedy dotarli na miejsce, całe wejście na klatkę zagrodziła im kobieta o bardzo obfitych kształtach. Widziałam samochód. Jesteście z policji? spytała wysokim, przenikliwym głosem i ciągnęła, nie czekając na odpowiedź. Sami słyszycie tego psa. To się zaczęło już dzisiaj rano. Za drzwi z numerem odtona recht nagla dochodziło ochrypłe szczekanie. Bardzo przykre jest to, co spotkało pana recht nagla, to prawda, ale teraz musicie zabrać tego psa. Szczeka bez najmniejszej przerwy i doprowadza wszystkich na klatce do obłędu. Trzymanie psów tutaj powinno być zakazane. Jeżeli wy nic nie zrobicie, będziemy musieli dobrze wiecie, co mam na myśli. Przewróciła oczyma i wyrzuciła w przód obie tłuste ręce. Natychmiast rozniósł się zapach kwaśnego potu i mających go złagodzić perfum. Harę już serdecznie nie znosił tego babska. Psy wiedzą. Lebie dwoma palcami przeciągnął po poręczy schodów i z naganą w oczach spojrzał na palec wskazujący, jakby przyszedł tutaj sprawdzić, czy schody należycie umyto. Co przez to rozumiesz, młody człowieku? spytała góra mięsa ujmując się pod boki najwyraźniej nie miała zamiaru się przesunąć. Pies wie, że jego pan nie żyje, odparł Harry. Psy posiadają szósty zmysł, jeśli chodzi o takie rzeczy. On szczeka z żalu. Z żalu? Kobieta popatrzyła na nich podejrzliwie. Pies? Co za bzdura. A co by pani zrobiła, gdyby pani właścicielowi ktoś obciął ręce i nogi? Lebie popatrzył na kobietę. Stała z szeroko otwartymi ustami. I fiuta, dodał Harry. Zakładał, że Dick jest odpowiednim określeniem również w Australii. Jeśli w ogóle ma pani jakiegoś właściciela. Lebie zmierzył ją wzrokiem od stóp do głów. Góra mięsa przepuściła ich w końcu. Wyjęli rozmaite klucze z pęku, który znaleźli w kieszeniach spodni tona w garderobie. Ujadanie zmieniło się w warczenie. Pies recht nagle usłyszał, że przyszli obcy. Gdy drzwi się otworzyły, bull terrier stał na szeroko rozstawionych łapach, gotowy do walki. Lebiej Harry zatrzymali się, patrząc na białego, komicznego psa, jak gdyby chcieli mu pokazać, że zagrywka należy do niego. Warczenie zmieniło się po chwili w bezsilne poszczekiwanie, aż w końcu pies zrezygnowany powlókł się do salonu. Harry poszedł za nim. Dzienne światło wpadało przez duże okno do pokoju, który w stosunku do prostoty budynku był umeblowany z przesadnym zbytkiem. Stała tam czerwona kanapa, pełna wielkich kolorowych poduszek. Na ścianach wisiały olbrzymie obrazy, a w środku tkwił monumentalny stół z zielonego szkła. W rogu stały dwa porcelanowe lamparty. Na stole leżał abażur, którego nie powinno tam być. Pies zatrzymał się z nosem przy mokrej plamie na środku pokoju. Nad plamą wisiały w powietrzu dwa męskie buty. Czuć było ekskrementami. Chary powiódł wzrokiem wzdłuż wystającej z buta skarpetki. Dostrzegł pasek czarnej skóry między skarpetką a nogawką spodni. Spojrzał dalej wzdłuż spodni. Zobaczył zwisające, bezwładnie, wielkie dłonie, i z całą siłą woli zmusił się, by przenieść wzrok na białą koszulę. Nie dlatego, że nigdy wcześniej nie widział wisielca, po prostu poznał te buty. Głowa przechylała się na jedno ramię. Na piersi zwisał przewód zakończony szarą żarówką. Umocowany był na grubym haku w suficie możliwe, że kiedyś Wisiał tam ciężki żyrandol. Przewód trzykrotnie owijał się wokół szyi Andrew, którego głowa niemal dotykała sufitu. Wpatrywał się przed siebie rozmarzonym, martwym wzrokiem, a z ust wystawał mu czarny język, jak gdyby wykrzywiał się do śmierci albo do życia. Przy stole leżało przewrócone krzesło. Niech ci cholera szepnął Harry cholera. Cholera, cholera. Bezsilnie opadł na krzesło. Lebiemu po wejściu wyrwał się z ust cichy krzyk. Znajdź jakiś nóż, powiedział Harry, i zadzwoń po karetkę, czy po co tam zwykle dzwonicie. Światło dzienne padało na plecy Andrew i haremu z miejsca, w którym siedział wiszące ciało na tle jasnego okna, wydawało się tylko obcą, czarną sylwetką. Zanim wstał, poprosił w duchu stwórcę, by na końcu przewodu umieścił kogoś innego. Przysiągł, że nikomu nie wspomni o takim cudzie. To była tylko propozycja, nie modlitwa. Skoro modlitwa i tak nie pomaga. Usłyszał kroki w korytarzu i lebiego, który nagle wrzasnął z kuchni. Wynoś się stąd, ty, tłusta krowo. Po pogrzebie matki, Harry nie czuł nic prócz tego, że powinien coś czuć. Opowiadano mu, że u mężczyzn, którzy przez całe życie starali się zapanować nad własnymi uczuciami, żal może nadejść z opóźnieniem. Dlatego teraz się zdziwił, gdy usiadł wśród poduszek na kanapie i poczuł, że oczy wypełniają się łzami, a płacz przepycha się do gardła. Rzecz nie w tym, że nigdy wcześniej nie płakał. Pamiętał te kule w gardle, kiedy siedział sam w koszarowym pokoju w Bardufos i czytał list od Kristin, która pisała, że to najlepsze, co mi się przydarzyło w całym moim życiu. Z treści nie wynikało, czy miała na myśli jego, czy też tego angielskiego muzyka, z którym zamierzała wyjechać. Harry wiedział jedynie, że dla niego była to rzecz w życiu najgorsza. A mimo to płacz utknął tam w gardle. To było trochę tak, jak mieć mdłości i prawie się wyżygać. Wstał i popatrzył w górę. Andrew, na nikogo nie zamieniono. Harry chciał zrobić kilka kroków po podłodze i przesunąć krzesło, żeby mieć na czym stanąć, kiedy będą go odcinać, ale nie dał rady się ruszyć. Dopiero kiedy lebie dziwnie na niego spojrzał, Harry poczuł, że gorące łzy płyną mu po policzku. O rany. To nie jest takie straszne, pomyślał zdziwiony. Odcięli Andrew bez słowa, ułożyli go na podłodze i przeszukali kieszenie. Miał przy sobie dwa pęki kluczy, jeden duży, drugi mały i pojedynczy klucz, który jak lebie natychmiast sprawdził, pasował do zamka w drzwiach wejściowych. Żadnych oznak przemocy z zewnątrz, oznamił Lebie po pospiesznych oględzinach. Harry rozpiął Andrew koszulę, zobaczył wytatuowanego na piersi krokodyla, podciągnął też nogawki, spodni i sprawdził łydki. Nic, powiedział. Nawet najmniejszego śladu. Zobaczymy, co powie lekarz. Harry poczuł, że płacz znów nadchodzi i zdołał jedynie wzruszyć ramionami. Przebijali się przez popołudniowy ruch uliczny w powrotnej drodze do biura. Mert! wrzasnął Lebie naciskając na klakson. Harry sięgnął po The Australian. Całą pierwszą stronę gazety zajmowało morderstwo klauna. Poćwiartowany we własnej śmiercionośnej machinie głosił nagłówek nad zdjęciem zakrwawionej gilotyny, do którego dołączone było zdjęcie od Tona Recht nagla w przebraniu klauna, wycięte z programu. Reportaż utrzymany był w lekkim, niemal humorystycznym tonie, prawdopodobnie przez niesamowity charakter sprawy. Nie wiadomo, z jakiego powodu morderca zostawił Klaunowi głowę, pisał reporter, a podsumowując stwierdził, że morderstwo nie wyrażało chyba opinii publiczności, aż tak złe to przedstawienie nie było. Nieco kwaśno pochwalił policję za błyskawiczne pojawienie się na miejscu zbrodni. A mimo to szef wydziału kryminalnego policji w Sydney, Watkins, nie ma do powiedzenia nic prócz tego, że znaleziono narzędzie zbrodni. Harry przeczytał to na głos. Bardzo zabawne, burknął lebie, zatrąbił i pokazał palec jednemu z taksówkarzy, który wcisnął się przed nich z pasa obok. Ty sukien synu. Ten numer, w którym facet poluje na ptaka, Zdanie zawisło w powietrzu między dwoma skrzyżowaniami. Mówiłeś coś? Przypomniał w końcu Lebie. Nic ważnego. Po prostu zastanawiałem się nad tym numerem. On jakby nie miał żadnej płęty. Myśliwy, któremu wydaje się, że poluje na ptaka, i nagle odkrywa, że upolował kota, który też polował na ptaka. No dobrze. I co z tego? Lebie nie słyszał go bo wisiał do połowy za oknem. Pocały mnie w dupę, cholerny pieprzony z sukinsynu. Harry po raz pierwszy widział go takiego rozmownego. Jak Harry przewidywał, w biurze zapanowała gorączkowa aktywność. Jest już Reuter, oznajmił Young. AP wysłało fotografa. Dzwonili też z urzędu burmistrza i powiedzieli, że NBC przyśle samolotem ekipę telewizyjną, żeby zrobić z tego reportaż. Watkins pokręcił głową. W powodzi w Indiach ginie sześć tysięcy osób i zmiankuje się o nich jedynie krótką notatką, a jednemu klaunowi, pedałowi, obcinają członki i mamy sensację na skalę światową. Harry poprosił wszystkich o przyjście do pokoju zebrań, zamknął drzwi. Andrew Kensington nie żyje, oznajmił. Watkins York. Popatrzyli na niego z niedowierzaniem. Harry, bez owijania w bawełnę, opowiedział zwięźle o tym, jak znaleźli Andrew zwisającego z sufitu w mieszkaniu od tonarecht nagle. Patrzył im prosto w oczy, głos mu nie drżał. Nie zawiadomiliśmy was przez telefon, żeby mieć pewność, że nie będzie żadnego przecieku. Możliwe, że będziemy musieli to jakoś tymczasowo wyciszyć. Uświadomił sobie, że łatwiej mu przychodzi mówienie o śmierci Hendriu jako o sprawie policyjnej. To był konkret, który znał: zwłoki, przyczyna śmierci, przebieg zdarzeń, który należało ustalić. To przynajmniej na pewien czas odpychało śmierć, ten obcy element, do którego nie wiadomo jak się odnieść. Okej, okay. Watkins wciąż nie krył zaskoczenia, tylko spokojnie. Nie wyciągajmy zbyt pochopnych wniosków. Otar pot z górnej wargi. Sprowadzę Kormaka. Cholera, coś ty zrobił, Kensington. Jak prasa coś zwęszy, zniknął w drzwiach. Pozostali trzej wsłuchiwali się w żałosną melodię wentylatora. Od czasu do czasu pracował trochę w Wydziale Zabójstw, powiedział Lebie. Pod tym względem nie był do końca jednym z nas, ale mimo wszystko... To był dobry człowiek, oświadczył Yong ze wzrokiem wbitym w podłogę. Dobry człowiek. Pomagał mi, kiedy byłem tutaj nowy. Był dobrym człowiekiem. McCormack zaordynował gęby na kłódkę. Wyraźnie stracił pewność siebie, robił swoje dwa kroki w jedną i w drugą stronę, ciężej niż zwykle, a krzaczaste brwi zebrały mu się u nasady nosa jak chmury gradowe. Po odprawie Harry usiadł na miejscu Andrew i przejrzał jego notatki. Niewiele się tu znalazło: zaledwie kilka adresów, parę numerów telefonicznych, jak się okazało, do dwóch warsztatów samochodowych i jakieś nieczytelne gryzmoły na kartce. Szuflady były prawie puste, leżały w nich jedynie przybory biurowe. Następnie przyjrzał się dwóm pękom kluczy, które znalazł przy Andrew. Na jednym były inicjały Andrew, wytłoczone w skórze, stwierdził więc, że to jego prywatne klucze. Sięgnął po telefon i zadzwonił do Birgitty do domu. Wstrząśnięta zadała mu kilka pytań, zaraz jednak pozwoliła, by się wygadał. Nie rozumiem tego, że kiedy umiera facet, którego znam nieco ponad tydzień, to płacze jak dziecko, a po śmierci matki nie udało mi się wydusić z siebie ani jednej łzy. Po śmierci matki, najwspanialszej kobiety na świecie, na no ten facet, nie wiem nawet, na ile zdołaliśmy się poznać. Gdzie tu logika? Logika? odparła Birgitta. To nie ma żadnego związku z logiką. W dodatku, logice nie można ufać tak, jak ludzie sobie tego życzą. No cóż, chciałem tylko, żebyś o tym wiedziała. Zachowaj to dla siebie. Mogę liczyć na odwiedziny, kiedy skończysz pracę? Birgitta była niezdecydowana. Spodziewała się nocą telefonu ze Szwecji od rodziców. Dziś są moje urodziny powiedziała. Wszystkiego najlepszego. Odłożył słuchawkę. Czuł, że stary wróg zaczyna warczeć w brzuchu. Po półgodzinnej jeździe, Lebie i Harry dotarli pod adres Andrew Kensingtona. Na Sydney Road w Chetwick na przytulną uliczkę w miłej dzielnicy podmiejskiej. O rany dobrze trafiliśmy, zdziwił się Harry, kiedy doszli do domu oznaczonego numerem, który podano im w dziale personalnym. Była to duża, murowana willa z podwójnym garażem i dobrze utrzymanym trawnikiem z fontanną. Wysypana żwirem ścieżka prowadziła do imponujących machoniowych drzwi. Zadzwonili. Otworzył im chłopiec. Z powagą kiwnął głową, gdy spytali o Andrew. Potem wskazał na siebie i zakrył dłonią usta, zrozumieli, że jest niemy. Następnie zaprowadził ich na tyły i wskazał na nieduży, niski, murowany domek po drugiej stronie rozległego ogrodu. Gdyby była to angielska posiadłość, można by ten budyneczek nazwać domkiem ogrodnika. Zamierzamy wejść do środka, powiedział Harry, Czując, że wymawia słowa z przesadną dokładnością, jak gdyby również z uszami chłopca było coś nie w porządku. Jesteśmy, byliśmy, kolegami, Andrew. Andrew nie żyje. Wyjął pęk kluczy Andrew na skórzanej zawieszce. Chłopiec przez moment zdezorientowany patrzył na klucze, oddychając z trudem. Zmarł nagle dzisiejszej nocy, dodał Harry. Chłopiec stał przed nimi ze zwieszonymi rękami, a jego oczy zaczęły robić się błyszczące. Harry zrozumiał, że ci dwaj musieli się dobrze znać. Już wcześniej dowiedział się, że Andrew mieszkał pod tym adresem od blisko dwudziestu lat. Nagle uświadomił sobie, że chłopiec najprawdopodobniej dorastał w tym wielkim domu. Chociaż wcale tego nie chciał, to nagle wyobraził sobie, jak mały chłopiec i czarnoskóry mężczyzna bawią się i grają w piłkę w ogrodzie jak chłopiec się przewraca, jak mężczyzna go pociesza i daje mu pieniądze, żeby pobiegł po lody i po piwo. Być może mały otrzymał też od policjanta z domku ogrodnika porcję średnio dobrych rad i półprawdziwych historii. A kiedy by odpowiednio podrósł, dowiedziałby się, jak traktować dziewczyny, jak posłać lewy prosty, bez opuszczania gardy. Poza tym źle powiedziałem. Byliśmy kimś więcej niż tylko kolegami z pracy. Byliśmy przyjaciółmi. My też, dodał Harry. Zgadzasz się, żebyśmy tam weszli? Chłopiec zamrugał, zacisnął usta i kiwnął głową. Harry przeklinał w duchu. Weź się w garść, Hol, powtarzał. Niedługo będziesz mówił, jak aktorzyna z amerykańskiego wyciskacza łez. Po wejściu do niewielkiego, kawalerskiego mieszkanka uderzyła ich przede wszystkim panująca w nim czystość i porządek. W skromnie umeblowanym salonie nie było gazet walających się na stoliku przed przenośnym odbiornikiem telewizyjnym, a w kuchni nie czekały niepozmywane naczynia. W korytarzu buty stały ustawione w karnym szeregu, z porządnie związanymi sznurówkami. Surowy porządek, z czym się haremu kojarzył. W sypialni łóżko zaopatrzone było w nienagannie naciągnięte białe prześcieradła, upchnięte po obu stronach pod materac, także trzeba by wręcz akrobatycznych wysiłków, aby wsunąć się w szparę między nimi i wejść pod kołdrę. Harry od początku pobytu w Australii przeklinał to komiczne posłanie w swoim pokoju w hotelu. Zajrzał do łazienki. Na półce pod lustrem stała maszynka do golenia i krem, ustawione równiutko obok wody po goleniu, pasty do zębów, szczotki i szamponu. To wszystko. Żadnej toaletowej ekstrawagancji, stwierdził Harry i nagle uświadomił sobie, co mu przypomina ta pedanteria. Jego własne mieszkanie, kiedy przestał pić. Nowe życie Harego faktycznie od tego się zaczęło. Od prostego ćwiczenia dyscypliny polegającej na tym, że wszystko ma swoje miejsce, swoją półkę czy szufladę, do której ma wrócić natychmiast po użyciu. Nawet jeden długopis nie leżał rzucony gdzieś przypadkiem, a w szafce nie pałętał się żaden zbędny bezpiecznik. Było to praktyczne, ale miało też rzecz jasna znaczenie symboliczne słusznie czy nie, ale wskaźnik poziomu chaosu w mieszkaniu był dla Harego miernikiem stanu panującego ogólnie w życiu. Poprosił Lebiego o przejrzenie szafy i komody w sypialni i do jego wyjścia wstrzymał się z otwarciem szafki toaletowej wiszącej przy lustrze. Leżały starannie ułożone na dwóch górnych półkach i wskazywały wprost na niego niczym magazyn miniaturowych głowic kilka tuzinów jednorazowych strzykawek. Andrew Kensington mógł oczywiście cierpieć na cukrzycę i robić sobie zastrzyki z insuliny, lecz Harry wiedział, że tak nie jest. Gdyby zrujnowali pół domu, z pewnością zdołaliby odnaleźć skrytkę z narkotykami, proszkiem i innym sprzętem, ale to nie miało sensu. Harry już wiedział to, co chciał wiedzieć. Genghis Khan nie kłamał, mówiąc, że Andrew to ćpun. Harry nie miał co do tego wątpliwości już wtedy, gdy znaleźli go w mieszkaniu od Tona. Zdawał sobie sprawę, że w klimacie, w którym najczęściej nosi się koszule i koszulki z krótkimi rękawami, policjant nie może pokazywać przed ramion pełnych śladów po nakłuciach. Dlatego robi sobie zastrzyki w miejscach, gdzie ślady nie tak łatwo zauważyć, na przykład z tyłu łydek a na łydkach i w zgięciach pod kolanami Andrew było ich pełno. Andrew był klientem faceta o głosie Roda Stewarta, odkąd Genghis Khan pamiętał. Jego zdaniem Andrew to typ, który mógł zażywać heroinę, a jednocześnie dalej niemal normalnie funkcjonować, zawodowo i społecznie. To akurat nie jest wcale tak niezwykłe, jak wielu osobom się wydaje, stwierdził Jingis Khan. Kiedy Speedy okrężną drogą dowiedział się, że ten facet to policjant, wpadł w paranoję i chciał go zastrzelić. Myślał, że gość go śledzi, ale jakoś mu co przetłumaczyliśmy. Facet był przecież od wielu lat jednym z jego najlepszych klientów. Nigdy się nie targował, zawsze miał gotówkę, dotrzymywał umów. Nic, nie gadał, żadnych awantur. Nigdy nie spotkałem Aborygena. Który by tak dobrze sobie radził z narkotykami Cholera, nigdy nie spotkałem nikogo Kto by je tak tolerował Nigdy też nie widział ani nie słyszał o tym Żeby Andrew rozmawiał z Iwansem White'em White nie ma nic wspólnego z tutejszymi klientami To hurtownik i kropka Ale słyszałem, że przez jakiś czas trochę handlował na ulicy Gdzieś na King Cross Nie mam pojęcia dlaczego Przecież i tak nieźle zarabia. Ale najwyraźniej skończył z tym. Podobno miał jakieś kłopoty z dziwkami. Gingis mówił otwarcie, bardziej otwarcie, niż by musiał, żeby ratować własną skórę. Mogłoby się wręcz wydawać, że to go nawet bawi. Musiał liczyć się z tym, że ze strony Harego nic wielkiego mu nie grozi, dopóki mieli przynajmniej jednego z jego kolegów na liście klientów. Pozdrów go i powiedz, że chętnie znów go zobaczymy. Nie żywimy długo razy, zakończył Genghis Khan z Hans uśmiechem. Oni zawsze wracają, bez względu na to, kim są. Zawsze. Harry wszedł do sypialni, w której Lebie bez widocznego entuzjazmu przerzucał bieliznę i jakieś papiery w szufladach. Znalazłeś coś ciekawego? spytał Harry. Nie, nic szczególnego. A ty? Nie. Popatrzyli na siebie. Chodźmy stąd. Dozorca St. George Theatre był w jadalni. Zapamiętał Harego z poprzedniego wieczoru. Powitał go niemal z ulgą. Nareszcie ktoś, kto nie będzie się wypytywał, jak to wszystko wyglądało. Przez cały dzień kręcili się tu dziennikarze, no i technicy od was. Ale oni mają swoją robotę. Nas nie dręczą. No, rzeczywiście. Mają tu co robić. O, tak. W nocy mało spałem, a w końcu żona musiała mi dać swoją tabletkę. Człowiek nie powinien oglądać takich rzeczy, ale wy chyba do tego przywykliście. No, to było trochę mocniejsze od spraw, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdołam jeszcze wejść do tego pomieszczenia. A, to minie. Ale niech pan tylko posłucha. Nie potrafię nawet powiedzieć rekwizytornia, mówię pomieszczenie. Dozorca zrozpaczony kręcił głową. Tylko czas tu pomoże, stwierdził Harry. Proszę mi wierzyć, wiem coś o tym. Mam nadzieję, że ma pan rację, konstablu. Proszę mi mówić, Harry. Kawy, Harry? Harry zgodził się na kawę i położył na stole pęk kluczy. No proszę, powiedział dozorca. To klucze, które rechnagel pożyczył. Bałem się, że się nie znajdą i trzeba będzie wymieniać wszystkie zamki. Gdzie je znaleźliście? W domu, tona recht nagla. Co? Przecież on ich używał wczoraj wieczorem. Drzwi do jego garderoby nie myśl o tym. Ciekaw jestem, czy wczoraj za kulisami był ktoś jeszcze oprócz aktorów. Zobaczmy. Technik oświetleniowy, dwaj asystenci sceniczni i dźwiękowiec. Nie było garderobianych ani charakteryzatorów. To nie jest wielka produkcja. Tak, to chyba wszyscy. Podczas samego przedstawienia byli tylko asystenci i inni aktorzy, no i ja. I nikogo innego nie widziałeś? Nie, odparł dozorca z przekonaniem. A czy ktoś mógł wejść jakąś inną drogą niż tylnymi drzwiami, albo tymi drzwiami z boku sceny? Jest jeszcze boczny korytarz na balkonie. Wczoraj balkon był zamknięty, ale drzwi otwarte, bo oświetleniowiec tam siedzi. Porozmawiaj z nim. Oświetleniowiec miał wytrzeszcz i wyglądał jak ryba głębinowa wyciągnięta przed chwilą na powierzchnię. Zaraz, zaraz. Przed przerwą siedział tam jakiś facet. Sprzedajemy bilety tylko na parter, jeśli widzimy, że nie będzie pełno. Ale nie było nic dziwnego w tym, że tam siedział, bo balkonu się nie zamyka, nawet jeśli bilety sprzedawane są tylko na dół. Siedział całkiem sam w ostatnim rzędzie. Pamiętam, zdziwiłem się, że chce siedzieć tak daleko od sceny. Wprawdzie było dość ciemno, ale. tak, widziałem go. Kiedy wróciłem po przerwie, to, jak mówiłem, już go nie było. Czy mógł wejść za kulisy tymi samymi drzwiami co ty? Eee, oświetleniowiec podrapał się w głowę. Przypuszczam, że tak. Jeśli poszedł prosto do rekwizytorni, to mógł w zasadzie przejść niezauważony przez nikogo. Teraz po zastanowieniu mogę też powiedzieć, że facet e, nie wyglądał najfajniej. Tak, czuję teraz, że coś w nim było, coś. Cały czas mam w głowie, co mi się jakoś nie zgadza. Posłuchaj, powiedział Harry. Wszystko dobrze, ale teraz pokażę ci zdjęcie. W tym facecie było coś jeszcze, ale najpierw przerwał mu Harry, chciałbym, żebyś spróbował wyobrazić sobie tego człowieka, którego widziałeś wczoraj. A kiedy zobaczysz zdjęcie, masz się nie zastanawiać, tylko powiedzieć pierwszą rzecz, jaka ci przyjdzie do głowy. Potem damy ci więcej czasu i ewentualnie będziesz mógł zmienić zdanie, ale teraz chodzi mi o twoją pierwszą reakcję. Jasne? Jasne. Oświetleniowiec jeszcze bardziej wytrzeszczył wyłupiaste oczy i teraz wyglądał już jak żaba. Jestem gotowy. Harry wyjął zdjęcie. To on! Krzyknął natychmiast technik. Zastanów się przez chwilę i powiedz mi, co myślisz. Nie mam żadnych wątpliwości. Właśnie to próbowałem powiedzieć, konstablu: że ten człowiek to czarno, aborygen. To on. Harry był zmęczony. Już miał za sobą ciężki dzień i próbował nie myśleć o jego dalszym ciągu. Kiedy asystent wpuścił go na salę, gdzie wykonano sekcję, niewysoka, okrągła postać doktora Engelsona. Pochylała się nad wielkim, tłustym ciałem kobiety leżącej na czymś w rodzaju stołu operacyjnego, nad którym wisiały duże lampy. Haremu wydawało się, że nie zniesie już tego dnia więcej tłustych kobiet. Poprosił asystenta o poinformowanie doktora, że przyszedł Holly, ten, który dzwonił wcześniej. Engelson ze swoją kwaśną miną wyglądał jak wzór profesora Szaleńca. Resztki włosów sterczały mu na wszystkie strony, a jasne kępki brody porozrzucane były na czerwonej, świńskiej twarzy, jakby przypadkiem. — Słucham. Harry zrozumiał, że profesor nie pamięta rozmowy telefonicznej, która miała miejsce dwie godziny wcześniej. — Nazywam się Harry Holly. Dzwoniłem do pana z prośbą o pierwsze wyniki sekcji Andrew Kensingtona. Wprawdzie w pomieszczeniu unosiło się mnóstwo zapachów, nieznanych roztworów, ale Harry wyczuł też, nie do pomylenia z niczym, zapach ginu. A tak, oczywiście. Kensington. Przykra historia. Rozmawiałem z nim wiele razy. Oczywiście jeszcze za życia. Teraz leży w szufladzie niemy jak ostryga. Engelson wskazał kciukiem za siebie. Nie wątpię, doktorze. Co pan znalazł? E, niech pan posłucha, panie, jak to było, Ho, holy. Tak. Mam tu kolejkę trupów i wszyscy marudzą, że każdy musi być pierwszy. To znaczy nie trupy marudzą, tylko śledczy. Ale każdy musi grzecznie czekać na swoją kolej. Takie są tu reguły. Żadnych oszustw. Jasne? Kiedy więc rano zadzwonił do mnie wielki wódz McCormack we własnej osobie i oznajmił, że mamy w pierwszej kolejności zająć się jakimś samobójstwem, no to zacząłem się zastanawiać. Nie zdążyłem spytać McCormacka, ale może pan, panie Hogan, może mi wyjaśnić, dlaczego na miłość boską ten Kensington jest taki wyjątkowy. Pogardliwie poruszał głową i zionął na Harego kolejną porcją powietrza przesyconego godzinem. No cóż, mamy nadzieję, że na to Pan nam odpowie, doktorze. Czy on jest wyjątkowy? Wyjątkowy? Co pan rozumie przez wyjątkowy? Czy ma trzy nogi, cztery płuca albo sutki na plecach? Harry był zmęczony. W tej chwili najmniej było mu potrzeba zapijaczonego patologa, który robił trudności, bo miał wrażenie, że depcze mu się po piętach. Ludzie z dyplomami uniwersyteckimi często miewają wrażliwsze pięty niż inni. Czy znalazł pan coś niezwykłego? Harry próbował sformułować myśl inaczej. Engelson spojrzał na niego lekko zamglonym wzrokiem. Nie, odparł. Nie było nic niezwykłego. Nic ani trochę niezwykłego. Doktor dalej patrzył na niego, lekko kołysząc głową, i Harry zrozumiał, że jeszcze nie skończył mówić. Zrobił tylko artystyczną pauzę, która jego zamroczonemu alkoholem umysłowi z pewnością nie wydawała się równie rozwykła jak haremu. U nas nie jest rzeczą niezwykłą, podjął w końcu doktor, że zwłoki są przesiąknięte narkotykami heroiną tak było w tym przypadku. Niezwykłe było to, że to policjant. Ale ponieważ rzadko nam się zdarza mieć na stole pańskich kolegów po fachu, to nie jestem w stanie stwierdzić, do jakiego stopnia to niezwykłe. Co było przyczyną zgonu? Nie mówił pan, że to pan go znalazł? Jak się panu wydaje, na co się umiera, kiedy się zwisa z sufitu z szyją okręconą przewodem? Na koklusz? W harem powoli zaczęło się gotować. Na razie jednak trzymał fason. To znaczy, że on umarł od braku tlenu, nie Bingo, Hogan. Okej, okay. następne pytanie dotyczy czasu zgonu. Powiedzmy, że nastąpił między północą a drugą w nocy. Bardziej dokładnie nie potrafi pan określić. A będzie pan szczęśliwszy, jeśli powiem, że cztery po pierwszej? Już i tak czerwona twarz doktora poczerwieniała jeszcze bardziej. Jeśli tak, to niech będzie cztery po pierwszej. Harry kilka razy głęboko westchnął. Przepraszam, jeśli wyrażam się, jeśli mogę wydać się bezczelny, doktorze, ale mój angielski nie zawsze jest całkiem taki, jaki powinien być. Dokończył za niego doktor Engelson. No właśnie. Pan jest bez wątpienia bardzo zajętym człowiekiem, doktorze. Nie będę więc panu dłużej przeszkadzał, tylko upewnię się, że pan zrozumiał, co mówił McCormack o tym, że wyniki z tej sekcji mają nie iść zwykłą drogą służbową, tylko trafić bezpośrednio do niego. Tak się nie da. Akurat co do tego instrukcje są jasne, Hogan. Może pan pozdrowić ode mnie McCormacka i mu to przekazać. Mały, szalony profesorek stanął na szeroko rozstawionych nogach, pewny siebie, z rękami założonymi na piersiach. Oczy zabłysły mu, rządzą walki. Instrukcje? Nie wiem, jaki status mają instrukcje policji w Sydney, ale tam, skąd jestem, instrukcje są po to, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić, kiedy szef im tego nie mówi, oświadczył Harry. Niech pan o tym zapomni, Horgan. Najwyraźniej etyka zawodowa nie jest mocną stroną w waszym biurze. Wątpię więc, żeby dyskusja z panem na ten temat mogła być w jakimkolwiek stopniu owocna. Skończmy na tym i pożegnajmy się, panie Horgan. Harry nie ruszył się z miejsca. Co pan o tym myśli? spytał doktor Engelson zniecierpliwiony. Harry patrzył na człowieka, któremu wydawało się, że nie ma już nic do stracenia. Alkoholik w średnim wieku, o średnich kwalifikacjach, pozbawiony jakichkolwiek widoków na awans czy karierę, nie bał się już nikogo ani niczego. Bo co właściwie mogli mu zrobić? Ale dla Harego był to najdłuższy i najgorszy dzień w życiu. Miał już wszystkiego dość. Złapał doktorka za kołnierz białego fartucha i podniósł do góry. Trzasnęły szwy. Co ja o tym myślę? Myślę, że najpierw należałoby Panu pobrać krew, a dopiero później rozmawiać o etyce zawodowej, doktorze Engelson. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, ile osób może zaświadczyć, że był Pan pijany podczas wykonywania sekcji Inger Holter. Uważam, że powinniśmy porozmawiać z kimś, kto pracuje w miejscu, gdzie etyka zawodowa jest mocną stroną. Z kimś, kto może Pana wylać, nie tylko stąd, lecz z każdej innej pracy, w której wymagana jest licencja lekarza. Co pan na to, doktorze Engelson? Co pan teraz sądzi o moim angielskim? Doktor Engelson uznał, że angielski Harego jest najzupełniej w porządku i po krótkim zastanowieniu się doszedł do wniosku, że tym razem wyjątkowo jego raport nie musi przejść drogą służbową. Rozdział trzynasty. Basen w parku Frogner i przebudzenie starego wroga. Makormak siedział obrócony do Harego plesami i wyglądał przez okno. Na dworze słońce już zachodziło, lecz wciąż jeszcze między drapaczami chmur i żywą zielenią królewskich ogrodów botanicznych dawało się dostrzec pasek kuszącego błękitnego morza. Hary miał sucho w ustach i czuł nadciągający ból głowy. Przez ponad trzy kwadranse wygłaszał ciągły, niemal niczym, nieprzerwany monolog. Opowiadał o tonie Recht Andrew Kensingtonie, heroinie, The Cricket, oświetleniowcu, Engelsonie, krótko mówiąc o wszystkim, co mu się wydarzyło. McCormack złożył razem koniuszki palców obu dłoni. Od dłuższego czasu milczał. Wiedziałeś, że daleko stąd w Nowej Zelandii mieszka najgłupszy naród na świecie, Odezwał się teraz. Nowozelandczycy żyją sami na wyspie. Nie mają dookoła siebie żadnych sąsiadów, którzy z jakiegoś powodu mogliby ich dręczyć. Otacza ich tylko mnóstwo wody. A mimo to ludzie z tej wyspy uczestniczyli we wszystkich większych wojnach w tym stuleciu. Żaden inny kraj, nawet Rosja Sowiecka, podczas II wojny światowej nie stracił tylu młodych mężczyzn na wojnie w stosunku do liczby ludności. Nadmiar kobiet w Nowej Zelandii stał się legendą. A skąd u Nowozelandczyków ta ich wojowniczość? Z chęci niesienia pomocy, stawania za innych. Ci dobroduszni, naiwniacy, nie walczyli nawet na własnym polu bitwy, tylko wsiadali na statki, do samolotów, żeby umrzeć jak najdalej od domu. Pomagali aliantom w walkach przeciwko Niemcom i Włochom. Korańczykom z południa, przeciwko Korańczykom z północy i Amerykanom przeciwko Japończykom i Wietnamczykom. Jednym z tych idiotów był mój ojciec. McCormack odwrócił się od okna. Siedział teraz twarzą w twarz z harem. Ojciec opowiedział mi pewną historię o artylerzystach z jego statku podczas bitwy z Japończykami pod Okinawą w 1945. Japończycy zaczęli wypuszczać kamikadze, a ci atakowali formacją, która miała własną taktykę. Nazywali ją spadanie na wodę, jak płatek maku. I tak właśnie robili. Najpierw nadlatywał jeden samolot, a jeśli został zestrzelony, za nim przylatywały dwa inne, następnie cztery, i tak dalej, i tak dalej, w pozornie nie mającej końca piramidzie nurkujących samolotów. Wszyscy na pokładzie statku mojego ojca byli śmiertelnie przerażeni. To przecież było czyste szaleństwo. Ci piloci, którzy zgadzali się na śmierć, byle tylko mieć pewność, że ładunek bomb trafi w miejsce przeznaczenia. Jedynym sposobem na ich zatrzymanie była artyleria przeciwlotnicza i jak najgęściejsza ściana pocisków. Najmniejsza dziura w tej ścianie i Japończycy już lecieli nad nimi. Obliczono, że jeśli jakiegoś samolotu nie uda się zestrzelić w ciągu 20 sekund od momentu, gdy wszedł w zasięg strzałów, to już za późno. Najprawdopodobniej zdoła wpaść na statek. Artylerzyści wiedzieli, że muszą trafić za każdym razem, a naloty czasami trwały cały dzień. Ojciec opisywał regularny huk dział i wysoki, narastający świst nadciągających samolotów. Mówił mi, że słyszał je co noc do końca życia. Ostatniego dnia walki stał na mostku i patrzył, jak jeden z samolotów, przedaruszy się przez zabezpieczającą linię ognia, skierował się wprost na ich statek. Armaty waliły, lecz samolot nieubłagalnie się zbliżał. Wyglądało to tak, jakby stał na niebie i powiększał się z sekundy na sekundę. W końcu mogli wyraźnie dostrzec, kokpit i zarys sylwetki siedzącego w środku pilota. Granaty z samolotu zaczęły uderzać o pokład statku. W tej samej chwili celne pociski artylerii przeciwlotniczej rozerwały skrzydła i kadłub samolotu. Odpadł ogon, a potem, jak na zwolnionym filmie, samolot rozsypał się na cząstki. A na koniec mały kawałeczek z turbiną uderzył w pokład, ciągnąc za sobą warkocz ognia i czarnego dymu. Inni artylerzyści już ustawiali się na nowe cele, gdy jeden z facetów, na wieżyczce, tuż pod mostkiem, młody kapral, którego ojciec znał, gdyż obaj pochodzili z Wellington, z uśmiechem opuścił stanowisko, pomachał ojcu i powiedział: Gorąco dzisiaj. Potem wyskoczył za burtę i zniknął. Być może sprawiło to światło, lecz McCormack. Nagle wydawał się haremu stary. Gorąco dzisiaj, powtórzył McCormack. Ludzka natura to wielki, ciemny las, sir. McCormack kiwnął głową. Słyszałem to już wcześniej, Holly. I być może to prawda. Zrozumiałem, że zdążyliście się dobrze poznać z Kensingtonem. Słyszałem również, że w opinii niektórych należałoby zbadać rolę Andrew Kensingtona w tej sprawie. A co ty o tym myślisz, Holly? Harry spojrzał na swoje ciemne spodnie. Wygniotły się od długiego leżenia w walizce i miały krzywo zaprasowany kant. Nie wiem, co o tym myślę, sir. McCormack wstał i zaczął swoją zwykłą rundę pod oknem, którą Harry już znał. Przez całe życie byłem policjantem, Oli, ale wciąż patrzę na kolegów wokół mnie i zastanawiam się, co sprawia, że ludzie decydują się walczyć na cudzej wojnie. Co ich napędza? Kto godzi się na stykanie z takim cierpieniem, byle tylko inni osiągnęli coś, co uważają za sprawiedliwość? Głupcy, Oli. Czyli my. Jesteśmy pobłogosławieni tak wielką głupotą, że wydaje nam się, że możemy coś osiągnąć. Rozczarpują nas na strzępy, niszczą, aż wreszcie pewnego dnia wskakujemy do morza. Ale aż do tej chwili w naszej bezgranicznej głupocie wierzymy, że ktoś nas potrzebuje. A jeśli w końcu odkryjesz, że to iluzja i tak będzie za późno, bo już zostałeś policjantem. Już stoisz w okopie i nie masz żadnej możliwości odwrotu. Możemy się jedynie zastanawiać, co też u diabła się stało akurat w chwili, kiedy dokonaliśmy złego wyboru. Jesteśmy skazani na to, aby przez resztę życia uszczęśliwiać innych na siłę, skazani na niepowodzenie. Ale prawda jest na szczęście bardzo względną rzeczą i zmienną. Naginamy ją tak, aby znalazło się na nią miejsce w naszym życiu, a przynajmniej na jakąś jej część. Czasami, żeby zyskać trochę spokoju ducha, wystarczy złapać jednego bandytę, ale wszyscy wiedzą, że niezdrowo jest zbyt długo zajmować się niszczeniem szkodników. Można posmakować własnej trucizny. Jaki jest więc sens, chory? Tamten człowiek przez całe swoje życie obsługiwał działo, a teraz nie żyje. Co więcej, jest do powiedzenia: Prawda jest względna. Ludziom, którzy sami tego nie przeżyli, niełatwo zrozumieć, co mogą zrobić z człowiekiem ekstremalne przeżycia. Mamy psychiatrów sądowych, którzy usiłują ustawić w jednej linii chorych i kryminalistów i naginają prawdę tak, aby pomieściła się w ich teoretycznym, modelowym świecie. Mamy system sądowy, co do którego możemy mieć w najlepszym razie nadzieję, że usunie jednego czy drugiego destrukcyjnego człowieka z ulicy, i dziennikarzy, którzy pragną być postrzegani jako idealiści, ponieważ pełzną w górę, ujawniają łamanie przez innych zasad gry, w przekonaniu, że w ten sposób chronią coś w rodzaju sprawiedliwości. Ale prawda? powiedział z naciskiem Makormak. Prawda jest taka, że nikt nie utrzyma się z prawdy i dlatego nikogo ona nie interesuje. Prawda, którą tworzymy, jest po prostu sumą tego, co służy ludziom w zależności od tego, jaką posiadają władzę. Wbił wzrok w Harego Kto więc jest zainteresowany prawdą Andrew Kensingtonie? Komu posłuży to, że wyrzeźbimy brzydką, Powykręcaną prawdę z ostrymi, niebezpiecznymi zadrami, która nigdzie się nie pomieści. Na pewno nie szefowi policji, na pewno nie politykom z zarządu miasta, nie tym, którzy walczą o prawa aborygenów, nie związkowi zawodowemu policjantów, nie naszym ambasadom, nikomu. A co ty na to? Harry miał ochotę odpowiedzieć krewnym Inger Holter, ale ugryzł się w język. Makormak zatrzymał się przy portrecie młodej królowej Elżbiety II. Wolałbym, żeby to, co mi opowiedziałeś, pozostało między nami, Holly. Rozumiesz chyba, że tak będzie lepiej. Harry zdjął z nogawki długi, rudy włos. Rozmawiałem już z biurem burmistrza, ciągnął McCormack. Żeby nikomu nie wydało się, że to dziwne sprawa Inderholter jeszcze przez pewien czas będzie miała priorytet. Jeśli nie znajdziemy nic więcej, ludzie po pewnym czasie przyjmą do wiadomości, że młodą norweszkę zabił klaun. Kto zabił klauna, może być trudne do stwierdzenia. Wiele jednak wskazuje na zabójstwo z zazdrości. Może w grę wchodził tajemniczy zdradzony kochanek? Kto wie? W takich wypadkach ludzie godzą się, by zbrodnia uszła winnemu na sucho. Wprawdzie nic nigdy nie zostanie potwierdzone, lecz poszlaki są wyraźne, a po kilku latach cała sprawa pójdzie w zapomnienie. Postać seryjnego mordercy to była jedynie teoria, nad którą policja przez jakiś czas pracowała, lecz w końcu ją odrzuciła. Harry szykował się do odejścia. Mac chrząknął. Piszę to zaświadczenie, Holly. Prześlę je komendantowi policji w Oslo po twoim wyjeździe. Wyjeżdżasz jutro, prawda? Harry skinął mu głową i wyszedł. Lekka wieczorna bryza nie łagodziła bólu głowy, a spokojna ciemność nie czyniła wcale obrazu przyjemniejszym. Harry bez celu błąkał się ulicami. W Hyde Park jakieś nieduże zwierzątko przebiegło przez ścieżkę. W pierwszej chwili wziął je za szczura, ale potem wyraźnie zobaczył otulonego futerkiem łobuza, przyglądającego mu się ślepkami, w których odbijały się światła parkowych latarni. Nigdy wcześniej nie widział takiego zwierzęcia. Uznał, że to musi być opos. Zwierzak wyraźnie się go nie bał. Węszył raczej z zaciekawieniem, wydając z siebie przy tym dziwaczne pełne skargi odgłosy, Harry przykucnął przy nim. Ty też się zastanawiasz nad tym, co właściwie robisz w środku tego wielkiego miasta? Spytał. Zwierzak w odpowiedzi przechylił łepek. Jak myślisz, spadamy jutro do domu, ty do swojego lasu, ja do swojego? Opos uciekł. Nie dał się namówić na żaden wspólny wypad. On mieszkał dokładnie tutaj, w parku wśród samochodów ludzi i śmietników. Harry dotarł do wulumulu. Dzwonili z ambasady, miał oddzwonić. Co myśli Birgitta? Niewiele mówiła, a on nie pytał. Nie uprzedziła go o urodzinach, może uważała, że mógłby wymyślić coś głupiego, nacisnąć zbyt mocno, podarować jej zbyt drogi prezent. Albo powiedzieć coś niepotrzebnego tylko dlatego, że to miał być ich ostatni wieczór, a nim powodowałyby wyrzuty sumienia z powodu wyjazdu. Pomyślała być może: Jaki to ma sens? Tak jak Christine po powrocie z Anglii do Oslo. Spotkali się w restauracji na powietrzu na Frogner. Christine powiedziała mu, że zostaje. W domu przez dwa miesiące. Była opalona, wesoła i uśmiechała się nad szklanką piwa swoim dawnym uśmiechem, a on wiedział dokładnie, co ma mówić i robić. To było jak granie na pianinie starej piosenki, którą, jak ci się wydawało, zapomniałeś. W głowie panowała pustka, ale palce odnajdowały dźwięki. Dużo wypili ale to było jeszcze zanim haremu chodziło wyłącznie o upicie się, więc pamiętał również dalszy ciąg. Pojechali tramwajem do miasta, a Christine swoim uśmiechem wepchnęła ich oboje do kolejki do klubu Sardines. Nocą spoceni od tańców znów pojechali taksówką na Frogner, przeszli przez płot ogradzający baseny kąpielowe i na szczycie dziesięciometrowej wieży górującej nad pustym parkiem Wypili butelkę wina, którą Kristin miała w torbie. Patrzyli na miasto i opowiadali sobie, kim będą. Jak zwykle przyszłość miała wyglądać inaczej niż ostatnio. Potem ujęli się za ręce i z rozbiegu skoczyli. Harry spadając, przez cały czas miał w uszach przenikliwy krzyk Kristin. niczym cudowny, wymykający się spod kontroli alarm przeciwpożarowy. Śmiał się głośno na brzegu basenu, kiedy wynurzyła się z wody, i przyszła do niego w sukience klejącej się do ciała. Następnego dnia rano obudzili się stuleni w jego łóżku. Sposeni, skasowani i podnieceni, Harry otworzył drzwi na balkon i wrócił do łóżka z niepohamowaną erekcją, którą Christine przyjęła z radością. Kochał się z nią bezrozumnie. Mądrze i gorąco, a głosy dzieci bawiących się na podwórzu zamilkły, kiedy dźwięk alarmu przeciwpożarowego rozległ się znowu. Dopiero później Christine zadała tamto niepojęte pytanie, jaki to ma sens? Jaki to miało sens, skoro i tak między nimi nic już nie mogło być, skoro ona miała wrócić do Anglii? Skoro on był takim egoistą, skoro tak bardzo różnili się od siebie i mieli się nigdy nie pobrać, nie spłodzić dzieci i nie zbudować razem domu, skoro to donikąd nie prowadziło. Czy te ostatnie 24 godziny same w sobie nie są odpowiednim powodem? spytał Harry. A jeśli jutro znajdą ci guz w piersi, to jaki będzie wtedy sens? A jeśli będziesz siedzieć we własnym domu z dziećmi, z podsinionym okiem, i nadzieją, że twój mąż zasnął, zanim pójdziesz do łóżka, to jaki to będzie miało sens? Naprawdę jesteś pewna, że zdołasz schwytać szczęście za pomocą swego misternego planu? Powiedziała wtedy, że jest niemoralnym, płytkim hedonistą i że jej w życiu chodzi o coś więcej niż samo pieprzenie. Rozumiem, że pragniesz całej tej reszty, od paruchary, Ale czy naprawdę wszystko, co robisz? Musi być krokiem na drodze prowadzącej do Nirwany w różowym, domowym zaciszu. Kiedy pójdziesz do domu starców, to nie będziesz pamiętać koloru serwisu, który dostałaś w prezencie ślubnym, a założę się, że zapamiętasz ten skok zwierzy i to, że kochaliśmy się później na brzegu basenu. Właściwie to ona z nich dwojga zaliczała się do cyganerii. Miała być niekonwencjonalna i używać życia, a tymczasem, zanim wyszła, trzaskając drzwiami, na koniec oświadczyła, że on nic nie rozumie i że najwyższa pora, aby wreszcie dorósł. Jaki to ma sens? Zawołał Harry, aż odwróciła się jakaś para, mijająca go na Harmer Street. Czy Birgitta również nie dostrzegała tego sensu? Bała się zbyt mocno zaangażować, ponieważ on miał już jutro wyjechać. Czy dlatego wolała uczcić swoje urodziny telefonem ze Szwecji? Oczywiście powinien był spytać ją o to wprost, lecz tak, jaki to ma sens? Czuł się straszliwie zmęczony i wiedział, że nie zaśnie. Zawrócił więc i wszedł do balu. W lampach na suficie leżały martwe owady, a pod ścianami stały automaty do gry. Znalazł stolik przy oknie i postanowił, że nic nie zamówi, dopóki kelner sam go nie zauważy. Chciał po prostu trochę tu posiedzieć. Kelner jednak przyszedł i spytał, czego sobie życzy, a Harry długo wpatrywał się w kartę napojów, aż wreszcie zamówił kole. Prosił Birgitę. Żeby poszła na pogrzeb Andrew Powiedziała, że oczywiście pójdzie W szybie widział swoje podwójne odbicie I pomyślał, że Andrew Powinien tu teraz być Miałby wtedy z kim porozmawiać Gdyby to był kryminał w telewizji Być może pokazywaliby napisy Harry i ojciec Patrzyliby na nie, a matka, która nic nie rozumiała Zadawałaby idiotyczne pytania Ale to nie był kryminał I to Harry nic nie rozumiał. Czy Andrew próbował mu powiedzieć, że to Otto Recht Nagel zamordował Inger Holter? A jeśli tak, to dlaczego? Czy istnieje coś tak absurdalnie komicznego, jak tłumione skłonności heteroseksualne? I czy może się z nich zrodzić seryjny morderca, który mści się na jasnowłosych dziewczynach? Dlaczego Harry nie zrozumiał tego, co Andrew chciał mu pokazać? To wprowadzenie, dziwaczne uwagi, oczywiste kłamstwo o świadku z nim Bin, który widział White'a. Czyż to wszystko nie miało służyć odciągnięciu go od White'a i nakłonieniu do uważniejszego obserwowania? Andrew sam zadbał o włączenie go do sprawy razem z cudzoziemcem, którego, jak sądził, będzie mógł kontrolować. Dlaczego jednak sam nie zatrzymał Otto na recht nagla? Jakie związki ich łączyły, że chciał wykorzystać Harego jako pośrednika? Czyżby Otto i Andrew byli kochankami? Czy to dlatego? Czy to Andrew złamał serce Ottonowi? Jeśli tak, to dlaczego miałby zabić Ottona akurat wtedy, kiedy planowali jego zatrzymanie? Dlatego, że Andrew miał inny plan, że chciał powstrzymać Ottona, ale w taki sposób, by nie ujawniać swojej roli kochanka? Chciał na przykład, by to Harry wskazał Ottona, a później podczas błyskawicznie zorganizowanego zatrzymania albo podczas ucieczki zabiłby Ottona w obronie własnej? Może coś takiego. Harry smakował takie rozwiązanie, ale uznał, że ma podły smak. Gdyby to było prawdą, odto przez cały czas byłby skazany na śmierć. Ponieważ jednak Andrew leżał w szpitalu, gdy rozwiązali zagadkę, wszystko potoczyło się zbyt prędko i pierwotnego planu nie dało się zrealizować. Daj mi dwa dni, powiedział Andrew. Harry odprawił chwiejącą się na nogach pijaną kobietę, która chciała się przysiąść do jego stolika. No dobrze, ale dlaczego Andrew po morderstwie popełnił samobójstwo? Przecież mogło mu ujść na sucho. Ale czy na pewno? Oświetleniowiec go widział. Harry wiedział o jego przyjaźni z Ottonem. I Andrew pewnie nie miał żadnego alibi na chwilę, w której dokonano zbrodni. Czyli, że jednak... Przyszedł czas na napisy końcowe. Cholera, chyba nie, chwileczkę. Harry mógł ostatecznie pojąć, że Andrew wymyśliłby zaaranżowanie na przykład takiej sytuacji, w której otto zostałby zastrzelony podczas nieudanej próby jego aresztowania. Aresztowanie, które otto by przeżył, łączyłoby się z głośną sprawą, na którą rzuciłyby się media. Andrew ryzykowałby, że wszystko wyszłoby na jaw. Po nagłówkach czarny śledczy, ekskochankiem seryjnego mordercy, życie nie mogłoby już być takie jak dawniej. Poza tym możliwe, że Andrew dręczyło poczucie winy, czuł się osobiście odpowiedzialny za to, że wcześniej sam nie powstrzymał Ottona. Dlatego skazał go na karę, jakiej sądy w Australii nie mogą nałożyć. Na śmierć. Możliwości zaaranżowania fikcyjnej strzelaniny bez świadków absolutnie istniały. Czym innym było wykręcenie się od regularnego morderstwa? Harry poczuł powarkiwanie w brzuchu. Andrew podjął szalone ryzyko, żeby rozprawić się z Ottonem, zanim Harry i reszta pochwycą go w swoje szpony. A poza tym, czy to ma jakikolwiek sens, że ktoś ćwiartuje byłego kochanka po to, by ukryć swoje. Seksualne skłonności w mieście, w którym w zasadzie każdego uważa się za odmieńca, dopóki nie udowodni, że jest inaczej. I czy ma sens to, że sam sobie później odebrał życie? Ból głowy narastał stopniowo, a teraz Harry miał uczucie, że ktoś używa jej jako tarana. W deszczu iskier wybuchających gdzieś za oczami starał się trzymać jednej myśli naraz. Nieustannie jednak napływała jakaś nowa, która odpychała tę poprzednią. Może McCormack miał rację. Może to po prostu zbyt upalny dzień dla wstrząśniętej duszy. Harry nie miał siły myśleć, że może być inaczej, że kryje się za tym coś więcej, że Andrew Kensington miał jeszcze gorsze tajemnice. Jeszcze więcej powodów do ucieczki. A nieżeli obejrzenie się od czasu do czasu za męskim tyłkiem padł na niego jakiś cień. Podniósł wzrok. Głowa kelnera przesłaniała światło i widać było tylko zarys jego postaci. Haremu wydało się, że z ust wystaje mu świnoczarny język, Andrew. Coś jeszcze, ser? Widzę, że macie tu Drinka, który nazywa się Black Snake. Jimby, Mikola. W żołądku rozległo się teraz dzikie ujadanie. Świetnie. Poproszę o podwójny Black Snake. Bez koli. Harry zabłądził. Przed nim znajdowały się schody. Za nimi woda i jeszcze więcej schodów. Poziom chaosu wzrastał. Czubki masztów w zatoce przechylały się raz w jedną, raz w drugą stronę. Nie miał pojęcia, w jaki sposób znalazł się na tych schodach. Postanowił, że pójdzie do góry. W górę jest lepiej, powtarzał zawsze jego ojciec. Nie obuło się bez problemów, lecz przytrzymując się ścian domów, zdołał dostać się na górę. Na tabliczce zobaczył napis Chelys Avenue, ale nic mu to nie powiedziało, ruszył więc dalej prosto. Próbował spojrzeć na zegarek, lecz go nie znalazł. Było ciemno, a ulice były prawie wyludnione. Harry uznał więc, że jest późno. Po pokonaniu kolejnych schodów postanowił, że dojść już z portu i skręcił w prawo na Meklej Street. Musiał iść już długo, bo piekły go podeszwy stóp. A może biegł? Rozdarcie na lewym kolanie spodni mówiło, że być może się przewrócił. Minął kilka barów i restauracji. Wszystkie były zamknięte. Ale w kilku mieście takim jak Sydney można chyba dostać coś do picia nawet o tak późnej porze. Wyszedł na ulicę, kiwnął ręką na żółtą taksówkę ze światełkiem na dachu. Samochód zahamował, ale kierowca zmienił zdanie i pojechał dalej. Cholera, czyżbym tak strasznie wyglądał? pomyślał Harry i zaśmiał się serdecznie. Nieco dalej na ulicy zaczął spotykać ludzi. Dochodził do niego rosnący hałas głosów samochodów i muzyki, a gdy okrążył róg, nagle zorientował się, gdzie jest. Można mówić o szczęściu, dotarł do królewskiego skrzyżowania. Przed nim rozciągała się mrugająca światłami hałaśliwa Darling Road. Teraz wszelkie możliwości stanęły przed nim otworem. W pierwszym barze, do którego próbował wejść, odmówiono mu wstępu, ale do niewielkiej chińskiej knajpki już go wpuszczono. Podano mu whisky w dużym plastikowym kubku. W środku było ciasno i ciemno, panował nieznośny hałas automatów do gry, więc wlawszy w siebie całą zawartość kubka, szybko wrócił na ulicę przytrzymując się słupa, przyglądał się samochodom sunącym obok i próbował odepchnąć mgliste wspomnienie o tym, jak wcześniej tego wieczoru w jakimś barze zwymiotował na podłogę. Kiedy tak stał, poczuł nagle stukanie w plecy. Odwrócił się i zobaczył wielkie, czerwone usta, a gdy się rozchyliły, brak jednego zęba, kła. Słyszałam o Andrew. Bardzo mi go żal, odezwała się właścicielka ust i dalej żuła gumę. To była Sandra. Harry próbował powiedzieć parę rzeczy, lecz najwyraźniej musiał mieć jakieś kłopoty z dykcją, bo Sandra popatrzyła na niego zdziwiona. Jesteś wolna? Spytał w końcu. Sandra roześmiała się. Owszem, ale ty się chyba do tego nie nadajesz. A taki jest warunek? Spytał Harry po długim wysiłku. Sandra rozejrzała się dookoła. Haremu wydało się, że dostrzega wśród cieni kawałek gładkiego garnituru. Wtedy Mongabi z pewnością nie mógł być daleko. Posłuchaj, jestem teraz w pracy. Może powinieneś wrócić do domu i trochę się przespać. Porozmawiać możemy jutro. Zapłacę, Harry zaczął wyciągać portfel. Schowaj to. Sandra wypchnęła go z powrotem do kieszeni. Pójdę z tobą i będziesz musiał mi trochę zapłacić, ale nie tutaj, ok? Chodźmy do mojego hotelu. Jest tuż za rogiem, to kreszczen hotel, powiedział Harry. Sandra wzruszyła ramionami. Jak chcesz? Po drodze zajrzeli jeszcze do sklepu z alkoholem, gdzie Harry kupił dwie butelki Jim'a Bima. Kiedy weszli do recepcji, nocny portier wkreszczęt zmierzył Sandrę wzrokiem od stóp do głów. Wyraźnie chciał coś powiedzieć, ale Harry go uprzedził. – Nie widziałeś nigdy policjantki w przebraniu? Portier, młody Azjata w garniturze, uśmiechnął się niepewnie. – No to zapomnij, że w ogóle ją widziałeś i daj klucz. – Czeka nas robota do wykonania. Harry miał wątpliwości, czy portier kupił jego bełkotliwe wyjaśnienia, ale w każdym razie bez protestów wydał mu klucze. W pokoju Harry otworzył minibar i wyjął z niego wszystko, co tylko zawierało alkohol. To dla mnie powiedział, wybierając miniaturową butelkę jimabima Bima, a resztę możesz sobie wziąć. Naprawdę musisz lubić whisky, stwierdziła Sandra i otworzyła piwo. Harry popatrzył na nią lekko zdziwiony. Muszę lubić? spytał. Większość ludzi wybiera raczej różne rodzaje trucizny. Dla pewnej odmiany, prawda? Ach, ta. A ty pijesz? Właściwie nie, odpowiedziała nie od razu Sandra. Próbuję przestać. Jestem na kuracji. Właściwie nie, powtórzył Harry. A więc nie wiesz, o czym mówisz? Widziałaś zostawić Las Vegas z Nikolasem Cage'em? Co? Nieważne. To w zasadzie miała być opowieść o alkoholiku, który postanowił zapić się na śmierć. Akurat w to mogłem uwierzyć. Problem polegał na tym, że facet pił wszystko, co mu wpadło w ręce. Gin, wódkę, whisky, burbona, brandy, wszystko. To w porządku, jeśli nie masz innego wyboru, ale ten gość miał najlepiej zaopatrzoną budę z alkoholem w Las Vegas. Mnóstwo kasy i żadnych preferencji. Żadnych pieprzonych preferencji. Nigdy nie spotkałem alkoholika, któremu wszystko jedno co pije. Jak już raz znalazłaś swoją truciznę, to jej się trzymasz, prawda? A on dostał nawet nominację do Oscara. Harry odchylił głowę, opróżnił miniaturową butelkę i otworzył drzwi na balkon. I jak się to skończyło? spytała Sandra. Zapił się na śmierć. Chodzi mi o to, czy zdobył Oscara. Weź jedną butelkę i przyjdź tutaj. Chcę, żebyś posiedziała na balkonie i popatrzyła na miasto. Akurat przeżyłem dyżewi. Sandra wzięła dwa kieliszki i butelkę i usiadła przy Harem, opierając się plecami o ściany. Zapomnijmy na moment o tym, co ten diabeł zrobił za życia. Wypijmy za Andrew Kensingtona. Harry nalał do kieliszków. Wypili w milczeniu i Harry zaczął się śmiać. Weź na przykład tego faceta z The Band, Richarda Manuela. Miał poważne problemy nie tylko z piciem, lecz z życiem. W końcu nic mu się już dłużej nie chciało i powiesił się w hotelowym pokoju. W domu znaleziono dwa tysiące butelek jednej i tej samej marki. Grand Marnier. Tylko to, pojmujesz? Pieprzony likier pomarańczowy. To był człowiek, który znalazł swoją truciznę. Nicolas Cage. Naprawdę w dziwnym świecie żyjemy. Wskazał ręką na pogodne niebo nad Sydney. Wypili znów. Harry zamrugał gwałtownie, gdy Sandra dotknęła ręką jego policzka. Posłuchaj, Harry, muszę wracać do pracy. Wydaje mi się, że jesteś już gotowy, żeby iść do łóżka. A ile kosztuje cała noc? Harry nalał sobie jeszcze łyski. Wydaje mi się, że... Zostań Wypijemy, a potem to zrobimy Obiecuję, że będę się sprężał Zachichotał Nie, Harry, ja już idę Sandra stanęła z rękami założonymi na piersi Harry wstał Ale stracił równowagę I zrobił dwa kroki w tył W stronę poręczy balkonu Zanim Sandra go złapała Objął jej kruche plecy, ciężko się na niej oparł i szepnął: Nie możesz mnie trochę popilnować, Sandro? Tylko dzisiaj dla Andrew, co ja gadam, zrób to dla mnie. Tedy zacznie się niepokoić, co się ze mną, Tedy dostanie swoje pieniądze i będzie trzymał gębę na kłódkę. Proszę cię. Sandra zawahała się, ale w końcu westchnęła: No dobrze. Ale najpierw rozbierz się z tych szmat, panie Holly. Przeprowadziła go do łóżka, zdjęła mu buty i spodnie. Koszulę w cudowny sposób zdołał rozpiąć sam. Czarna mini spódniczka Sandry zniknęła, ściągnięta jednym ruchem przez głowę. Bez ubrania dziewczyna była jeszcze szczuplejsza. Łopatki i biodra jej sterczały, a obciągnięte skórą żebra pod drobnymi piersiami przypominały tarę. Kiedy wstała, żeby zgasić górne światło, Harry dostrzegł na jej plecach i tylnej stronie u tsińce. Położyła się przy nim i pogładziła go po nagiej klatce piersiowej i po brzuchu. Pachniała lekko miodem i czosnkiem. Harry zapatrzył się w sufit. Zdumiewało go, że w obecnym stanie potrafi w ogóle poczuć jakiś zapach. Ten zapach, spytał, to twój własny czy innych mężczyzn, których miałaś tej nocy Przypuszczam, że jedno i drugie Odparła Sandra Przeszkadza ci? Nie, odparł Chociaż nie wiedział, czy miała na myśli zapach Czy innych mężczyzn Jesteś strasznie pijany, Harry Nie musimy Zobacz Harry ujął jej wilgotną, ciepłą dłoń I wsunął sobie między nogi Sandra roześmiała się Ho, <laughs> ho A matka mnie uczyła że mężczyźni, którzy piją, są mocni tylko w gębie. Z ze mną jest odwrotnie, powiedział Harry. Alkohol paraliżuje mi język, za to pompuje fiuta. Naprawdę. Nie wiem dlaczego, ale zawsze tak było. Sandra usiadła na nim, odsunęła na bok cienkie majtki i wprowadziła go w siebie bez zbędnych komentarzy. Patrzył na nią, gdy przesuwała się w górę i w dół. Napotkała jego spojrzenie, posłała mu krótki uśmiech i odwróciła oczy. Taki uśmiech można zobaczyć u kogoś w tramwaju, gdy nagle, bez ostrzeżenia, czyjeś spojrzenia spotykają się odrobinę zbyt długo. Harry zamknął oczy i, wsłuchując się w rytmiczne skrzypienie łóżka, pomyślał, że nie do końca mówił prawdę. Alkohol paraliżował. Wrażenie, że będzie mógł szybko skończyć, jak obiecał Mineo. Sandra dzielnie pracowała dalej, ale myśli Harego uciekały spod kołdry z łóżka i dalej przez okno. Szybował pod odwróconym niebem nad morzem, aż wreszcie dotarł nad ląd, zakończony białym piaskiem. Kiedy się zbliżył, spostrzegł, że to piaszczysta plaża, o którą rozbijają się fale, a patrząc z jeszcze mniejszej odległości, zorientował się, że to miasto, w którym był już wcześniej, a na plaży leży Znajoma dziewczyna. Spała. Wylądował przy niej ostrożnie, żeby jej nie zbudzić. Potem sam się położył i zamknął oczy. Gdy się otknął, słońce zachodziło, a on był sam. Po nadmorskiej promenadzie spacerowali ludzie, którzy wydawali mu się znajomi. Czyżby pamiętał ich z filmów? Niektórzy nosili ciemne okulary i prowadzili na smyczy maleńkie, wychudzone pieski. Spacerowali wzdłuż hoteli, wznoszących się po drugiej stronie ulicy. Harry strzelił nad wodę i już miał się zanurzyć, gdy spostrzegł, że roi się w niej od medus. Unosiły się na powierzchni i wyciągały długie, czerwone parzydełka, a w ich miękkich, galerytowatych odwłokach dostrzegał kontury twarzy. Nadpłynęła jakaś łódź, Kołysała się cały czas, się zbliżając. I nagle Harry się obudził. To Sandra nim potrząsała. Ktoś tu jest, szepnęła. Harry usłyszał, że ktoś stuka do drzwi. Przeklęty recepcjonista. Poderwał się z łóżka, poduszką zasłonił podbrzusze i otworzył drzwi. Stała w nich Birgitta. Cześć, powiedziała, ale jej uśmiech zamarł, gdy zobaczyła udręczoną minę Harego. Coś się stało? Coś jest nie tak, Harry? Owszem, odparł. Coś jest nie tak. W głowie mu dudniło. Przy każdym uderzeniu pulsu rozlewała się po niej biel. Dlaczego tu jesteś? Nie zadzwonili, czekałam i czekałam, aż w końcu sama zadzwoniłam do domu, ale nikt nie odebrał. Musieli źle zrozumieć i telefonowali, kiedy byłam w pracy. Czas letni w ogóle. Na pewno pomylili się przy obliczaniu różnicy czasu. To typowe dla taty. Mówiła prędko, w oczywisty sposób próbowała udawać, że nie ma absolutnie nic dziwnego w tym, że w środku nocy stoi na korytarzu w hotelu i rozmawia o najzupełniej codziennych sprawach z facetem, który wyraźnie nie zamierza wpuścić jej do środka. Stali patrząc na siebie. Jest ktoś u ciebie? spytała. Tak. Odparł Hary. Kiedy go uderzyła, zabrzmiało to jak odgłos łamiącej się suchej gałązki. Jesteś pijany, powiedziała. W oczach miała łzy. Posłuchaj, Birgitto, pchnęła go tak mocno, że zatoczył się w tył i weszła za nim. Sandra już zdążyła naciągnąć mini spódniczkę. Siedziała na łóżku i próbowała włożyć buty. Birgitta zgięła się w pół jakby nagle dostała boleści. Ty dziwko wrzasnęła. Dobrze zgadłaś, odparła Sandra Cierpko. Podchodziła do tej sceny ze znacznie większym spokojem niż dwie pozostałe osoby, lecz i tak zdecydowała się na prędkie wyjście. Zabieraj swoje rzeczy i wynoś się stąd, krzyknęła Birgitta z duszonym od płaczu głosem i rzuciła w Sandrę jej torebką leżącą na krześle. Torebka upadła na łóżko i cała zawartość wysypała się ze środka. Harry stał nagi, kołysząc się lekko i nagle ku swemu zdumieniu zobaczył, że na łóżku siedzi pies, pekinczyk. Obok włochatego jasnego stworka leżała szczotka do włosów, papierosy, klucze, kawałek połyskującego na zielono kryptonitu i największy wybór kondomów, jaki kiedykolwiek w życiu zobaczył. Sandra zrezygnowana, przewróciła oczami, złapała Pekinczyka za kark i wepchnęła go z powrotem do torebki. Jeszcze forsa przy stojniaku przypomniała. Harry nie ruszył się, więc Sandra sama sięgnęła po jego spodnie i wyjęła portfel. Birgitta osunęła się na krzesło i przez chwilę słychać było jedynie ciche, skupione liczenie Sandry i zduszony szloch Birgitty. Wychodzę, oświadczyła Sandra, gdy uznała, że dosyć i zniknęła w drzwiach. Zaczekaj, zawołał Harry, ale było za późno. Drzwi się zatrzasnęły. Zaczekaj? Krzyknęła Birgitta. Powiedziałeś, zaczekaj? Krzyknęła głośniej, podrywając się z krzesła. Ty cholerny dziwkarzu, przeklęty pijaku, nie masz prawa. Harry próbował ją objąć, ale mu się nie udało. Stali naprzeciwko siebie niczym dwaj zapaśnicy. Birgitta wyglądała, jakby była w transie. Oczy miała błyszczące, zaślepione nienawiścią, a usta drżały jej z gniewu. Harry pomyślał, że gdyby mogła go zabić, zrobiłaby to bez wahania. Birgitta, ja... Zapij się na śmierć i wynoś się z mojego życia. Odwróciła się na pięcie i wybiegła. Cały pokój aż zadrżał, kiedy trzasnęła drzwiami. Zadzwonił telefon. To była recepcja. Co tam się dzieje, panie Holly? Pani z sąsiedniego pokoju dzwoni. Harry odłożył słuchawkę. Ogarnęła go gwałtowna i dzika wściekłość. Rozejrzał się w poszukiwaniu czegoś, co mógłby zniszczyć. Złapał w końcu butelkę whisky ze stołu, żeby rzucić nią o ścianę, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie. Trwający całe życie trening w panowaniu nad sobą, pomyślał. Otworzył butelkę i przyłożył ją do ust. Zadzwoniły klucze. Harego obudził odgłos otwieranych drzwi. Tylko nie room service. Proszę przyjść później, krzyknął w poduszkę. Panie Holly, reprezentuję dyrekcję hotelu. Harry odwrócił się. Do pokoju weszli dwaj mężczyźni w garniturach. Zatrzymali się w odpowiedniej odległości od łóżka, lecz mimo wszystko wyglądali na bardzo zdecydowanych. W jednym Harry rozpoznał recepcjonistę dyżurującego ubiegłej nocy. Drugi z mężczyzn ciągnął. Złamał pan regulamin naszego hotelu. Przykro mi, ale musimy prosić, aby pan jak najszybciej uregulował rachunek i opuścił hotel, panie Holly. Regulamin hotelu? Harry czuł, że musi się wyżygać. Garnitur chrząknął. Przyprowadził pan do pokoju kobietę, która, jak podejrzewamy, jest prostytutką. Poza tym hałasami obudził pan większość gości na piętrze. Jesteśmy szanowanym hotelem i musimy bronić się przed takimi awanturami, jak z pewnością pan rozumie, panie Holi. Harry burknął coś w odpowiedzi i obrócił się plecami. W porządku, panowie przedstawiciele kierownictwa hotelu i tak dzisiaj wyjeżdżam. Dajcie mi się wyspać w spokoju, dopóki się nie wymelduję. Pan już dawno powinien się wymeldować, panie Holly, oświadczył recepcjonista. Harry zmrużył oczy i popatrzył na zegarek. Był kwadrans po drugiej. Próbowaliśmy pana zbudzić. Mój samolot. Harry spróbował spuścić nogi z łóżka. Po dwóch próbach poczuł wreszcie stały grunt pod nogami. Zapomniał, że jest nagi. Recepcjonista i ten drugi cofnęli się przerażeni. Sufit nad głową Harego zrobił dwa okrążenia. Świat zawirował i Harry musiał przysiąść na łóżku. W końcu zwymiotował. Bubur. Rozdział czternasty Recepcjonista, dwaj bramkarze i facet nazwany Speedy. Kelner w Bourbon and Beef zabrał nietknięte jajka sadzone na grzance i ze współczuciem popatrzył na gościa, który od tygodnia przychodził tu co rano, czytał gazetę i jadł śniadanie. W niektóre dni wyglądał co prawda na zmęczonego, ale nigdy nie był w takim stanie jak dzisiaj. W dodatku zjawił się dopiero Prawie w pół do trzeciej. Ciężka noc, ser? Gość siedział z walizką przy stoliku. Nieogolony. Zaczerwienionymi oczyma wpatrywał się w przestrzeń przed sobą. Tak, to była ciężka noc. Zrobiłem dużo. To dobrze. Po to jest King Cross. Coś jeszcze, ser? Dziękuję, ale muszę zdążyć na samolot. Kelner westchnął w duchu. Polubił tego spokojnego Norwega, który sprawiał wrażenie nieco samotnego, ale był życzliwie usposobiony i hojnie dawał napiwki. Tak, widziałem walizkę. Jeśli to oznacza, że nie zobaczymy pana przez dłuższy czas, poproszę, żeby dziś nie wystawiono panu rachunku. Jest pan pewien, że nie mogę zaproponować Bourbona, Jacka Danielsa? Rozchodniaczka, cer? Norwek popatrzył na niego zdziwiony, jak gdyby kelner właśnie zaproponował coś, na co on sam nie wpadł, a co przez cały czas właściwie było oczywiste. Podwójnego, bardzo proszę. Właściciel Springfield, Lodge, miał na imię Joe i był sympatycznym facetem z nadwagą. Od blisko dwudziestu lat starannie i mądrze prowadził swój niewielki, nieco zniszczony przybytek na King Cross. Nie był to ani lepszy, ani gorszy hotel z dolnego końca skali cen w okolicy i mało kto, jeśli ktoś w ogóle się skarżył. Po pierwsze, dlatego, że już jak wspomniano, Joe był sympatycznym facetem, po drugie, zawsze nalegał, żeby goście najpierw obejrzeli pokój i opuszczał cenę o pięć dolarów, jeżeli ktoś zatrzymywał się na dłużej niż jedną noc. Po trzecie, i być może najważniejsze, udawało mu się w miarę możliwości nie wpuszczać włóczęgów, pijaków, narkomanów i prostytutek. Nawet niechciani goście lubili Joe'ego. W Springfield Lodge Nikt nie natykał się na badawcze spojrzenia ani na ostre słowa nakazujące się wynosić, tylko na przepraszający uśmiech i wiadomość, że niestety wszystkie pokoje są zajęte. Ale może w przyszłym tygodniu ktoś odwoła rezerwację i wtedy zapraszamy. Dzięki niezłej znajomości ludzi, a także prędkiej i pewnej klasyfikacji osób poszukujących dachu nad głową, Joe decydował się bez chwili wahania. Nie uciekając wzrokiem, dlatego raczej nie miewał kłopotów z awanturniczymi typami. Rzadko nie trafiał z oceną człowieka, który stał przed nim, a pomyłki zawsze gorzko żałował. Parę podobnych sytuacji przejrzał w pamięci, gdy pospiesznie usiłował podsumować wrażenie, jakie zrobił na nim ten jasnowłosy, wysoki mężczyzna. Nosił proste, dobrej jakości ubranie. Co oznaczało, że ma pieniądze, lecz że nie musi ich koniecznie wydawać. Fakt, że to cudzoziemiec, stanowił duży plus, gdyż problemy stwarzali na ogół Australijczycy. Backpackers, włóczędzy z plecakami, oznaczali na ogół dzikie imprezowanie i skradzione ręczniki, ale ten człowiek miał walizkę, która wyglądała w dodatku na dobrze zapakowaną i na tyle mało zniszczoną, że nie należała raczej do osoby stale podróżującej. Wprawdzie mężczyzna był nieogolony, ale fryzura świadczyła o tym, że niedawno musiał być u fryzjera. Paznokcie miał czyste i krótko obcięte, a źrenice w miarę normalnej wielkości. Suma tego wszystkiego oraz fakt, że mężczyzna położył przed nim na ladzie kartę wiza i wylegitymował się jako policjant z Norwegii, sprawiły, że zwykle tak prędkie, niestety, ale jakoś utknęło. Nie było bowiem najmniejszych wątpliwości, że ten człowiek jest pijany. Właściwie kompletnie pijany. Wiem. Pan widzi, że wypiłem kilka drinków, poświadczył gość był kotliwym, lecz zaskakująco dobrym angielskim, kiedy wyczuł wahanie Joe'ego. Załóżmy, że zacznę szaleć w pokoju. Wyjdźmy od tego. Zniszczę telewizor i lustro w łazience. Nażygam na dywan. Takie rzeczy już się zdarzały. Czy depozyt w wysokości tysiąca dolarów pokryje większość strat? Poza tym mam zamiar pozostać tak pijany, że nie będę w stanie hałasować. Nie będę dokuczał innym gościom, ani pokazywał się za często na korytarzu i w recepcji. Niestety, ale w tym tygodniu mamy pełne obłożenie. Być może Greg z Barbon and Biff Polecił mi to miejsce i poprosił, żebym pozdrowił Joe'go. To pan? Joe długo patrzył na gościa. Obym tego nie żałował. Powiedział w końcu i dał mu klucz do pokoju 73. Halo. Cześć, Birgit. To mówi Harry. Ja mam teraz gościa. Harry, nie mogę z tobą rozmawiać. Chcę ci tylko powiedzieć, że nie chciałem. Posłuchaj, Harry. Nie jestem zła i nic ci nie stało. Na szczęście facet, którego zna się zaledwie tydzień, nie może zranić aż tak bardzo głęboko, ale wolałabym, żebyś się ze mną nie kontaktował. W porządku? No nie, właściwie nie. Mówiłam już, że mam gościa, więc życzę ci miłego pobytu i szczęśliwej podróży do Norwegii. Cześć. Cześć. Tediemu Mongabi nie podobało się, że Sandra zniknęła na całą noc z tym skandynawskim policjantem. Uważał, że to na odległość suchnie kłopotami. Gdy ujrzał tego człowieka nadchodzącego Darling Harth Road na uginających się nogach, z opuszczonymi rękami, jego pierwszym odruchem było zrobić dwa kroki w tył i zniknąć w tłumie. Ciekawość jednak zwyciężyła, założył więc ręce na piersi i zastąpił drogę zataczającemu się policjantowi. Mężczyzna próbował go obejść, lecz Teddy złapał go za ramię i obrócił w swoją stronę. — Nie witasz się z przyjaciółmi, stary? Stary popatrzył na niego zamglonym wzrokiem. — Alfons — powiedział obojętnie. — Mam nadzieję, że Sandra sprostała oczekiwaniom, konstablu. — Sandra — zaraz, była świetna. — Gdzie ona jest? — Ma dzisiaj wolne — ale może skusiłbym konstabla czym innym? Policjant zrobił krok, żeby nie upaść. Oczywiście, oczywiście, słucham. Wtedy roześmiał się. Tędy, konstablu. Podtrzymał pijanego Norwega na schodach prowadzących do klubu i usadził go naprzeciwko siebie przy stoliku z widokiem na scenę. Strzelił palcami i natychmiast zjawiła się skąpo ubrana kobieta. Daj nam dwa piwa, Emyj. I poproś Klaudię, żeby dla nas zatańczyła. Następny występ zaczyna się dopiero o ósmej, panie Mongabi. Możesz to nazwać dodatkowym pokazem. Idź już, Emi. Dobrze, panie Mongabi. Policjant zaczął się idiotycznie uśmiechać. Wiem, kto przyjdzie, powiedział. Morderca. To morderca przyjdzie. Kto? Nick Cave. Jaki Nick? I ta blondynka, piosenkarka. Ona pewnie też nosi perukę. Posłuchaj. Dudnienie w rytmie disco wyłączono i policjant podniósł w górę dwa palce wskazujące, jakby miał zamiar dyrygować orkiestrą symfoniczną, ale na dalszą muzykę trzeba było poczekać. Słyszałem o Andrew, powiedział Teddy. To straszne, naprawdę okropne. Zrozumiałem, że się powiesił. Możesz mi wytłumaczyć, co na miłość Boską sprawia, że taki wesoły, cieszący się życiem człowiek. Sandra nosi perukę. przerwał mu policjant. Wypadła jej z torebki. To dlatego jej nie poznałem, kiedy ją tu spotkałem, właśnie tutaj. Andrew i ja siedzieliśmy przy tamtym stoliku. Widziałem ją kilka razy na Darlinghurst w pierwszych dniach po przyjeździe, ale wtedy miała perukę. Jasną perukę, dlaczego jej już nie nosi? Aha, konstabel woli blondynki. Wobec tego mam chyba coś odpowiedniego. Dlaczego? Tedy wzruszył ramionami. Sandra? Nie wiem. Kilka dni temu pewien facet za mocno nią potrząsnął. Sandra twierdziła, że to ma jakiś związek z peruką i postanowiła na jakiś czas z niej zrezygnować na wypadek, gdyby on znów się pojawił. Kto? Nie wiem konstablu. A nawet gdybym wiedział, i tak bym nie powiedział. W naszym fachu dyskrecja jest cnotą. Sądzę, że i ty cenisz ją wysoko. Mam słabą pamięć do imion, ale czy ty nie nazywasz się Rony? Harry. Muszę porozmawiać z Sandrą. Harry usiłował stanąć na nogi. O mało nie wytrącił przy tym tacy z rąk Emi, która przyniosła piwo. Ciężko pochylił się nad stołem. Gdzie ona mieszka? Masz numer telefonu, Alfonsie? Tedy dał znak, żeby Emi odeszła. Z zasady nie podajemy klientom adresów ani numerów telefonów do dziewczyn. Chodzi o bezpieczeństwo, rozumiesz? Na pewno rozumiesz? Tedy żałował, że nie posłuchał impulsu i nie schował się przed tym pijanym, upartym Norwegiem. Rozumiem. Daj mi ten numer. Tedy uśmiechnął się. Mówiłem już, że nie dajemy. Dawaj. Harry złapał za kołnierz gładkiej, szerokiej marynarki. Dmuchnął Teddy'emu w twarz mieszaniną odoru, łyski i wymiocin. Z głośników popłynęła słodka muzyka smyczków. Liczę do trzech, konstablu. Jeśli mnie nie puścisz, wezwę Iwana i Jeffa. To oznacza spacerek tylnymi drzwiami, a za tylnymi drzwiami są schody strome 20 stopni z cementu. Harry uśmiechnął się i ścisnął go mocniej. To by mnie miało przestraszyć, cholerny Alfonsie? Spójrz na mnie jestem tak pijany, że nic nie poczuję. Cholera, jestem niezniszczalny człowieku Jeff, Iwan! W cieniach za barem coś się poruszyło. Kiedy Harry odwrócił głowę, żeby to zobaczyć, Teddy szarpnął się i wyzwolił z jego uścisku. Pchnął Harego, który się przewrócił, pociągając za sobą swoje krzesło i stolik. Potem zamiast wstać, wybuchnął śmiechem na widok Jeffa i Ivana, którzy pojawili się i pytająco spojrzeli na Teddy'ego. Wyprowadźcie go tylnymi drzwiami, rozkazał Teddy. A czarna góra mięśni w smokingu podniosła harego z podłogi, przerzuciła go sobie przez ramię, jak szmacianą lalkę. Nie rozumiem, co dziś ludzi nachodzi oświadczył Teddy, poprawiając marynarkę, na której nie było ani jednej zmarszczki. Iwan poszedł przodem i otworzył drzwi, czego ten gość się nażarł? spytał Jeff. Cały się trzęsie ze śmiechu. Zobaczymy, jak długo będzie się tak śmiał odparł Iwan. Postaw go tutaj. Jeff ostrożnie postawił Harego, który zaczął się lekko chwiać. Potrafi pan dotrzymać tajemnicy? Spytał Iwan z uśmiechem zawstydzenia i ze spuszczonym wzrokiem. Wiem, że to banał powtarzany przez superłotrów, ale nienawidzę przemocy. Jeff prychnął. Przestań, Jeff. Naprawdę tak jest. Możesz spytać ludzi, którzy mnie znają. Powiedzą ci: On tego nie znosi, nie może spać i wpada w depresję. Świat to i tak dostatecznie twarde miejsce dla nieszczęśnika, dlatego nie należy mu utrudniać życia łamaniem rąk i nóg, zgadzasz się? Dlatego wróć do domu i kończmy awanturę, zgoda? Harry pokiwał głową, szukając czegoś w kieszeniach. Chociaż dzisiaj to ty okazałeś się Łajdakiem, powiedział Iwan. Ty. Pchnął Harego palcem w pierś. Ty, powtórzył i pchnął go jeszcze mocniej. Jasnowłosy policjant niebezpiecznie się zachwiał. Ty. Harry zakołysał się na piętach, wywijając rękami. Nie odwrócił się wcześniej, żeby zobaczyć, co ma za sobą, ale prawdopodobnie i tak to rozumiał. Kiedy napotkał wzrok Iwana, uśmiechnął się szeroko. Upadł do tyłu i jęknął, gdy plesami i karkiem uderzył o pierwsze stopnie. Przez resztę drogi nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Joe słyszał skrobanie do drzwi wejściowych, a kiedy przez szybę zobaczył nowego gościa zgiętego w pół, wiedział już, że popełnił jeden ze swoich rzadkich błędów. Gdy otworzył drzwi, gość poleciał prosto na niego. Gdyby nie to, że Joe miał środek ciężkości położony dość nisko, upadliby obaj. Joe zarzucił sobie rękę gościa na ramię i podtrzymując go, poprowadził do krzesła w recepcji, gdzie uważnie mu się przyjrzał. Wprawdzie jasnowłosy pijaczyna nie przedstawiał sobą pięknego widoku, gdy się wprowadzał, ale teraz wyglądał naprawdę źle. Z jednego łokcia zdarł kawał skóry. Widać było żywe mięso. Policzek był spuchnięty, a z nosa na brudne spodnie kapała krew. Koszulę miał podartą, a w piersiach paskudnie mu grało, kiedy oddychał. Ale przynajmniej udawało mu się zaczerpnąć oddechu. Co się stało? Spytał Joe. Spadłem ze schodów. Nic złego sobie nie zrobiłem, muszę tylko trochę poleżeć. Joe nie był lekarzem, lecz po odgłosach przy oddychaniu uznał, że gość musi mieć złamane jedno lub dwa żebra. Znalazł maść odkażającą i plaster, wyłatał gościa w najgorszych miejscach i wepchnął mu do dziurki w nosie tampon z waty. Kiedy chciał mu dać coś przeciwbólowego, gość pokręcił głową. Mam środek przeciwbólowy w pokoju, powiedział. Tobie potrzeba doktora, stwierdził Joe. Pójdę tylko bez doktora. Za parę godzin wszystko będzie w normie. Ten oddech nie jest najlepszy. Nigdy nie był dobry. Mam astmę. Pozwól mi spędzić dwie godziny w łóżku, to się wyniosę. Joe westchnął. Zdawał sobie sprawę z tego, że popełnia błąd numer dwa. O tym możesz zapomnieć, potrzeba ci więcej niż dwóch godzin. W dodatku to nie twoja wina, że tu w sydnej schody są tak piekielnie strome. Zajrzę do ciebie rano. Pomógł gościowi dostać się do pokoju, położył go do łóżka i ściągnął mu buty. Na stole stały dwie puste i dwie otwarte butelki whisky Jim Beam. Joe był abstynentem, ale żył już dostatecznie długo, by wiedzieć, że z alkoholikiem nie można dyskutować. Otworzył jedną butelkę i postawił mu na nocnym stoliku. Fazet i tak będzie cierpiał kiedy się obudzi. Kryształowy zamek, słucham. Halo. Czy mogę rozmawiać z Margaret Dawson przy telefonie? Mogę pomóc pani synowi, jeśli powie mi pani, że on zabił Inger Holter. Co? Kto mówi? Przyjaciel. Musi mi pani zaufać, pani Dawson. Jeśli nie chce Pani, żeby syn zginął. Rozumie Pani? Czy on zabił Inger Holter? Co to ma znaczyć? Jakiś żart? Kto to jest Inger Holter? Pani jest matką Iwansa, pani Dawson. Inger Holter też miała matkę. Pani i ja jesteśmy jedynymi osobami, które mogą pomóc Pani synowi. Proszę powiedzieć, czy on zabił Inger Holter, słyszy Pani? Słyszę, że pan jest pijany, dzwonię na policję. Niech pani to powie. Odkładam słuchawkę. Niech pani przeklęta suka. Alex Tomaros założył ręce na głowę i odchylił się na krześle, kiedy Birgitta weszła do jego biura. Siadaj, Birgitto. Usiadła przed skromnym biurkiem Tomarosa, a Alex wykorzystał okazję, by uważnie jej się przyjrzeć. Wyglądała na zmęczoną, oczy miała podkrążone, była smutna i jeszcze bledsza niż zwykle. Kilka dni temu przesłuchiwał mnie policjant, Birgitto. Pewien pan o nazwisku Holly. Cudzoziemiec. Z rozmowy wynikało, że rozmawiał z kilkoma osobami z personelu i otrzymał informacje niedyskretnej natury. Oczywiście wszyscy jesteśmy zainteresowani złapaniem mordercy, Inger, ale chciałbym Ci zwrócić uwagę na to... Że podobne wypowiedzi mogą w przyszłości zostać potraktowane jako brak lojalności. I nie muszę ci chyba tłumaczyć, że w branży jest teraz na tyle ciężko, że nie stać nas na płacenie ludziom, do których nie możemy mieć zaufania. Birgitta nic nie powiedziała. Dzwonił tu dzisiaj pewien człowiek, i przypadkiem to ja odebrałem telefon. Próbował wprawdzie zmienić głos, ale rozpoznałem ten akcent to znów był pan Holly i pytał o ciebie, Birgitto. Głowa Birgitty poderwała się gwałtownie. Harry? Dzisiaj? Alex zdjął okulary. Wiesz, że mi się podobasz, Birgitto i traktuję ten przeciek nieco osobiście. Sądziłem, że z czasem będziemy mogli zostać naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Nie bądź więc głupia i nie psuj wszystkiego. Dzwonił z Norwegii? Żałuję, że nie mogę tego potwierdzić, ale niestety brzmiało to jak lokalne połączenie. Dobrze wiesz, że nie mam nic do ukrycia, Birgitto, a przynajmniej nic, co miałoby jakieś znaczenie dla tej sprawy. A przecież oni właśnie tego szukają, prawda? Nie pomożesz, Inger, gadając o wszystkim innym. Czy mogę ci więc ufać, kochana Birgitto? Czym jest to wszystko inne, Alex? Tomaros zrobił zdumioną minę. Myślałem, że może Inger ci opowiadała o przejażdżce. O jakiej przejażdżce? Po pracy. Uważałem Inger za bardzo otwartą dziewczynę i trochę straciłem kontrolę. Miałem ją tylko odwieźć do domu. Nie chciałem jej przestraszyć, ale obawiałem się, że ona przyjęła mój żarcik nieco zbyt dosłownie. Nie wiem, o czym ty pleciesz, Alex, i chyba nie chcę się tego dowiedzieć. Czy Harry mówił, gdzie jest? Powiedział, że jeszcze zadzwoni. Chwileczkę, jesteś po imieniu z tym facetem i czerwienisz się, gdy tylko wspomnę jego nazwisko. Co się tu właściwie dzieje? Czy was coś łączy? Birgitta zrozpaczona rozcierała dłonie. Alex wychylił się nad biurkiem i wyciągnął rękę, żeby pogładzić ją po włosach, ale odepchnęła go zirytowanym gestem. Przestań, Alex. Jesteś głupkiem. Mówiłam Ci to już wcześniej. Kiedy Harry zadzwoni następnym razem, nie zachowuj się jak dureń, tylko spytaj, gdzie go znajdę, okej? Okay? Wstała i wyszła. Speedy po wejściu do The Cricket nie mógł uwierzyć własnym oczom. Burrows za barem wzruszył ramionami. Siedzi tu od dwóch godzin. Jest nieźle pijany. W samym rogu, przy ich stałym stoliku, siedział mężczyzna, który pośrednio przyczynił się do tego, że dwaj kumple Spidiego trafili do szpitala. Speedy sprawdził, czy ma swój niedawno kupiony HK-45 ACP w kaburze na łydce i podszedł do stolika. Facetowi broda opadła na pierś, wyglądał jakby spał. Na stoliku przed nim stała opróżniona w połowie butelka łyski. Hej! zawołał Speedy. Facet uniósł głowę i powitał go debilnym uśmieszkiem. Czekałem na ciebie, wybełkotał. Pomyliłeś stoliki. Speedy nie ruszał się z miejsca. Miał przed sobą ciężki wieczór i nie mógł ryzykować opóźnienia przez tego idioty. W każdej chwili spodziewał się wizyty paru klientów. Chcę, żebyś najpierw coś mi powiedział. A dlaczego miałbym ci coś mówić? Speedy czuł nacisk pistoletu na nodze. Ponieważ właśnie tu prowadzisz interesy i właśnie teraz wszedłeś, więc to najlepszy moment w ciągu dnia. Jesteś najbardziej wrażliwy, bo masz towar przy sobie i nie zechcesz, żebym cię przeszukiwał przy tylu świadkach. Nie siadaj. Dopiero teraz Speedy dostrzegł lufę high power, który facet trzymał na kolanach i którym z pozoru nonszalanckim gestem celował w niego. Co chcesz wiedzieć? Jak często Andrew Kensington kupował u ciebie i kiedy przyszedł ostatnio? Speedy usiłował myśleć. Nienawidził broni palnej skierowanej w siebie. Masz przy sobie magnetofon gliniarzu? Gliniarz się uśmiechnął. Uspokój się. Zeznanie pod lufą pistoletu się nie liczy. Najgorsza rzecz, jaka może cię spotkać, to to, że cię zastrzelę. Okej, okay, okej. Okay. Speedy poczuł, że zaczyna się pocić. Próbował zmierzyć odległość do własnej kabury. Jeśli to, co słyszałem, nie miało się z prawdą, to on nie żyje. W niczym więc chyba nie zaszkodzę. On był ostrożny. Nie chciał mieć przy sobie za dużo. Kupował dwa razy w tygodniu. Za każdym razem jedną torebkę. Stałe zlecenie. Ile czasu upłynęło między ostatnim zakupem a dniem? Kiedy przyszedł tu pograć w krkieta? Trzy dni. Miał się zjawić następnego dnia. Zdarzało się, żeby kupowało innych? Nigdy. Wiem to na pewno. Takie historie to rzecz bardzo osobista. Można powiedzieć kwestia zaufania. W dodatku był policjantem i nie mógł się przesadnie afiszować. To znaczy, że kiedy tu przyszedł, prawie już nie miał towaru. A kilka dni później, mimo wszystko, ma dosyć na przedawkowanie, które prawdopodobnie by go zabiło, gdyby nie udusił go przewód. Jak ci się to wszystko układa? Przecież poszedł do szpitala. Na pewno głód kazał mu stamtąd uciec. Kto wie, może miał coś w rezerwie. Kliniarz westchnął, zmęczony. Masz rację, powiedział. Schował pistolet pod marynarkę i sięgnął po stojącą przed nim szklankę. Wszystko na tym świecie jest zadrzumione tymi wszystkimi może. Dlaczego nikt tego nie przetnie i nie powie, że tak po prostu jest? Basta, dwa i dwa to tyle i tyle. Ułatwiłoby to życie mnóstwu ludzi, uwierz mi. Speedy zaczął już podciągać nogawkę, ale zrezygnował. A gdzie się podziała strzykawka? mruknął gliniarz właściwie do siebie. Co? zdziwił się Speedy. Nigdzie nie znaleźliśmy strzykawki. Może wrzucił ją do kibla. Sam mówiłeś, że był ostrożny. Nawet tuż przed śmiercią. Może szarpniesz się na szklaneczkę? Speedy usiadł. Sam decydujesz o swojej wątrobie. Odparł gliniarz i przysunął mu butelkę. Rozdział piętnasty Erik Mykland Skoki ze spadochronem i rokokowa sofa Harry poprzez dym wbiegł w zaułek. Zespół grał tak głośno, że wszystko wokół niego wibrowało. Unosił się kwaśny zapach siarki, a chmury wisiały tak nisko, że zaczepiało nie głową. Przez ścianę hałasu przedarł się, mimo wszystko, jeden dźwięk, intensywny zgrzyt, który znalazł dla siebie wolną częstotliwość. Było to zgrzytanie zębów i smyczy ciągniętych po asfalcie. Pędziła za nim watacha psów. Zaułek zrobił się coraz węższy, aż w końcu Harry musiał biec z rękami wyciągniętymi przed siebie, żeby nie utknąć między wysokimi i czerwonymi murami. Podniósł głowę. Z okien wysoko w murze wystawały małe główki. Powiewały niebiesko-zielonymi flagami i do wtóru ogłuszającej muzyki śpiewały – Szczęśliwy kraj, szczęśliwy kraj, żyjemy w szczęśliwym kraju. Harry słyszał za plecami mokre ujadanie, krzyknął i upadł. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, wokół niego zrobiło się ciemno. Zamiast nieprzyjemnie spotkać się z asfaltem, dalej leciał w dół. Musiał wpaść w jakąś dziurę w ziemi i albo spadał bardzo wolno, albo też dziura była bardzo głęboka, bo cały czas opadał. Muzyka coraz bardziej cichła w oddali, a kiedy jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zobaczył, że boki tej jamy mają okna, przez które mógł zajrzeć do cudzych domów. O rany, czyżbym przeleciał przez całą ziemię, pomyślał. Pan jest Szwedem? Rozległ się kobiecy głos. Harry rozejrzał się, a wtedy powróciło światło i muzyka. Znajdował się na otwartym placu, była noc, a na estradzie za jego plecami grał jakiś zespół. On sam stał zwrócony w stronę wystawy sklepowej, a konkretnie sklepu z telewizorami, na której każdy z tuzina odbiorników pokazywał program innego kanału. — Pan też wyszedł uczcić Australian Day? — spytał inny głos, tym razem męski, ale w znajomym języku. Harry odwrócił się. Przed nim stała jakaś uśmiechnięta para. Nakazał kącikom ust odwzajemnić uśmiech, lecz mógł tylko mieć nadzieję, że go usłuchają. Pewne napięcie w twarzy wskazywało jednak, że wciąż, choć trochę panuje nad mimiką, z innych reakcji musiał zrezygnować. Podświadomość się bowiem zbuntowała, akurat w tej chwili trwała walka zmysłu wzroku ze słuchem. Mózg na pełnych obrotach usiłował stwierdzić, co się dzieje. Ale to nie było takie proste, gdyż przez cały czas bombardowany był zniekształconymi i po części absurdalnymi informacjami. Jesteśmy Duńczykami. Mam na imię Paul, a to moja żona Gina. Dlaczego uważacie mnie za Szweda? Hare usłyszał teraz swój własny głos. Duńczycy popatrzyli na siebie. Mówił pan do siebie. Nie zdawał pan sobie z tego sprawy? Oglądał pan telewizję i pytał, czy Alicja przeleci na drugą stronę ziemi. I przeleciała. A, o to chodzi. Harry nie miał pojęcia, o czym mówią. To zupełnie coś innego niż nasza noc świętojańska, prawda? Kupa śmiechu. Słychać huk fajerwerków, ale nic nie widać przez tę mgłę. Z tego, co wiemy, sztuczne ognie podpaliły kilka drapaczych chmur. Czuje pan zapach prochu? Ta wilgoć sprawia, że snuje się tuż przy ziemi. Pan też jest turystą? Harry zastanowił się. Musiał zastanawiać się bardzo dokładnie, bo kiedy był gotów do odpowiedzi, Duńczycy już odeszli. Znów skierował uwagę na ekrany telewizorów. Na jednym widać było płonące wzgórza, na innym tenis. To były doroczne wydarzenia w Melbourne. Pożar Bushu i Australian Open nastolatek w Bieli stawał się milionerem, a jednocześnie kilka kilometrów dalej jakaś rodzina traciła dom. Na innym ekranie pokazywano panią premier Norwegii, Gro Harlem Brutland, a po niej norweskie łodzie rybackie i granatowo czarne cielska wielorybów zanurzające się i wynurzające z wody. Jakby tego nie było dość, na czwartym zobaczył najwyraźniej norweską drużynę piłki nożnej w akcji przeciwko jakiemuś zespołowi w białych strojach. Haremu przypomniało się, że w Sydney Morning Herald pisano coś o meczach między Australią i Nową Zelandią a Norwegią. Nagle na zbliżeniu ukazał się piłkarz Erik Mygen Mykland i Harry głośno się roześmiał. Ty też tu jesteś, Mygen szepnął do chłodnej szyby. Czy tylko ja mam halucynacje? Co powiesz na kawałeczek kwasu, Mygen? Oszalałeś? Jestem idolem młodzieży, odparł Mygen. Hendrix bierze, Bierne Boe bierze, Harry Hall bierze. Kwas rozjaśnia wzrok, Mygen, a nawet więcej, sprawia, że dostrzegasz związki, które w istocie nie istnieją, roześmiał się Harry. Mygen nie wcelował w mur. Możesz nawet rozmawiać przez szybę z telewizorem i słuchać odpowiedzi. Znasz Roda Stewarta? Zafundował mi ten mały papierek. Teraz mój mózg odbiera jednocześnie sześć programów telewizyjnych. Dwoje Duńczyków i zespół. Te substancje powinni zalegalizować już dawno. Mygen, co ty na to? W wiadomościach telewizyjnych pokazywali zdjęcia łońcurferów, zapłakaną kobietę i kawałki żółtego kombinezonu z pianki z wielkimi śladami zębów. To upiór z otchłani wybrał się na spacerek z oceanarium Mygen. Śniadanie na trawie. Na sąsiednim ekranie powiewały na wietrze pomarańczowe policyjne taśmy, a umundurowani policjanci krążyli z jakimiś torbami. Potem ekran wypełniła duża, blada twarz. Było to złe, upozowane zdjęcie jasnowłosej nieładnej dziewczyny. Miała w oczach smutek, jak gdyby było jej przykro, że nie jest ładniejsza. Uroda to dziwna rzecz, mruknął Harry. Wiedziałeś, że. Przed kamerą, za plecami policjanta, z którym przeprowadzono wywiad, przeszedł lebie. – Cholera! – krzyknął Harry. – Niech to piekło pochłonie. Płaską dłonią uderzył w szybę. – Podkręćcie głos! Pogłośnijcie! Wy tam, w środku! Ktoś! Obraz zmienił się w mapę pogody wschodniego wybrzeża Australii. Harry przycisnął nos do szyby, a na wyłączonym ekranie zobaczył odbicie twarzy Johna Belushi. – Czy ja sobie po prostu coś wmówiłem, Megan? – Pamiętaj, że jestem teraz pod wpływem bardzo silnego halucynogenu. Megan próbował dryblingu, lecz odebrano mu piłkę. Popraw się. Do cholery, musisz się poprawić. Wpuśćcie mnie. Muszę z nią porozmawiać. Idź do domu i się wyśpij. Pijanych... Ej, wpuśćcie mnie. Przecież wam tłumaczę, że jestem przyjacielem Birgitty. Ona pracuje w barze. Wiemy, ale nasza robota polega na niewpuszczaniu takich ludzi jak ty. Pojmujesz to, blondasku? Au! Bądź cicho, bo inaczej będę musiał złamać ci rękę. Au! Bob! Bob! Przepraszam, ale mam już dosyć obmacywania. Dziękuję za miły wieczór. Co się stało, Niki? To ten tam? Jasny gwint. Zostaw go, niech biegnie. Wyrwał się i uderzył mnie w żołądek. Podaj mi rękę. Cholera, to miasto kompletnie wariuje. Oglądałeś wiadomości? Jeszcze jedna zgwałcona i uduszona dziewczyna. Znaleźli ją po południu w Centenial Park. Chyba do cholery przeniosę się z powrotem do Melbourne. Harry obudził się z dudniącym bólem głowy. Światło kłuło go w oczy i ledwie zdążył zarejestrować, że leży pod wełnianym kocem, zanim musiał obrócić się na bok. Wymiotne skurcze następowały jeden po drugim a treść żołądkowa chlustała na kamienną podłogę. W końcu osunął się z powrotem na ławkę, czując jak żółć piecze w przewodach nosowych i zadał sobie klasyczne pytanie: Gdzie ja na miłość boską jestem? Ostatnią rzeczą, jaką zapamiętał, było to, że wchodził do Green Park i że bocian patrzył na niego z wyrzutem. Teraz wyglądało na to, że leży w okrągłym pomieszczeniu, w którym pod ścianami stoją ławki a na środku kilka drewnianych stołów. Na ścianach wisiały narzędzia, łopaty, grabie i wąż do podlewania, a po środku podłogi był odpływ do wody. Przez brudne okienka dookoła stączyło się światło, a kręcone, żelazne schody prowadziły piętro wyżej. Pod schodami stało coś, co wyglądało na elektryczną kosiarkę do trawy. Nagle schody zaczęły się trząść i śpiewać. Zszedł po nich jakiś człowiek. Dzień dobry, biały bracie, rozległ się głęboki głos, który wydał się Haremu znajomy. Bardzo, biały bracie, dodał mężczyzna, podchodząc bliżej. Nie ruszaj się, leż. To był Józef, szary aborygen, człowiek z ludzi wlon. Odkręcił kran umocowany na ścianie, zdjął gumowy wąż i spłukał wymiociny. Gdzie ja jestem? spytał Harry, żeby od czegoś zacząć. W Green Park. Ale w Altanie zasnąłeś na trawie, a zanosiło się na deszcz, więc zaciągnąłem cię tutaj. Ale spokojnie mam klucze. To mój drugi dom wyjrzał przez okienko. Ładny dziś dzień. Harry spojrzał na Józefa, który wyglądał niezwykle rzeźko jak na Menela. Znamy się z dozorcą już od pewnego czasu i mamy coś w rodzaju szczególnej umowy, wyjaśnił Józef. Zdarza mu się niekiedy wziąć sobie wolny dzień bez informowania o tym dyrekcji parku, a wtedy ja zajmuję się wszystkim, co trzeba zrobić. Trochę zbieram śmieci, opróżniam śmietniki, kosze trawę. W zamian za to mogę się tu czasami przechować. Zdarza się, że znajduję też coś do jedzenia, ale obawiam się, że nie dzisiaj. Harry próbował wymyślić coś innego niż ale, lecz zrezygnował. Józef natomiast był wyjątkowo rozmowny. Szczerze powiedziawszy, najbardziej mi się podoba taki układ, że od czasu do czasu mam co robić. To wypełnia dni i każe myśleć o czym innym. Chwilami wydaje mi się nawet, że mogę się do czegoś przydać. Józef uśmiechnął się szeroko i zakołysał głową. Harry nie mógł pojąć, że to ta sama osoba, która nie tak dawno Trwała w stanie przypominającym śpiączkę i z którą na próżno usiłował nawiązać jakiś kontakt. Nie mogłem pojąć, co widzę, kiedy cię wczoraj zobaczyłem, ciągnął Józef, że jesteś tą samą osobą, która siedziała taka gładka i wyprostowana. No i dawałeś od siebie wyłudzać papierosy. I to zaledwie kilka dni wcześniej, a wczoraj nie można było z tobą nawiązać kontaktu. Właśnie powiedział Harry. Joseph wyszedł i wrócił z torbą frytek i kubkiem coli. Patrzył, jak Harry ostrożnie spożywa proste, lecz niezwykle efektywnie dodające sił śniadanie. Poprzedniczkę Coca-Coli wynalazł pewien amerykański aptekarz, który chciał zrobić środek na kaca, wyjaśnił Joseph. Uznał jednak, że mu się nie powiodło i sprzedał przepis za osiem dolarów. Ale moim zdaniem dotychczas nie wymyślono nic lepszego. A Jim Bim wymamrotał Harry między jednym kęsem a drugim. Ta, oprócz Jim'a Bima, no i Jacka i Johnego, i jeszcze paru innych facetów. Jak się czujesz? Lepiej. Józef postawił na stole dwie butelki. Najtańsze wino z Hunter Valley, roześmiał się. Czy blada twarz napije się ze mną? Bardzo dziękuję, Józef, ale czerwone wino to nie moja. Nie masz nic innego, na przykład czegoś brązowego? Myślisz, że prowadzę sklep? Józef sprawiał wrażenie odrobinę urażonego odmową. Harry z wysiłkiem usiadł. Usiłował zrekonstruować dziurę w pamięci, rozciągającą się od momentu, gdy wymachiwał przed rodem, Stuartem pistoletem, do chwili, gdy dosłownie padli sobie nawzajem w objęcia i podzielili się porcją kwasu. Nie zdołał sobie przypomnieć, co mogło prowadzić do takiej niezmąconej radości i wzajemnej sympatii, oprócz tego, co oczywiste, Dżima Bima. Pamiętał natomiast, że pobił bramkarza w The Albury. Harry Hall, jesteś żałosnym pijaczkiem, mruknął. Usiedli w trawie przed altaną, słońce piekło w oczy, a od alkoholu wypitego poprzedniego dnia swędziała skóra. Lecz prócz tego nie było najgorzej. Wiał lekki wietrzyk, położyli się na plecach i wpatrywali w białe, kłębki chmur sunące wolno po niebie. — Dobra pogoda na skoki — stwierdził Józef. Ja nie mam zamiaru skakać — powiedział Harry. — Będę siedział nieruchomo, a w najgorszym razie się skradał. Józef mrużył oczy od światła. Nie miałem na myśli zwykłego skakania, myślałem o skakaniu z nieba ze spadochronem. O rany, Skaczesz ze spadochronem? Józef kiwnął głową. Harry przesłonił ręką oczy i popatrzył w niebo. A co z tymi chmurami? Nie przeszkadzają? Żaden problem, tocni rusy, chmury pierzaste. Znajdują się na wysokości ponad 15 tysięcy stóp. Zadziwiasz mnie, Joseph. Nie wiem, jak powinien wyglądać skoczek, lecz nie wyobrażałem sobie, że może być pijakiem? Na przykład. <grytanie> to właściwie jedno i to samo. Naprawdę? Czy kiedykolwiek byłeś sam w powietrzu, chary? Latałeś, skakałeś z wielkiej wysokości i czułeś. Jak powietrze próbuje cię utrzymać? Jak przyjmuje i pieści twoje ciało? Józef zajrzał już dość głęboko do pierwszej butelki wina i jego głos nabrał cieplejszej barwy. Z błyszczącymi oczyma opowiadał haremu o urokach swobodnego opadania. To otwiera wszystkie twoje zmysły. Całe twoje ciało aż krzyczy, że nie możesz latać. Woła do ciebie, przecież ja nie mam skrzydeł. I próbuje przekrzyczeć powietrze, które szumi w uszach. Ciało jest przekonane, że zginie i włącza pełny alarm. Otwiera wszystkie zmysły na oścież, żeby sprawdzić, czy któryś z nich nie znajdzie jakiegoś rozwiązania. Twój mózg zamienia się w największy komputer świata, rejestruje wszystko. Skóra czuje wzrost temperatury w miarę spadania. Uszy rejestrują wzrost ciśnienia. Zwracasz uwagę na każdą zmarszczkę i każdy odcień koloru na mapie, który masz pod sobą. Możesz wręcz wyczuć zapach zbliżającej się ziemi. A jeśli na moment udaje ci się odepchnąć strach przed śmiercią gdzieś na tyły, Harry, to na moment stajesz się swoim własnym aniołem. W ciągu czterdziestu sekund przeżywasz całe życie. A jeśli nie uda ci się odepchnąć tego strachu? Nie chodzi o wyrzucenie go, tylko zepchnięcie gdzieś na bok. On musi tam być, niczym ostry, wyraźny ton, jak dotyk zimnej wody na skórze. Bo to nie spadanie, tylko strach przed śmiercią otwiera zmysły. Zaczynasz jak pchnięcie, gwałtowna fala płynąca przez żyły w chwili, kiedy opuszczasz samolot. To jest jak zastrzyk, a potem strach miesza się z krwią i czyni cię szczęśliwym i silnym. Jeśli zamkniesz oczy, zobaczysz go pod postacią pięknego, jadowitego węża, który spada na ciebie swoim wężowym wzrokiem. To przypomina narkotyk, Joseph, bo to jest narkotyk. Aborygen gestykulował teraz ożywieniem. Właśnie tak. Chcesz, żeby to spadanie trwało wieczne. A jeśli skaczesz już od pewnego czasu, to zauważasz, że z coraz większym trudem przychodzi ci pociągnięcie za sznurek zwalniający spadochron. W końcu zaczynasz się bać, że pewnego dnia przedawkujesz i w ogóle nie pociągniesz. Przestajesz więc skakać i właśnie wtedy czujesz, że się uzależniłeś. Abstynencja cię szarpie i niszczy, życie wydaje ci się bezsensowne i trywialne, aż w końcu budzisz się wciśnięty za pilota w starej ceśnie, której potrzeba całych wieków na wzniesienie się na dziesięć tysięcy stóp, a która mimo wszystko zżera wszystkie pieniądze, jakie udało ci się zaoszczędzić. Józef wciągnął powietrze i zamknął oczy. Krótko mówiąc, Harry, picie i skakanie, Niczym się od siebie nie różnił. Życie bez skakania staje się piekłem, lecz alternatywa jest jeszcze gorsza. Joseph uniósł się na łokciu i wypił łyk winę. Jestem ptakiem, który nie może już fruwać. Wiesz, co to emu, Harry? Struś australijski. Mądry chłopiec. Kiedy Harry zamknął oczy, usłyszał głos Andrew bo oczywiście to Andrew leżał obok niego na trawie i rozprawiał o rzeczach ważnych i nieważnych. Słyszałeś historię o tym, dlaczego Emu nie potrafi fruwać? Harry pokręcił głową. Okej, okay. no to posłuchaj, Harry. W epoce snu Emu miał skrzydła i umiał latać. Razem z żoną mieszkał nad jeziorem, a ich córka poślubiła Dziabiru, bociana. Pewnego dnia... Dzabiru, wraz z żoną, wybrali się na ryby. Złowili dużo i zjedli prawie wszystko. W pośpiechu zapomnieli zostawić najlepsze kąski dla teściów, jak to mieli w zwyczaju. Kiedy córka przyszła do rodziców z rybami, które zostały, jej ojciec, Emu, wpadł we wściekłość. Czyż ja nie oddaję wam tego, co najlepsze, kiedy wracam z polowania? Spytał. A potem wziął pałkę i włócznie. I wzleciał ponad Dżabiru, żeby spuścić mu porządne lanie. Dżabiru nie zamierzał jednak pozwolić się bić. Złapał za wielką gałąź i wytrącił emu pałkę. Potem uderzył teścia najpierw w lewy, potem w prawy bok, łamiąc mu skrzydła. Emu opadł na ziemię, ale zdołał stanąć na nogi i rzucił wzięcia włócznią. Włócznia przeszyła grzbiet Dżabiru i wyszła mu ustami. Bocian oszalały z bólu poleciał na mokradła, gdzie, jak się później okazało, włócznia bardzo mu się przydała do łapania ryb. Emu natomiast przeniósł się na suche równiny, gdzie do dzisiaj możesz go spotkać z krótkimi, połamanymi skrzydłami, niezdolnymi, by unieść go w powietrze. Józef przystawił butelkę do ust, ale wypłynęło z niej zaledwie kilka kropel. Popatrzył na nią z urazą i z powrotem zakorkował. Otworzył drugą. Czy mniej więcej taka sama również jest historia o tobie, Józef? W butelce zabulgotało. W końcu był gotowy do odpowiedzi. Przez 8 lat pracowałem jako instruktor skoków ze spadochronem w Kesnok. Tworzyliśmy bardzo zgraną grupę. Nikt się nie wzbogacił, ani my, ani właściciele klubu prowadzonego wyłącznie z entuzjazmu. Pieniądze, które my, instruktorzy, zarobiliśmy, wydawaliśmy na własne skoki. Byłem dobrym instruktorem, niektórzy uważali, że najlepszym, a mimo to odebrano mi licencję z powodu pewnego nieszczęśliwego zdarzenia. Twierdzili, że byłem pijany podczas skoku z kursantem, tak jakbym mógł zepsuć skok piciem. A co się stało? O co ci chodzi? Chcesz znać szczegóły? A co, śpieszy ci się? He, <laughs> to dopiero. Butelka błysnęła w słońcu. Okej. Okay. Było tak. To był nieprawdopodobny zbieg nieszczęśliwych okoliczności. A nie mały drink na poprawę samopoczucia. Po pierwsze, pogoda. Kiedy wystartowaliśmy, warstwa chmur leżała na wysokości około ośmiu tysięcy stóp. Tak wysokie chmury nie stanowią problemu, bo za sznurek pociąga się dopiero na wysokości czterech tysięcy stóp. Ważne jest, żeby uczeń widział ziemię, kiedy spadochron się rozwinie. Żeby nie poleciał po cholerę gdzieś do Newcastle, tylko widział sygnały z ziemi mówiące, jak masterować w zależności od wiatru i terenu, żeby bezpiecznie wylądować w strefie lądowania, prawda? Kiedy startowaliśmy, napływały także inne chmury, ale wyglądało na to, że są jeszcze daleko. Problem tkwił w tym, że klub miał starą cesnę, która trzymała się kupy wyłącznie dzięki mocnej taśmie samoprzylepnej, wieczornym modlitwom i dobrej woli. Potrzebowała ponad dwudziestu minut, żeby się wznieść na wysokość dziesięciu tysięcy stóp, z której mieliśmy skakać. Po starcie zaczęło wiać. I kiedy już wznieśliśmy się ponad chmury na ośmiu tysiącach, przywiało pod nie drugą warstwę chmur, a my tego nie wiedzieliśmy, rozumiesz? Nie mieliście kontaktu radiowego z Ziemią? Nie mogli wam powiedzieć o tych niskich chmurach? <grytanie> Radio, <grytanie> ten fakt również później wyciszono. Ale pilot zawsze puszczał stonsów na full w kokpicie, kiedy zbliżaliśmy się do dziesięciu tysięcy stóp, żeby trochę podniecić kursantów, wzbudzić w nich nieco agresji w miejsce cholernego strachu. Więc nawet jeśli mówili coś przez radio, to my w każdym razie nie usłyszeliśmy tego. Nie porozumieliście się z ludźmi na ziemi nawet tuż przed skokiem? Harry, nie utrudniaj mi tej historii jeszcze bardziej, okej? Okay? Okej. Okay. Druga rzecz, która źle poszła, to był bałagan z wysokościomierzem. Należy go wyzerować przed startem w taki sposób, żeby wskazywał względną wysokość nad ziemią. Tuż przed skokiem zorientowałem się, że zapomniałem swojego wysokościomierza, ale pilot zawsze zabiera ze sobą pełne wyposażenie, więc pożyczyłem od niego. On tak samo jak my, bał się, że pewnego dnia samolot rozpadnie się na kawałki. Byliśmy już na dziesięciu tysiącach stóp, Pilot przyciszył stąsów i zorientował się, że przez radio mówią, że niskie chmury napływają, a nie, że napłynęły. Dlatego zaczęło nam się śpieszyć. Musiałem czym prędzej wyjść na skrzydło i nie zdążyłem porównać swojego wysokościomierza z wysokościomierzem kursanta, który oczywiście przed startem sprawdziłem i wyzerowałem. Liczyłem, że wysokościomierz pilota mniej więcej się zgadza, chociaż on nie zawsze go zerował, ale za bardzo się nie denerwowałem. Kiedy się ma za sobą pięć tysięcy skoków jak ja, i tak można ocenić wysokość dokładnie na oko, patrząc na Ziemię. Staliśmy na skrzydle. Kursant miał już za sobą trzy dobre skoki, więc nie miałem powodów do niepokoju. Nie było żadnych problemów z wyskokiem. Wyszliśmy w pozycji X. Kursant szybował stabilnie i ładnie, kiedy sunęliśmy przez pierwszą warstwę chmur. Trochę się przestraszyłem na widok nowej warstwy pod nami, ale pomyślałem, że wykonamy po prostu te ćwiczenia, które powinniśmy i zobaczymy, jak wysoko jesteśmy, gdy będziemy się zbliżać. Student zrobił kilka prawidłowych obrotów pod kątem 90 stopni i przemieszczeń horyzontalnych, zanim znów wróciliśmy do zwykłej pozycji X. Mój wysokościomierz wskazywał sześć tysięcy stóp, kiedy kursant zaczął sięgać po sznurek zwalniający spadochron. Zasygnalizowałem mu więc, że ma poczekać. Spojrzał na mnie, ale trudno jest odczytać minę faceta, któremu policzki i wargi fruwają wokół uszu, jak pranie rozwieszone na sznurze podczas szalejącego sztormu. Józef urwał i zadowolony pokiwał głową. Tak jak pranie rozwieszone na sznurze podczas szalejącego sztormu powtórzył. Cholera. Nieźle powiedziane. Zdrowie. Butelka odwróciła się dnem do góry. Kiedy dotarliśmy do warstwy chmur, mój wysokościomierz wskazywał pięć tysięcy stóp. Podjął Józef odzyskawszy oddech. Jeszcze tysiąc stóp do pociągnięcia za sznurek. Trzymałem kursanta. Obserwowałem wysokościomierz na wypadek, gdyby warstwa chmur okazała się gruba i gdybyśmy musieli otwierać spadachrony pośród nich, ale niemal od razu z nich wyszliśmy. Serce mi zamarło, gdy zobaczyłem, że ziemia zbliża się do nas w galopującym pędzie. Drzewa, trawa, asfalt. To było jak zoom w kamerze. Natychmiast pociągnąłem oba sznurki. Gdyby któryś z nas miał jakiś problem z głównym spadochronem, nigdy w życiu nie zdążyłby otworzyć rezerwowego. Okazało się bowiem, że te niskie chmury wisiały na dwóch tysiącach. Ludzie na ziemi zbledli, widząc jak wyłaniamy się z nich bez spadochronów. Ten kursant na dodatek wpadł w panikę, gdy spadochron się rozwinął i udało mu się wylądować na drzewie. Nic mu się nie stało, zawisł cztery metry nad ziemią, ale zamiast czekać na pomoc, odciął się od spadochronu, spadł i złamał nogę. Złożył skargę, że czuć było ode mnie alkoholem i sprawa trafiła do zarządu klubu. Zostałem zawieszony do końca życia. Józef dokończył butelkę numer dwa. I co było później, Józef? odrzucił butelkę. To. Zasiłek, złe towarzystwo i wino zaczynał już bełkotać. Oni mi złamali skrzydła, Harry. Pochodzę z rodu ludzi, wron i nie potrafię żyć jak Emu. Cienie w parku już wcześniej się skuliły, ale teraz zaczęły się znów prostować. Harry zbudził się, bo Józef stał nad nim. Idę do domu, Harry. Może chcesz parę rzeczy z altany, zanim pójdę? O cholera. Pistolet i kurtka. Harry wstał. Był już najwyższy czas na drinka. Kiedy Józef znów zamknął altanę, stanął, przestępując z nogi na nogę i zsąd zęby. Sądzisz więc, że niedługo wrócisz do Norwegii? Spytał Józef. Ta, jutro pojutrze. Mam nadzieję, że następnym razem zdążysz na samolot. Myślałem, żeby dziś po południu zadzwonić do linii lotniczych i do pracy. Pewnie zachodzą w głowę, co się ze mną stało. Cholera. Józef uderzył się ręką w czoło i znów wyjął klucze. Chyba w tym moim czerwonym winie jest za dużo garbników, zżerają komórki mózgowe. Nigdy nie pamiętam, czy zgasiłem światło a dozorca się wścieka, kiedy zostawię zapalone. Otworzył drzwi do altany. Światło było zgaszone. Ha, ha. Wiesz, jak to jest. Kiedy zna się jakieś miejsce na pamięć, to światło gasi się odruchowo. Człowiek się nie zastanawia nad tym, co robi, a potem nie pamięta, czy zrobiło się to, czy nie. Coś się stało, Harry? Harry zesztywniał i wpatrywał się w Josefa ze zdumieniem. Światło, powiedział tylko. Światło było zgaszone. Dozorca w St. George Theatre, w zdumieniu kręcąc głową, nalał haremu jeszcze kawy. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Co wieczór jest pełno. Jak pokazują ten numer z gilotyną, ludzie wpadają w amok, wrzeszczą i tupią. Nawet na plakatach jest napis GILOTYNA ŚMIERCI Znana z telewizji i gazet Zabijała już wcześniej Stała się niech co cholera gwiazdą Dziwne rzeczy Dziwne To znaczy, że znaleźli kogoś, kto zastępuje Od to na recht nagla I przedstawienie się nie zmieniło Mniej więcej Nigdy wcześniej nie było takiego sukcesu A co z tym numerem Z zastrzelonym kotem Wiedzieli jakoś nie pasował, Harry wiercił się na krześle czuł pot płynący pod koszulą. Ja też nie mogłem do końca pojąć, po co był ten numer. To był pomysł recht nagle. Sam w młodości próbowałem swoich sił jako klaun, więc lubię wiedzieć, co się dzieje na scenie, kiedy występują cyrkowcy. I pamiętam, że ten numer wszedł do przedstawienia dopiero na próbach dzień wcześniej. Tak myślałem, że to pomysł Ottona. Harry podrapał się po świeżo ogolonej brodzie. Są pewne rzeczy, które nie dają mi spokoju. I może ty mi pomożesz. Możliwe, że kompletnie się mylę, ale posłuchaj mojej teorii i powiedz, co o niej myślisz. Otto jest pewien, że siedzę na sali. Wie coś, czego ja nie wiem. I chcę, żebym to zrozumiał, ale nie może wystąpić z tym otwarcie z mnóstwa różnych powodów. Może dlatego, że sam jest w to zamieszany. Ten numer jest więc przeznaczony dla mnie. Chce mi powiedzieć, że ten, na którego poluję, sam jest myśliwym. Że to ktoś taki jak ja. Kolega po fachu. Wiem, że to brzmi dość mętnie, ale wiesz przecież, jak ekscentryczny potrafi być od Co o tym myślisz? Czy to w jego stylu? Dozorca długo przyglądał się haremu. Konstablu. Uważam, że powinieneś napić się jeszcze trochę kawy. Ten numer nie miał w sobie nic szczególnego. To klasyczny numer Jandy Jandaszewskiego. Każdy cyrkowiec ci to powie. Nic więcej w tym nie ma. Przepraszam, jeśli ci coś popsułem, ale. Wprost przeciwnie, odparł Harry z ulgą. Właściwie miałem nadzieję na takie rozwiązanie. Wobec tego mogę spokojnie skreślić tę teorię. Mówiłeś, że jest jeszcze kawa. Poprosił o pokazanie mu gilotyny, więc przeszli do rekwizytorni. Ciągle czuję ciarki na plecach, kiedy tu wchodzę, ale przynajmniej mogę już zasnąć, powiedział dozorca, otwierając drzwi. Szorowaliśmy to pomieszczenie przez dwa dni. Kiedy drzwi się otworzyły, ze środka powiało chłodem. Wkładać łachy, zawołał dozorca i zapalił światło. Gilotyna królowała na środku, nakryta prześcieradłem jak odpoczywająca diwa. Wkładać łachy? E, to taki miejscowy żarcik. W saint George wołamy tak, kiedy wchodzimy do ciemnego pokoju. Dlaczego? Harry uniósł prześcieradło i dotknął ostrza noża. To stara anegdota jeszcze z lat siedemdziesiątych. Szefem teatru był wtedy Berg, Albert Mosko. Człowiek pełen temperamentu, ale my, którzy z nim pracowaliśmy, bardzo go lubiliśmy. To był prawdziwy człowiek teatru. Świeć, panie, nad jego duszą. Mówi się, że ludzie teatru to podrywacze i libertyni. No i być może to prawda. W każdym razie, w tamtym czasie mieliśmy w zespole znanego, przystojnego aktora. Nazwiska nie wymienię, ale to był stary kozioł. Kobiety usychały z miłości na jego widok, a mężczyźni przeklinali go z zazdrości. Przyjmowaliśmy wtedy czasami wycieczki, które chciały obejrzeć teatr, i pewnego dnia przewodnik przyprowadził grupę uczniów do rekwizytorni. Zapalił światło, a tam nasz kozioł na rokokowej sofie, której używaliśmy w szklanej menażerii Tenis i Williamsa, zabawiał się z jedną z kelnerek ze stołówki. Przewodnik mógł rzecz jasna uratować sytuację. Ten słynny aktor. Nie wymieniajmy jego nazwiska, leżał odwrócony plesami, ale przewodnikiem był młody chłopak, który miał nadzieję, że pewnego dnia zostanie aktorem. I jak większość ludzi teatru był okropnie próżny. Dlatego nie nosił okularów, chociaż był krótkowidzem. Krótko mówiąc, nie zauważył, co się dzieje na Sofie i uznał, że nagły tłok w drzwiach powstał dlatego, że tak świetnie opowiada i każdy chce go usłyszeć. Dalej mówił o Tennessee Williamsie, a wtedy stary Kozioł głośno zaklął, chociaż cały czas pilnował się, żeby nie pokazywać twarzy, tylko owłosiony tyłek. Ale przewodnik rozpoznał go po głosie i zawołał, Siedzi pan tutaj? Bruce Leslington? Dozorca ugryzł się w język. Ojej! Harry roześmiał się głośno i podniósł ręce do góry. W porządku. Już zapomniałem to nazwisko. To dobrze. Następnego dnia Mosko zwołał wszystkich na zebranie. Krótko wyjaśnił, co się stało i powiedział, że to bardzo poważna sprawa. Nie stać nas na taką reklamę, oświadczył. Dlatego niestety jestem zmuszony wprowadzić natychmiastowy zakaz tego typu wycieczek. Śmiech dozorcy gruchnął między ścianami rekwizytorni. Harry też się uśmiechnął. Tylko odpoczywająca diwa z drewna i stali pozostała równie milcząca i niezdobyta. Rozumiem teraz, dlaczego wołacie wkładać łachy. A co się stało z tym nieszczęsnym przewodnikiem? Został w końcu aktorem? Niestety dla niego i na szczęście dla teatru nie. Ale dalej działał w branży i jest dzisiaj oświetleniowcem, tu, w St. George. Zapomniałem, przecież go poznałeś. Harry odetchnął powoli. Znów poczuł warczenie w brzuchu. Cholera, ale tu gorąco. Tak, rzeczywiście. Chyba teraz nosi szkła kontaktowe, prawda? Nie. Twierdzi, że lepiej pracuje, kiedy widzi scenę trochę niewyraźnie. Dzięki temu skupia się na całości, zamiast czepiać się detali. To naprawdę dziwak. Dziwak, powtórzył Harry. Rozdział 16. Martwe kangury, peruka i pogrzeb. Kilka dni później Kristin wróciła do oslo. Harry od znajomych dowiedział się, że przywiozła dwuletnią córeczkę, lecz Anglika zostawiła w Londynie. Pewnego wieczoru zobaczył ją w sardines. Kiedy podszedł bliżej, spostrzegł jak bardzo się zmieniła. Skóra miała bladą, a włosy wisiały bez życia. Gdy go dostrzegła, twarz jej pękła w przerażonym uśmiechu. Przywitał się z Kiartanem, przyjacielem muzykiem, który wydał mu się znajomy. Kristin mówiła szybko i nerwowo o nieistotnych rzeczach, nie pozwalając Haremu zadać żadnych pytań, których się spodziewała. Opowiadała o planach na przyszłość, ale w oczach nie zapalały jej się iskry. A entuzjastyczna gestykulacja tamtej Kristin, którą pamiętał, zmieniła się w apatyczne ruchy. W pewnym momencie Haremu wydawało się, że płakała, lecz wtedy był już tak pijany, że nie mógł tego stwierdzić z całą pewnością. Kiartan gdzieś poszedł, potem wrócił, mruknął jej coś do ucha i wyzwolił się z jej objęć, uśmiechając się z wyższością do Harego. Potem wszyscy wyszli. Harry i Kristin. Zostali sami w opustoszałym lokalu, wśród pustych paczek po papierosach i odłamków szkła, dopóki ich nie wyrzucono. Trudno powiedzieć, kto komu pomagał iść i kto zaproponował hotel, ale w każdym razie trafili do sawoju gdzie prędko rozprawili się z minibarem i poszli do łóżka. Harry z obowiązku podjął nieudaną próbę penetracji, ale było już za późno oczywiście było za późno. Christine leżała z głową zakopaną w poduszkę i nie przestawała płakać. Obudziwszy się, Harry wymknął się z pokoju i taksówką pojechał do kawiarni pocztowej, którą otwierano godzinę przed innymi knajpami. Siedział tam, czując, jak bardzo jest już za późno. Słucham przepraszam, że dzwoni o tej porze, Lebie mówi Harry, Holly. Holly? O rany, która godzina jest teraz w Norwegii? Nie wiem, posłuchaj. Nie jestem w Norwegii. Nastąpił pewien bałagan z samolotem. Jaki bałagan? Powiedzmy, że wyleciał za wcześnie, a trudno było o miejsce w innym. Potrzebuję pomocy. Mów. Musisz się ze mną spotkać w mieszkaniu od tonarch nagla. Weź ze sobą łom, jeśli nie umiesz obchodzić się z wytrychem. Okej, okay. teraz od razu. Dobrze by było. Będę ci bardzo wdzięczny, stary. I tak źle spałem. Halo? Doktor Engelson? Chodzi mi o pewne zwłoki. Nazywam się... Nie obchodzi mnie, jak się pan nazywa. Jest trzecia w nocy. Może pan spytać doktora Hansona, który ma dyżur. Dobranoc. Źle pan słyszy? Mówiłem do... Mówi Holly. Proszę nie odkładać słuchawki. Ten, Holly? Cieszę się, że nareszcie przypomina pan sobie moje nazwisko, doktorze. Odkryłem coś ciekawego w mieszkaniu, gdzie znaleziono Andrew Kensingtona. Muszę go zobaczyć, a raczej muszę zobaczyć ubranie, które miał na sobie w chwili śmierci. Wciąż je macie, prawda? Tak, ale spotkajmy się przy kostnicy za pół godziny. Miły panie Holly, naprawdę nie rozumiem. Niech pan mnie nie zmusza do powtarzania, doktorze. Wykluczenie ze Związku Lekarzy, sprawa o odszkodowanie, wytoczona przez krewnych gazety. Chce pan, żebym mówił dalej? W ciągu pół godziny nie zdążę. O tej porze, dobry ruch jest niewielki, doktorze. Czuję, że mimo wszystko pan zdąży. Makormak wszedł do biura, zamknął drzwi za sobą i stanął przy oknie. Zmienna letnia pogoda sydnej nie dawała o sobie zapomnieć. Przez całą noc padał deszcz. Makormak miał już ponad 60 lat, przekroczył próg wieku emerytalnego dla policjantów i zaczął jak emeryt w samotności mówić do siebie. Głównie komentował drobne codzienne obserwacje, których, jak sądził nikt inny oprócz niego, nie potrafi ocenić. Na przykład wygląda chyba na to, że dzisiaj też się przejaśni. Teraz stał kołyżąc się na palcach i piętach, wpatrzony w swoje miasto i mówił: Znów dziś przyszedłem pierwszy, tak, tak. Dopiero gdy odwiesił kurtkę do szafy za biurkiem, zwrócił uwagę na odgłosy dochodzące z kanapy. Jakiś mężczyzna usiłował podnieść się z pozycji leżącej do siedzącej. Holy? zdumiał się McCormack. Przepraszam, sir. Mam nadzieję, że nic nie szkodzi, że pozwoliłem sobie skorzystać z kanapy? W jaki sposób się tu dostałeś? Nie zdążyłem oddać znaczka upoważniającego do wejścia i nocny portier mnie wpuścił. Drzwi do pańskiego biura były otwarte, a ponieważ to z Panem chcę rozmawiać, więc się tu usadowiłem. Powinieneś być w Norwegii, dzwoniła twoja szefowa. Wyglądasz okropnie, Holly. Co pan odpowiedział, ser? że być może zdecydowałeś się zostać do pogrzebu Kensingtona jako przedstawiciel Norwegii. Ale skąd pan wiedział? Podałeś nasz numer liniom lotniczym, więc kiedy zadzwonili na pół godziny przed odlotem samolotu, ponieważ jeszcze się nie pojawiłeś, zrozumiałem, w czym rzecz. Resztę wyjaśnił jeden telefon do Crescent Hotel i poufna rozmowa z dyrektorem. Na próżno próbowaliśmy ci odszukać. Wiem, jak jest, Holly – i proponuję, żebyśmy nie robili większej awantury na ten temat. Wszyscy rozumieją, że to zwykła reakcja po takiej sprawie. Teraz najważniejsze, żebyś się pozbierał i to tak, byśmy mogli cię wsadzić do samolotu. Bardzo dziękuję, ser. Nie ma za co. Poproszę sekretarkę, żeby porozumiała się z towarzystwem lotniczym. Jeszcze parę drobiazgów, zanim Pan to zrobi, ser. Popracowaliśmy trochę dzisiejszej nocy i ostateczne wyniki uzyskamy dopiero, jak chłopaki z technicznego przyjdą do pracy i wszystko sprawdzą, ale i bez tego jestem pewny, jakie będą, ser. Stary wentylator mimo ciągłego smarowania w końcu całkiem się załamał i wymieniono go na nowy, większy i prawie bezczelestny. Harry stwierdził, że nawet podczas jego nieobecności świat posuwa się naprzód. Z obecnych jedynie Watkins i Young nie znali jeszcze szczegółów, ale Harry postanowił zacząć od samego początku. Nie zastanawialiśmy się nad tym, kiedy znaleźliśmy Andrew, ponieważ był wtedy jasny dzień. Nie zwróciłem na to uwagi również, kiedy poznałem czas zgonu. Dopiero później uświadomiłem sobie, że kiedy przyszliśmy do mieszkania rech nagla, światło było zgaszone. Gdyby to wszystko miało odbyć się tak, jak do tej pory zakładaliśmy, to wyglądałoby następująco. Andrew zgasił światło wyłącznikiem na ścianie przy drzwiach. Po omacku, w oszołomieniu heroinowym, dotarł do krzesła w pokoju, w którym o drugiej w nocy jest ciemno jak w grobie. Wdrapał się na rozchwiane krzesło, i założył sobie pętle na szyję. W ciszy, która nastąpiła, jasne się stało, że nawet przy dostępie do nowoczesnej technologii trudno jest stworzyć wentylator, którego odgłos nie byłby bardzo irytujący, nawet jeśli jest bardzo cichy. To rzeczywiście brzmi dość dziwacznie przyznał Watkins. Ale może wcale nie było ciemno może z zewnątrz wpadało światło latarni albo jakieś inne. Lebie i ja poszliśmy tam dziś w nocy o drugiej, żeby to sprawdzić. W pokoju było ciemno jak w grobie. A może światło jednak było zapalone, kiedy tam przyszliście, tylko nie zwróciliście na to uwagi, spytał ją. Był przecież jasny dzień. który z policjantów mógł je zgasić później. Odcinaliśmy Andrew nożem, odparł Lebie. Nie chciałem się narażać na kopnięcie prądem i sprawdziłem, czy światło jest zgaszone. — Okej — powiedział Watkins. — Załóżmy, że wolał wieszać się po ciemku. Kensington był dziwakiem, to nic nowego. — Ale on nie powiesił się po ciemku — oświadczył Harry. McCormack chrząknął z tyłu. — Oto co znaleźliśmy w mieszkaniu, recht nagla — obwieścił Harry — Podnosząc do góry żarówkę. Widzicie tę brązową plamę? To przypalony sztuczny jedwab. Teraz podniósł do góry białą koszulę. A to koszula, którą Andrew miał na sobie, kiedy go znaleźliśmy. Non-iron. 60% sztucznego jedwabiu. A sztuczny jedwab topi się przy 260 stopniach Celsjusza. Natomiast na powierzchni żarówki jest około 450 stopni. Widzicie tę brązową plamę nad kieszonką na piersi? W tym miejscu żarówka miała kontakt z koszulą, kiedy go znaleźliśmy. Imponująca znajomość fizyki, Holly, pokręcił głową Watkins. Powiedz, co twoim zdaniem się wydarzyło? Jedno z dwojga, odparł Harry. Ktoś mógł przejść tam przed nami, zobaczyć Andrew wiszącego, zgasić światło i wyjść. Problem w tym, że jedyne dwie pary kluczy do mieszkania znaleziono przy Ottonie i Andrew. W mieszkaniu jest zamek zatrzaskowy, prawda? Spytał Watkins. Ta osoba mogła otworzyć sobie drzwi kluczem, a potem włożyć go do kieszeni. And no nie, wtedy Andrew by nie wszedł. Watkins leciutko się zarumienił. Mimo wszystko, coś w tym może być, powiedział Harry. Wedle mojej teorii Andrew wcale nie miał klucza do tego mieszkania, lecz został wpuszczony przez kogoś, kto już tam był albo przyszedł razem z nim. To ten człowiek miał drugi klucz. I ten człowiek był obecny w chwili śmierci Andrew. Później wsunął mu klucz do kieszeni, żeby wyglądało na to, że Andrew dostał się tam na własną rękę. Wskazuje na to fakt, że klucz nie wisiał w pęku razem z pozostałymi kluczami. Potem ten człowiek zgasił światło, i wychodząc zatrzasnął drzwi za sobą. Zapadła cisza. Chcesz powiedzieć, że Andrew Kensington został zamordowany? spytał Watkins. Jeśli tak, to w jaki sposób? Sądzę, że Andrew najpierw został zmuszony do zrobienia sobie zastrzyku z heroiny do przedawkowania, prawdopodobnie pod wpływem wymierzonego w siebie pistoletu. Dlaczego nie mógł tego zrobić z własnej woli, zanim tam przyszedł? Po pierwsze, nie wierzę, żeby tak dobrze kontrolujący się narkoman z tak wypracowaną rutyną, jak Andrew, pewnego dnia przypadkiem przedawkował. Po drugie, Andrew nie miał dostatecznej ilości narkotyków na przedawkowanie. To po co było go wieszać? Przedawkowanie to nie jest żadna ścisła wiedza. Trudno przewidzieć, jak zareaguje zahartowany organizm. Może zdołałby przeżyć dostatecznie długo, by ktoś go znalazł. Chodziło raczej o zamroczenie go, żeby nie stawiał oporu przy umieszczaniu go na krześle i zarzuceniu pętli na szyję. A propos tego przewodu, lebie. Lebie po trudnych wyczynach gimnastycznych języka i warg zdołał przesunąć wykałaczkę w kąciku ust. Poprosiliśmy chłopaków z technicznego o sprawdzenie przewodu. Przewody wystające z sufitu rzadko się czyści, uznaliśmy więc, że łatwo będzie znaleźć odciski palców. Ale ten przewód był czysty, jak hm. lebie pomachał ręką. Jak coś bardzo czystego podsunął jąk. No właśnie. Jedyne odciski, jakie znaleźliśmy, należały do nas. Czyli, że albo Andrew wytarł ten przewód, zanim się powiesił, myślał głośno Watkins, i wsunął głowę w pętle bez użycia palców, albo ktoś inny mu w tym pomógł. Czy to właśnie próbujecie powiedzieć? Na to wygląda, szefie. Ale jeśli ten facet jest taki bystry, jak go opisujecie, to dlaczego wychodząc, gasi światło? Watkins rozłożył ręce i rozejrzał się wokół stołu. Ponieważ działa odruchowo, bez zastanowienia, odparł Harry. Tak się zachowują ludzie, wychodząc z własnego mieszkania albo z mieszkania, do którego mają klucze i z którego mogą korzystać, kiedy chcą. Harry oparł się na krześle. Pocił się jak świnia i nie wiedział, jak długo jeszcze będzie mógł wytrzymać w oczekiwaniu na drinka. Wydaje mi się, że facet, którego szukamy, to tajemniczy kochanek Ottona Recht-Nagla windzie Lebie stanął obok Harego. Idziesz na lunch? spytał. O tym myślałem. Masz coś przeciwko temu, żebym się przyłączył? Ależ skąd. Lebie był dobrym towarzystwem dla osoby, której nie chciało się za dużo gadać. Znaleźli stolik w Soulter na Market Street. Kiedy Harry zamówił jima bima, Lebie podniósł głowę znad karty. Poprosimy o dwie sałatki z baramundi, czarną kawę i świeże, smaczne pieczywo. Harry popatrzył na niego zaskoczony. Dziękuję, ale myślę, że ja na razie nie będę nic jadł, powiedział do kelnera. Proszę przynieść to, o co prosiłem, odparł lebie z uśmiechem. Kolega zmieni zdanie, jak spróbuje baramundi. Kelner zniknął, a Harry spojrzał na lebiego. Ten położył na stole obie dłonie z rozstawionymi palcami i przenosił wzrok z jednej na drugą, jak gdyby próbował znaleźć różnicę. Kiedy byłem młody, wybrałem się autostopem wzdłuż wybrzeża do Cairns w obrębie wielkiej rafy koralowej, oznajmił swoim gładkim dłonią. W pensjonacie dla trampów poznałem dwie Niemki, które wyruszyły na wyprawę dookoła świata. Pojechały wynajętym samochodem aż Sydney, i opowiedziały dokładnie o wszystkich miejscach, w których były, ile czasu tam spędziły i dlaczego, i jaki miały plan na dalszą podróż. Wyraźnie było widać, że naprawdę niewiele pozostawiły przypadkowi. Może to tkwi w naturze Niemców. Więc kiedy spytałem, czy widziały po drodze kangury, roześmiały się z wyższością, zapewniając mnie, że oczywiście. A w domyśle, że kangury znalazły się na ich listach. Byłyśmy tam? I widziałyśmy. Zatrzymałyście się, żeby je karmić? spytałem, a wtedy zdziwione popatrzyły najpierw na siebie, a potem na mnie. Ależ nie. Dlaczego? Są bardzo zabawne, bo były martwe. Hare był tak zdumiony długim monologiem Lebiego, że zapomniał się śmiać. Kangury wybiegające na drogę to duży problem w Australii i każdy, kto wyjechał gdzieś poza miasto, zetknął się z trupami kangurów leżących przy drodze. Kelner postawił drinka przed harem. Lebie popatrzył na szklankę. Przedwczoraj widziałem dziewczynę, która była tak śliczna, że miałem ochotę pogładzić ją po policzku i powiedzieć jej coś miłego. Miała dwadzieścia parę lat, była ubrana w niebieską sukienkę, i bosa, ale była martwa. Jak wiesz, była blondynką, została zgwałcona i miała sine ślady na szyi po duszeniu. A dzisiaj w nocy śniło mi się, że zwłoki tych bezsensownie młodych i bezcelowo pięknych dziewczyn wypełniają rowy przydrożne w całej Australii, od Sydney po Cairns, od Adelaide po Perth, od Darwin po Melbourne. I to z jednego tylko powodu, że zamknęliśmy oczy, ponieważ nie mogliśmy znieść prawdy, że nie zrobiliśmy dość, że pozwoliliśmy sobie na słabość i ludzkie odruchy. Harry zrozumiał, do czego lebie zmierza. Kelner przyniósł ryby. Ty najbardziej zbliżyłeś się do tego człowieka, Harry. To ty leżałeś z uchem przyłożonym do ziemi, i być może rozpoznasz wibracje powstałe od jego kroków, jeśli znów będzie się zbliżał. Zawsze znajdzie się sto dobrych powodów na to, żeby się upić. Ale jeśli będziesz leżał i żygał w jakimś pokoju hotelowym, to nikomu już nie pomożesz. On nie jest ludzki, więc my też nie możemy być ludzcy. Musimy wytrzymać wszystko, oprzeć się wszystkiemu. Lebie rozłożył serwetkę, ale musimy jeść. Harry przyłożył szklankę z whisky do ust i patrząc na lebiego, wolno ją opróżniał. Potem pustą odstawił na stolik, skrzywił się i sięgnął po nóż i widelec. Dalszy ciąg posiłku upłynął w milczeniu. Harry nie mógł powstrzymać uśmiechu, kiedy usłyszał, że Watkins wysłał Jonga, by przesłuchał tłustą sąsiadkę od tona recht nagla. Miejmy nadzieję, że na nim nie usiądzie, powiedział Lebie. Harry i Lebie pojechali na King Cross i tam Harry wyskoczył. Dziękuję, Sergej. Tak jak mówiłem, myślę, że najlepiej będzie, jeśli dalej pójdę już sam. Lebie pozdrowił go palcami uniesionymi do czoła i zniknął. Sandra stała na swoim zwykłym miejscu. Poznała go dopiero, gdy podszedł tuż do niej. Dziękuję za ostatnie spotkanie, powiedziała. Spojrzenie miała dalekie źrenice, maleńkie. Poszli do Bourbon and Beef, gdzie natychmiast przypędził kelner i odsunął dla Sandry krzesło. Harry spytał ją, na co ma ochotę. Zamówiła kolej dużą łyski. O rany, myślałam, że mnie wyrzuci, powiedziała z ulgą. Jestem tu kimś w rodzaju stałego gościa wyjaśnił Harry. A co z twoją przyjaciółką? Z Birgitą? Harry zwlekał z odpowiedzią. Nie wiem, nie chce ze mną gadać. Mam nadzieję, że czuję się okropnie. Dlaczego masz nadzieję, że jej jest okropnie? Bo mam nadzieję, że mnie kocha. Sandra roześmiała się chrapliwie. A jak ty się miewasz, Harry Holly? Okropnie. Harry uśmiechnął się ze smutkiem. Ale możliwe, że poczuję się lepiej, jeśli uda mi się złapać mordercę. I sądzisz, że ja mogę ci w tym pomóc? Zapaliła papierosa. Jej twarz, jeśli to możliwe, wydawała się jeszcze bledsza i bardziej ściągnięta niż ostatnio. Oczy miały czerwone obwódki. Jesteśmy do siebie podobni, stwierdził Harry, wskazując na ich odbicia w przyciemnionej szybie przy stoliku. Sandra nic nie powiedziała. Pamiętam chociaż cokolwiek niewyraźnie, że Birgitta rzuciła twoją torebkę na łóżko i wszystko się z niej wysypało. W pierwszej chwili wydawało mi się, że nosisz w torebce Pekinczyka. Harry urwał na chwilę. Powiedz mi, na co ci właściwie blond peruka? Sandra wyjrzała przez okno. A może raczej patrzyła w okno na ich odbicia? Pewien klient mi ją kupił. Chcę, żebym ją wkładała, kiedy jest ze mną. Kto to? Sandra pokręciła głową. Zapomnij o tym, Harry, nie powiem. W moim zawodzie nie obowiązuje zbyt wiele reguł, ale trzymanie języka za zębami na temat klientów to jedna z nich. I to dobra reguła. Harry westchnął. Ty się boisz, stwierdził. Z oczu Sandry strzeliły błyskawice. Nie wysilaj się, Harry. Nic ze mnie nie wyciągniesz, ok? Nie musisz mi mówić, kto to jest, Sandro. Ja i tak wiem. Chciałem tylko najpierw sprawdzić, czy będziesz się bała o tym rozmawiać. Ja i tak wiem, przedrzeźniała go Sandra, wyraźnie wkurzona. A niby skąd wiesz? Widziałem kamień, który wypadł ci z torebki, Sandro. Zielony kryształ. Poznałem go przez namalowany na nim znak Zodiaku. On ci go dał. To kamień ze sklepu jego matki, z kryształowego zamku. Sandra patrzyła na niego wielkimi czarnymi oczyma. Czerwone usta zastygły w brzydkim grymasie. Harry delikatnie położył jej rękę na ramieniu. Dlaczego tak się boisz Iwansa łajta, Sandro? Dlaczego nie chcesz nam go wydać? Sandra przyciągnęła rękę do siebie. Znów odwróciła się do okna. Harry czekał. Kiedy zaczęła pociągać nosem, podał jej chusteczkę, która z niepojętych przyczyn znalazła się w jego kieszeni. Nie tylko tobie jest okropnie, wiesz, szepnęła po chwili. Kiedy się do niego odwróciła, oczy miała jeszcze czerwiejsze. Wiesz, co to jest? Podciągnęła ręka w sukienki, odsłaniając białe przed pokryte czerwonymi, zaognionymi plamkami. Na niektórych były strupki. Heroina? spytał Harry. Morfina, odparła Sandra. Mało kto w Sydnej mają w asortymencie, bo większość klientów i tak kończy na heroinie. Ale ja mam alergię na heroinę. Mój organizm jej nie toleruje. Próbowałam raz. I o mało nie umarłam. Moja trucizna to morfina. A w ostatnim roku tylko jeden człowiek na King Cross był w stanie ją zdobyć w odpowiedniej ilości. Płacę mu, zgadzając się na odgrywanie pewnych ról, maluję się i wkładam białą perukę. Dla mnie to w porządku, gówno mnie obchodzi, jakiego on kopa z tego ma, bylebym tylko ja miała swojego. W dodatku są ludzie bardziej chorzy od tych, którzy chcą, żeby się przebierać za ich matkę. Za matkę? zdziwił się Harry. Wydaje mi się, że on nienawidzi swojej matki. Albo kocha ją trochę inaczej niż wszyscy, albo nie jestem pewna. On nie chce o tym rozmawiać, a bogowie jedni wiedzą, jak bardzo ja nie mam na to ochoty. Roześmiała się głucho. Jak sądzisz, dlaczego on jej nienawidzi? Ostatnio kilka razy był twardszy niż zwykle, powiedziała Sandra. Zostawił mi kilka siniaków. Próbował cię dusić? spytał Harry. Sandra kiwnęła głową. Raz. Było to tego dnia, kiedy w gazecie napisali o zamordowanej norweszce, o tym, że została uduszona. Objął mnie rękami za szyję, kazał leżeć spokojnie i nie bać się. Później już o tym nie myślałam. Dlaczego? Sandra wzruszyła ramionami. Ludzie ulegają temu, co czytają i widzą. Czerpią z tego inspirację. Weź na przykład dziewięć i pół tygodnia. Kiedy film szedł w kinach, nagle całe mnóstwo klientów chciało, żebyśmy czołgały się nagie po podłodze, a oni siedzieli na krześle i patrzyli. Gówniany film, stwierdził Harry. I jak się to skończyło? Położył mi ręce na szyi i zaczął kciukami wodzić po grdycy. Nie było w tym przemocy, ale ja ściągnęłam perukę i oświadczyłam, że nie chcę się w to bawić. On oprzytomniał i powiedział, że w porządku, że tak go tylko naszło że nie ma żadnego znaczenia. A ty mu uwierzyłaś? Sandra wzruszyła ramionami. Nie wiesz, jak nawet niewielkie uzależnienie może wpłynąć na Twój sposób patrzenia na świat, oświadczyła i dokończyła swoją łyski. Nie wiem. Harry z niechęcią popatrzył na butelkę coli, która wciąż stała przed nim nietknięta. McCormack niecierpliwie bębnił palcami. Harry pocił się, chociaż wentylator pracował na pełnych obrotach. Tłusta sąsiadka od tona recht nagla miała mnóstwo do powiedzenia, właściwie aż za dużo. Niestety nic z tego nie było interesujące. Jąk najwyraźniej miał problemy z udawaniem dobrego słuchacza w jej nieprzyjemnym towarzystwie. Tłusta krowa, odparł z uśmiechem na pytanie Watkinsa o wrażenie, jakie na nim zrobiła. Coś nowego na temat tej dziewczyny z Centennial Park? spytał McCormack. Niewiele, odparł Lebie. Ale przynajmniej stwierdziliśmy, że nie była najgrzeczniejszą dziewczynką. Brała amfetaminę i akurat zaczęła pracować w knajpie ze striptizem na King Cross. Zamordowano ją w drodze do domu. Mamy dwóch świadków, którzy uważają, że widzieli, jak wchodzi do parku. Coś więcej? Na razie nie, sir. Harry McCormack otarł pot. Przedstaw nam swoją teorię. – Tę najnowszą z nich – mruknął Watkins dostatecznie głośno, żeby wszyscy go usłyszeli. – No dobrze – zaczął Harry. – Nigdy nie znaleźliśmy tego świadka, o którym mówił Andrew. Tego, który miał widzieć Iwansa White'a w Nimbin w dniu zabójstwa Ingerholter. Teraz wiemy, że White jest bardziej niż normalnie zainteresowany blondynkami. Że miał trudne dzieciństwo i że ciekawe byłoby poznanie jego związków z matką. Nigdy nie miał stałej pracy ani stałego miejsca zamieszkania i dlatego trudno było śledzić jego ruchy. Nie jest wcale wykluczone, że mógł się potajemnie związać z Ottonem Recht Naglem. Nie jest też niemożliwe, że towarzyszył Ottonowi podczas tournée. Może nocował w hotelach i wyszukiwał ofiary tam, gdzie występowali. Ale to jednak tylko teoria. A może seryjnym mordercą jest Otto Recht Nagel, powiedział Watkins. Może recht nagle i Kensingtona zabił ktoś inny, kto nie ma nic wspólnego z pozostałymi morderstwami. Centennial Park, zamyślił się Lebie. To był nasz seryjny morderca. Założę się o wszystko, co mam. Wprawdzie nie mam zbyt wiele do stracenia. Lebie ma rację, powiedział Harry. On wciąż gdzieś krąży. Okej, okay. Westchnął McCormick. Zauważyłem, że nasz przyjaciel Holly zaczął używać wyrażeń nie jest niemożliwe, nie jest wykluczone, gdy lansuje swoje teorie, co może okazać się mądre. Kurczowe trzymanie się jednego wątku w niczym nam nie pomoże. Poza tym dla wszystkich powinno już być jasne, że mamy do czynienia z bardzo inteligentnym i obdarzonym wielkim tupetem człowiekiem. Spreparował dla nas odpowiedzi, których szukaliśmy. Podał nam mordercę na talerzu i zapewne liczy, że to nam wystarczy. Że uznamy sprawę za wyjaśnioną, skoro winny zginął z własnej ręki. Kiedy wskazał na Kensingtona, to oczywiście miał świadomość, że będziemy chcieli wyciszyć sprawę. I rzeczywiście, to był bardzo dobry pomysł. McCormack patrzył teraz na Harego. A wyciszając sprawę, musielibyśmy również uciąć nasze śledztwo. Teraz nasza przewaga polega na tym, że jemu wydaje się, że jest bezpieczny, a ludzie, którzy czują się bezpieczni, często postępują nieostrożnie. Najwyższy czas, żebyśmy jednak zdecydowali, w jaki sposób działamy dalej. Mamy nowego podejrzanego. I nie stać nas na kolejne spudłowanie. Problem w tym, że jeśli wabiąc grubą rybę narobimy za dużo plusków w wodzie, to możemy ją spłoszyć. Musimy zachować zimną krew i stać najzupełniej nieruchomo, dopóki nie zobaczymy tej ryby jasno i wyraźnie. Tak wyraźnie, że się nie pomylimy i tak blisko, że nie spudłujemy. Dopiero wtedy możemy rzucić harpun. Rozejrzał się dookoła. Wszyscy kiwali głowami, pochwalili zdrowy rozsądek szefa. Aby to osiągnąć, wymagana jest praca w defensywie, cicha i systematyczna, dodał McCormack. Nie zgadzam się, zaprotestował Harry. Wszyscy obrócili się na niego. Jest inny sposób na złapanie ryby, zamiast robienia plusków w wodzie, powiedział. Wystarczy żyłka i haczek z przynętą, na którą ryba, Da się złapać. Wiatr pchał przed sobą chmury kurzu, które wirowały wzdłuż żwirowej drogi, przeskakiwały przez niskie kamienne ogrodzenie cmentarza i wpadały na nielicznie zgromadzonych ludzi. Harry musiał zacisnąć oczy, żeby nie sypało w nie piaskiem. Wicher szarpał spódnicami i klapami płaszczy, z daleka wyglądało to tak, jakby zebrani tańczyli na grobie. Andrew Kensingtona wiatr z piekła rodem szepnął Watkins podczas modlitwy pastora. Harry zastanowił się nad jego słowami. Miał nadzieję, że Watkins się myli. Oczywiście trudno stwierdzić skąd wieje wiatr, ale wyraźnie mu się śpieszyło. Czy zjawił się tu, żeby porwać duszę Andrew? Jeśli tak, nigdy nie mógł mu zarzucić, że się leni. Szeleściły kartki psałterza i zielony prezent, na który usypano ziemię wykopaną z grobu. A ci, którzy nie mieli kapeluszy do przytrzymywania, musieli pogodzić się ze zniszczeniem pożyczek i innych wymyślnych zabiegów fryzjerskich. Harry nie słuchał pastora. Zmrożonymi oczami obserwował drugą stronę drogi. Włosy Birgitty Zwiane do tyłu przypominały ogromny czerwony płomień. Napotkała jego spojrzenie i nie zareagowała. Jakaś siwa, trzęsąca się staruszka siedziała na krzesełku z laską na kolanach. Skórę miała pożółkłą i nawet wiek nie zdołał ukryć jej wyraźnie angielskich końskich rysów twarzy. Wiatr lekko przekrzywił jej kapelusz. Harry po pewnym czasie zrozumiał, że to przybrana matka Andrew była jednak tak stara i słaba, że chyba nie zarejestrowała kondolencji, które złożył jej pod kościołem kiwnęła tylko głową, mamrocząc jakieś niezrozumiałe zdanie za nią stała drobna czarna, prawie niewidzialna kobieta z dwiema dziewczynkami, które trzymały się za ręce. Pastor rzucił ziemię na grób zgodnie z luterańskim obyczajem. Harry już wcześniej dowiedział się, że Andrew należał do kościoła anglikańskiego, jednego z największych w Australii obok kościoła katolickiego. Lecz Harry, który w dorosłym życiu był tylko na dwóch pogrzebach, nie zauważył, żeby ten różnił się od ceremonii odprawianych w Norwegii. Nawet pogoda była podobna. Kiedy chowali jego matkę, ponure, świno-niebieskie chmury pędziły ponad cmentarzem zachodnim ale na szczęście zanadto się spieszyły, by lunąć deszczem na żołobników. W dniu pogrzebu Roniego świeciło słońce, ale wtedy Harry leżał w szpitalu za zaciągniętymi zasłonami, bo światło przyprawiało go ból głowy. Tak samo jak dzisiaj policjanci z pewnością stanowili większość na tym pogrzebie, może nawet na koniec odśpiewali ten sam psalm Bliżej, mój Boże, do Ciebie. Zgromadzenie się rozsypało. Ludzie zaczęli kierować się do samochodów, a Harry znalazł się tuż za Birgittą. Przystanęła na moment, żeby mógł się z nią zrównać. — Wyglądasz na chorego — powiedziała, nie podnosząc oczu. — Nie wiesz, jak wyglądam, kiedy jestem chory — odparł. — A nie wyglądasz na chorego, kiedy jesteś chory? — spytała. — Tak czy owak mówię tylko, że wyglądasz na chorego. — Jesteś chory? Gwałtowny podmuch wiatru zakrył twarz Harego krawatem. — Może trochę — powiedział. — Ale nie za bardzo. — A ty wyglądasz jak meduza z tymi włosami powiewającymi mi na twarz. Harry wyjął z ust rudy włos. Birgitta uśmiechnęła się. — Ciesz się, że nie jestem Jelly Boxfish. — Jelly co? — zdziwił się Harry. — Jelly Boxfish — powtórzyła Birgitta — to meduza, których sporo tutaj w Australii. Można powiedzieć, że jest o stopień gorsza od zwykłej meduzy. Jelly boxfish? Harry usłyszał za plecami znajomy głos. Odwrócił się. To był tuwumba. Jak się macie? Harry po angielsku wyjaśnił, że to włosy Birgitty, które wiatr zwiał mu w twarz, nasunęły skojarzenie. No, gdyby to była jelly boxfish, na twarzy... Zaczęłyby ci już występować czerwone pręgi, i wrzeszczałbyś, jak człowiek ćwiczony batem odparł Tuwumba. Za kilka sekund byś się przewrócił, Ja sparaliżowałby ci narządy oddechowe, zacząłbyś się dusić, a bez natychmiastowej pomocy umarłbyś bardzo bolesną śmiercią. Harry podniósł ręce w geście obrony. Bardzo dziękuję, ale dość mam śmierci na dzisiaj, Tuwumbo. Aborygen pokiwał głową. Ubrany był w czarny, jedwabny smoking z muszką. Zauważył spojrzenie harego. To jedyna rzecz w mojej szafie, która przypomina garnitur. W dodatku odziedziczyłem go po nim. Wskazał głową na grób. Oczywiście nie teraz, tylko kilka lat temu dodał. Andrew powiedział, że z niego wyrósł. To oczywiście bzdura. Nie chciał się przyznać, ale kupił go swego czasu z przeznaczeniem na bankiet po mistrzostwach Australii. Miał pewnie nadzieję, że ten smoking przeżyje ze mną coś Czego nie przeżył z nim Szli wysypaną żwirem alejką Obok nich wolno osunęły samochody Czy mogę ci zadać osobiste pytanie, Tuwumbo? Spytał Harry Chyba tak Jak myślisz, dokąd trafi Andrew? O co ci chodzi? Myślisz, że jego dusza pójdzie do nieba czy do piekła? Tu Wumba popatrzył na niego z powagą. Jestem prostym człowiekiem, Harry. Mało wiem o takich sprawach i mało wiem o duszach, ale sporo wiem o Andrew Kensingtonie. Jeśli tam w górze ktoś siedzi i pragnie mieć wokół siebie piękne dusze, to właśnie tam jest miejsce jego duszy. Twarz Tu Wumba się rozjaśniła, ale jeśli jest ktoś na dole, to myślę, że sam Andrew wolałby trafić właśnie tam. Nienawidził nudnych miejsc. Roześmiali się cicho. Ale ponieważ to osobiste pytanie, Harry, dam ci osobistą odpowiedź. Wydaje mi się, że przodkowie moi i Andrew mieli rację. Dość trzeźwo podchodzili do śmierci. Co prawda w wielu plemionach wierzono w życie po śmierci albo reinkarnację, w wędrówkę dusz od jednego człowieka do innego, a inni uważali, że dusze mogą... Objawiać się pod postacią duchów. W niektórych plemionach wierzono, że dusze zmarłych ukazują się na niebie pod postacią gwiazd. Wspólne jednak dla nich wszystkich było to, że człowiek prędzej czy później po wszystkich tych stadiach umiera naprawdę. Ostateczną, definitywną śmiercią. Następuje koniec. Człowiek zmienia się w pył i po prostu znika. Od takiej perspektywy wieczności może się zrobić słabo. Prawda? Wygląda na to, że Andrew pozostawił ci w spadku coś więcej niż tylko smoking, stwierdził Harry. — To tak łatwo usłyszeć? — roześmiał się Tuwumba. — Przemawia przez ciebie głos twego mistrza, powiedział Harry. — Facet powinien zostać pastorem. Zatrzymali się przy zakurzonym, niedużym samochodzie, najwyraźniej należącym do Tuwumby. — Posłuchaj, Tuwumbo. Powiedział nagle Harry, wiedziony impulsem: Może się zdarzyć, że będę potrzebował kogoś, kto dobrze znał Andrew i sposób jego myślenia. Rozumiał, dlaczego postępował tak, a nie inaczej. Wyprostował się, ich spojrzenia się spotkały. Wydaje mi się, że ktoś zabił Andrew. Bzdura zirytował się Tuwumba. Tobie się nie wydaje ty to wiesz. Wszyscy, którzy znali Andrew wiedzą, że on nigdy dobrowolnie nie opuścił imprezy, a dla niego życie było największą imprezą. Nie znam nikogo, kto kochałby je bardziej niż on, bez względu na to, co ono z nim zrobiło. Gdyby był gotów do odejścia, to miał mnóstwo innych okazji i powodów do tego już wcześniej. To znaczy, że jesteśmy zgodni, powiedział Harry. Prawie zawsze zastaniesz mnie pod tym numerem. Tu wumba naskrobał coś na pudełku od zapałek. To numer komórki. Odjechał na północ swoim starym białym Holdenem. Harry zaproponował Birgitcie, że poprosi któregoś z kolegów o podrzucenie do miasta. Wyglądało jednak na to, że większość już pojechała. Nagle jednak zatrzymał się przed nimi stary, elegancki Buick. Kierowca opuścił szybę i wystawił czerwoną twarz z przyciągającym uwagę nosem. Przypominał kartofel, w którym rosło kilka innych kartofli, a był przy tym jeszcze czerwieńszy niż reszta twarzy i pokryty delikatną siateczką żyłek. Jedziecie do miasta? – spytał i zaprosił do samochodu. – Nazywam się Jim Connolly. To moja żona, Claudia, powiedział kiedy usadowili się już na szerokim tylnym siedzeniu. Drobniutka ciemna twarz z promiennym uśmiechem odwróciła się do nich z przedniego siedzenia. Kobieta wyglądała na indiankę i była tak maleńka, że głowa ledwie wystawała jej ponad oparcie. Jim przyjrzał się Haremu i Birgitcie w lusterku. — Przyjaciele, Andrew? Koledzy z pracy? Ostrożnie prowadził limuzynę żwirową alejką, a Harry wyjaśnił, jak się sprawy mają. — Aha, a więc jesteście z Norwegii i ze Szwecji. To daleko stąd. Ale prawie wszyscy w tym kraju pochodzą z jakiegoś dalekiego miejsca. Weźcie na przykład Klaudię. Jest z Wenezueli. Z tego kraju są wszystkie Miss. Ile tytułów Miss Uniwersum macie, Klaudio? Łącznie z twoim. Śmiał się tak, że oczy zniknęły mu wśród zmarszczek, a Klaudia mu wturowała. Jestem Australijczykiem, ciągnął Jim. Mój prapradziadek przybył tu z Irlandii. Był mordercą i złodziejem. Wiedzieliście, że kiedyś ludzie nie chcieli się przyznawać do pochodzenia od skazańców, chociaż przestępstwo popełniono ponad 200 lat temu. Ale ja zawsze byłem z tego dumny. To oni z grupką marynarzy i żołnierzy zbudowali ten kraj. Mówimy, że to kraj szczęściarzy. Tak, tak, świat się zmienia. Słyszałem, że ostatnio wyszukiwanie skazańców wśród przodków jest w modzie. Okropne to, co się stało z Andrew, prawda? Jim był rogiem obfitości słów. Haremu i Birgitcie udawało się wtrącić niewiele zdań, a im więcej mówił, tym wolniej jechał. Jak David Bowie na starym magnetofonie na baterie, który Harry dostał kiedyś od ojca. Kiedy podkręciło się dźwięk, taśma przesuwała się wolniej. Andrew i ja boksowaliśmy razem podczas tournée Jima Chiversa. Wiedzieliście, że Andrew nigdy nie miał złamanego nosa? Tak, tak, tej satysfakcji nikt mu nie odebrał. a Aborygeni z natury mają płaskie nosy, więc pewnie nikt się nad tym nie zastanawiał, ale Andrew był w środku wspaniałym człowiekiem, chłop, z kośćmi i sercem na właściwym miejscu, jeśli oczywiście serce może zostać na swoim miejscu u kogoś, kogo władze porwały od rodziców jako noworodka. A z całą pewnością serce mu pękło po tej awanturze w związku z mistrzostwami Australii w Melbourne. Chyba o tym słyszeliście. Cholera tyle wtedy stracił. Jechali teraz mniej więcej czterdzieści na godzinę. Ta dziewczyna mistrza, Campbella, gotowa była czołgać się przed Andrew, ale pewnie przez całe życie była taka piękna, że nigdy nie nauczyła się, jak znieść odmowy. Gdyby tak było, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale kiedy tamtego wieczoru zapukała do drzwi pokoju Andrew w hotelu, a on uprzejmie kazał jej się wynosić, nie wytrzymała tego, tylko poszła prosto do swojego chłopaka i oświadczyła, że Andrew ją napastował. Zadzwonili do niego na górę i kazali mu zejść do kuchni. Wciąż krążą legendy o tej bitwie. Po tym życie Andrew skręciło na boczny tor, ale jego nosa nigdy nie dostali. <laughs> jesteście parą? Nie całkiem, Harry przemógł się, by to powiedzieć. A tak wyglądacie. Jim popatrzył na nich w lusterku. Może sami o tym nie wiecie, ale chociaż jesteście trochę przybici powagą chwili, to macie w sobie ten żar. Mogę się mylić ale wyglądać jak Klaudia i ja, gdy byliśmy w sobie świeżo zakochani w pierwszych dwudziestu, trzydziestu latach. Teraz po prostu się kochamy. Klaudia popatrzyła na męża błyszczącymi oczami. Poznałem Klaudię podczas jednego tournée. Była kobietą wężem. Do dzisiaj potrafi się złożyć jak papierowa koperta, więc nie bardzo rozumiem, po co mi ten wielki biuik. Zalecałem się do niej codziennie przez cały rok, zanim pozwoliła mi się choćby pocałować. A potem powiedziała mi, że zakochała się we mnie od pierwszego wejrzenia. Już samo to było sensacją, zważywszy, że mój nos już wtedy dostał większe lanie niż nos Andrew przez całe życie. Ale żeby odgrywała cnotkę przez cały długi okropny rok? Kobiety czasami przyprawiają mnie o błędny strach. Co ty na to, Harry? No tak, rozumiem o co chodzi. Popatrzył na Birgittę, uśmiechała się leciutko. Po trzech kwadransach na trasie, która zwykle zajmuje dwadzieścia minut, skręcili pod ratusz, gdzie Harry i Birgitta podziękowali za podwiezienie i wysiedli. Wiatr dotarł również do miasta. Stanęli wśród jego porywów, wyraźnie nie wiedząc, co powiedzieć. Bardzo niezwykła para, stwierdził wreszcie Harry. To prawda, przyznała Birgitta. Są szczęśliwi. Wściekły podmuch szarpnął drzewem w parku. Haremu wydało się, że widzi włochaty cień szukający schronienia. Co teraz robimy? spytał. Pójdziesz ze mną do domu. Dobrze. Rozdział 17. Martwe muchy, spłata długu i przynęta Birgitta wsunęła haremu papierosa do ust i zapaliła. Zasłużyłeś, powiedziała. Hary sprawdził. Rzeczywiście nie czuł się najgorzej. Naciągnął na siebie prześcieradło. Wstydzisz się? Zaśmiała się Birgitta. Nie podoba mi się to twoje pożądliwe spojrzenie, odparował Harry. Może nie wierzysz, ale ja nie jestem maszyną. Nie? Birgitta ukąsiła go w dolną wargę. Mógłbyś mnie oszukać, ten Stempel. Już dobrze, dobrze. Nie musisz być wulgarna akurat w chwili, kiedy życie jest piękne jak z obrazka. Przytuliła się do niego i położyła mu głowę na piersi. Obiecałeś mi dalszy ciąg historii, szepnęła. No tak. Harry zaciągnął się dymem. Jak to było? Opowiem ci od początku. Kiedy chodziłem do ósmej klasy, do równoległej klasy przyszła nowa dziewczyna. Miała na imię Kristin. Wystarczyły trzy tygodnie, żeby ona i mój najlepszy kumpel, Terje, który miał najbielsze zęby w szkole i grał w zespole na gitarze, zostali oficjalną, autoryzowaną parą. Problem polegał tylko na tym, że to była dziewczyna, na którą czekałem całe życie. Urwał. I co zrobiłeś? dopytywała się Birgitta. Nic, czekałem dalej. Powoli stałem się tym kumplem Teriego, z którym tak świetnie się jej o wszystkim gadało i któremu mogła się zwierzyć, kiedy coś między nimi się psuło. Nie miała przy tym świadomości, jak bardzo go to cieszy i że on tylko czeka na moment, kiedy będzie mógł zaatakować, roześmiał się. Boże, jak ja siebie nienawidziłem. Jestem głęboko wstrząśnięta, mruknęła Birgitta, czule gładząc go po włosach. Pewien kumpel zaprosił całe towarzystwo do opuszczonej zagrody dziadków, w ten sam weekend, kiedy zespół Terry'ego miał występ. Piliśmy wino domowej roboty, a my z Christine do późnej nocy siedzieliśmy na kanapie i rozmawialiśmy. Po jakimś czasie postanowiliśmy spenetrować ten wielki dom i poszliśmy na strych. Były tam zamknięte drzwi, ale Christine znalazła klucz, który wisiał na gwoździu i otworzyła. Położyliśmy się obok siebie na kołdrze w krótkim łóżku pod sufitką. W zagłębieniach kołdry leżała warstwa czegoś czarnego. Przeraziłem się, kiedy zobaczyłem, że to zdechłe muchy. Musiały ich być tysiące. Widziałem jej twarz tuż przy swojej, na białej poduszce, w obramowaniu z martwych much z powitą, niebiesko-białym światłem księżyca w pełni, które wpadało przez okno. Jej skóra wydawała się w nim przezroczysta. — Bu! — zawołała Birgitta, rzucając się na niego. Długo na nią patrzył. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Leżeliśmy nieruchomo i niczego nie słuchaliśmy. W ciągu nocy kilka razy drogą przejechał samochód. Światła reflektorów omiotły sufit, a przez pokój przebiegły dziwaczne cienie. Dwa dni później Kristin zerwała z teriem. Harry obrócił się na bok, plecami do Birgitty. Wtuliła się w niego. Co było dalej, Valentino? Christine i ja zaczęliśmy się spotykać w tajemnicy. Do czasu, aż nie dało się tego dłużej ukrywać. A jak przyjął to terię? No cóż... Czasem ludzie reagują tak jak w podręczniku. Terje kazał kumplom wybierać. On albo ja. I zgadnij jaki był wynik tych wyborów. Oczywiście na korzyść tego z najbielszymi zębami w całej szkole. To musiało być okropne. Czułeś się samotny? A ja nie wiem co było gorsze. I kogo bardziej było mi żal: Terjego czy siebie. Ty i Krystyn mieliście przynajmniej siebie nawzajem. Tak, ale w pewnym sensie cała magia gdzieś przepadła. Kobieta idealna umarła. Co masz na myśli? Miałem dziewczynę, która porzuciła faceta dla jego najlepszego przyjaciela. A dla niej byłeś facetem, który bez skrupułów wykorzystał przyjaciela, żeby ją zdobyć. No właśnie. I to już na zawsze miało tkwić między nami. Wprawdzie skryte nieco pod powierzchnią, lecz przez cały czas żarzyło się, z niewypowiedzianą wzajemną pogardą, jakbyśmy byli współsprawcami brudnego mordu. No dobrze, musiałeś zadowolić się związkiem, w którym nie wszystko było doskonałe. Witamy w rzeczywistości. Nie zrozum mnie źle. Wydaje mi się, że nasze wspólne grzechy pod wieloma względami mocniej związały nas ze sobą. I myślę, że przez pewien czas naprawdę mocno się kochaliśmy. W niektóre dni byliśmy doskonali, jak dwie krople wody, jak piękny obraz. Lubię, kiedy opowiadasz, Harry, roześmiała się Birgitta. Oczy ci błyszczą, gdy mówisz takie rzeczy, jak gdybyś znów tam był. Tęsknisz za tymi czasami? Za Kristin? Zastanowił się Harry. Czasami tęsknię za czasem, który wspólnie przeżywaliśmy, ale za Christine? Ludzie się zmieniają, osoba, za którą się tęskni, być może już nie istnieje. Cholera, człowiek sam też się zmienia. Kiedy już się coś przeżyło, to jest za późno, już nigdy nie będzie się tego przeżywać po raz pierwszy. To smutne, ale tak jest. Na przykład pierwszej miłości, spytała Birgitta cicho. Na przykład pierwszej miłości. Powtórzył Harry i pogładził ją po policzku. Potem znów nabrał powietrza. Muszę cię o coś prosić, Mirgitto, o pewną przysługę. Muzyka ogłuszała i Harry musiał się nachylać do Teddy'ego, żeby słyszeć, co mówi. Teddy opowiadał o swojej nowej gwieździe o imieniu Melissa, dziewiętnastolatce, która rzuciła na kolana cały lokal. Harry przyznawał, że nie ma w tym przesady. Sława. To jest najważniejsze, wiesz? stwierdził Teddy. Możesz się ogłaszać i reklamować ile tylko chcesz, ale koniec końców sprzedaje się tylko jedna rzecz, sława. A sława najwyraźniej się rozniosła, bo po raz pierwszy od dawna w klubie było prawie pełno. Po kowbojskim numerze Melissy z Lassem mężczyźni stawali na krzesłach i nawet damska mniejszość uprzejmie ją oklaskiwała. Spójrz, powiedział Teddy. To wcale nie dlatego, że to nie jest klasyczny striptiz, bo przecież widać, że jest, wiesz? Mieliśmy tuzin dziewczyn wykonujących dokładnie ten sam numer, a publiczność nawet nie drgnęła. Powody, dla których ten występ się różni, są dwa niewinność i zaangażowanie. Z doświadczenia jednak Teddy wiedział, że takie fale popularności to z reguły stadium przemijające. Po pierwsze, publiczność stale szuka czegoś nowego. Po drugie, branża wykazuje tendencję do pożerania własnych dzieci. Dobry striptiz wymaga entuzjazmu, wiesz? Tedy przekrzykiwał rytm muzyki disco. Mało która z tych dziewczyn potrafi utrzymać entuzjazm przy tak ciężkiej pracy. Cztery występy każdego pieprzonego dnia, wiesz? Zaczynają się nudzić i zapominają o publiczności. Widziałem to już za dużo razy. Bez względu na to, jak są popularne, wytronowane oko bez trudu dostrzeże, kiedy jakaś gwiazda jest już skończona. Jak to widać? No cóż, to tancerki, prawda? Muszą słuchać muzyki, wczuwać się w nią, wiesz? Kiedy zaczynają być zbyt pewne siebie i odrobinę wyprzedzają rytm, to nie jest, jak mogłoby się wydawać, oznaka nadgorliwości. Przeciwnie, to znak, że są znudzone i wkrótce będą skończone. W dodatku podświadomie skracają ruchy, raczej je zapowiadając niż wykonując. Trochę tak jak ludzie, którzy opowiadają ten sam dowcip zbyt wiele razy. Zaczynają opuszczać drobne, ale ważne szczegóły, dzięki którym śmiejesz się przy płęcie. Z takimi rzeczami trudno jest coś zrobić. Trudno jest kłamać mową ciała i to przenosi się na publiczność, wiesz. Dziewczyna dostrzega problem i żeby trochę poprawić występ, żeby się rozluźnić, wypija przed wyjściem na scenę kilka drinków, czasami za dużo, a potem Teddy przyłożył palec do dziurki od nosa i wciągnął powietrze. Harry pokiwał głową. Historia brzmiała znajomo. Odkrywa proszek, który w przeciwieństwie do alkoholu ją ożywia i który ponadto, jak słyszała, działa odchudzająco. Po pewnym czasie musi brać więcej, żeby poczuć ożywienie niezbędne, by dać z siebie wszystko każdego wieczoru. Po pewnym czasie musi brać, żeby w ogóle wyjść na scenę. I z czasem skutki stają się widoczne. Czuje, że traci zdolność koncentracji i zaczyna nienawidzić wrzasków pijanej publiczności. A pewnego dnia po prostu schodzi ze sceny, wściekła i zapłakana. Kłóci się z menadżerem, Bierze tydzień urlopu i wraca, ale nie jest już w stanie wczuć się w atmosferę tak jak kiedyś. Nie potrafi karmić wewnętrznej świadomości, która pomagała jej odpowiednio wymierzyć ruchy. W sali robi się coraz później i w końcu przychodzi pora na ulicę i nowy rodzaj pracy. Ta, Teddy rzeczywiście się na tym znał, ale to wszystko na razie należało do przyszłości. Teraz chodziło o jak najdokładniejsze wydojenie krowy, która stała dzisiaj na scenie z wielkimi krowimi oczyma, pełnymi wymionami i była prawdopodobnie, zważywszy na wszystko, bardzo szczęśliwą krową. Nie uwierzysz, kto tu przychodzi podrywać nasze nowe talenty zarechotał Teddy, otrzepując klapy marynarki. Niektórzy są z twojej branży i to wcale nie posterunkowi. Mały Stryptis nikomu nie zaszkodzi. No cóż, powiedział Teddy z namysłem. Dopóki są w stanie pokryć później szkody, to drobne zadrapania się zagoją. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic takiego, odparł Teddy. Ale dość już o tym. Co cię znów sprowadza w te okolice, konstablu? Dwie rzeczy. Dziewczyna, którą znaleziono w Centennial Park, okazała się mniej niewinna, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Badania krwi wykazały obecność amfetaminy, a bliższe sprawdzenie przyprowadziło nas tutaj. Stwierdziliśmy, że występowała tu na scenie tego wieczoru, w którym zginęła. Ta Barbara tragiczna historia, prawda? Tedy próbował zrobić smutną minę. Fajna dziewczyna, chociaż nie była utalentowaną stryptyserką. Znaleźliście coś? Mieliśmy nadzieję, że może ty będziesz mógł nam pomóc, Mungabi. Teddy nerwowo przeciągnął dłonią przez czarną falę włosów. Przykro mi, konstablu, ona nie była z mojej stajni. Pogadaj z samym, on na pewno zjawi się później. Na moment rozdzieliła ich para ogromnych, obciągniętych satyną cycków. Kiedy zniknęły, przed harem stał kolorowy drink. Powiedziałeś, że przyszedłeś tu z dwóch powodów, konstablu. Jaki jest ten drugi? E, to najzupełniej prywatna sprawa, Mongabi. Ciekaw jestem, czy widziałeś już kiedyś mojego kumpla, który stoi tam. Harry wskazał na bar. Wysoka, czarna postać w smokingu pomachała do niego. Tedy pokręcił głową. Jesteś całkiem pewien, Mongabi? On jest dość sławny. Wkrótce zostanie mistrzem Australii w boksie. Zapadła cisza. Tedy mongabi uciekł wzrokiem. Co ty mi próbujesz? Oczywiście w wadze ciężkiej. Harry wśród parasolek i plastrów cytryny w drinku z soku owocowego odnalazł słomkę i pociągnął łyk. Tedy uśmiechnął się z wysiłkiem. Słuchaj, konstablu. O ile się nie mylę, to właśnie ucięliśmy sobie przyjemną pogawędkę. — Oczywiście, że tak — uśmiechnął się Harry. — Ale nie można żyć samymi tylko przyjemnościami, prawda? A przyjemności właśnie się skończyły. — Posłuchaj, konstablu, Holly. Nie uważam tego, co wydarzyło się ostatnio, za przyjemniejsze niż ty. Bardzo mi z tego powodu przykro. — Ale musisz przyjąć na siebie część winy, dobrze wiesz. Kiedy wszedłeś tu dziś wieczorem i usiadłeś, myślałem... Że tak jak ja, wychodzisz z założenia, że tamto było, minęło. Wydawało mi się, że możemy być zgodni co do wielu rzeczy. Wiesz, obaj mówimy tym samym językiem. Muzyka disco nagle się urwała. Na sekundę zapadła cisza. Teddy zamilkł. Rozległ się odgłos głośnego siorbnięcia, kiedy Harry wessał przez słomkę resztki soku owocowego ze szklanki. Teddy przełknął ślinę. Wiem na przykład, że Melissa nie ma żadnych szczególnych planów na resztę wieczoru. Spojrzał błagalnie na Harego. Dziękuję, Mongawi, doceniam troskę, ale akurat w tej chwili nie mam czasu. Najpierw muszę się uporać z tym, a później stąd wyjść. Wyciągnął pod marynarki wielką policyjną pałkę gumową z rączką. Tak nam się cholernie śpieszy że nie wiem, czy zdążę cię porządnie zlać. Co u diab... Harry wstał. Mam nadzieję, że Jeff i Iwan są dziś wieczorem na dyżurze. Mój kumpel miał wielką ochotę się z nimi spotkać, wiesz. Teddy próbował podnieść się z krzesła. Zamknij oczy, powiedział Harry i uderzył. Tak? Halo, czy to Iwans? Być może, kto pyta? Cześć, mówi Birgitta, szwedka, koleżanka Inger. No wiesz, widzieliśmy się kilka razy w De Albury. Mam długie, jasne, rudawe włosy. Przypominasz sobie? Oczywiście, że cię pamiętam, Birgitta, tak? Jak się masz? Skąd zdobyłaś ten numer? U mnie wszystko w porządku. Raz lepiej, raz gorzej. Trochę mi smutno z powodu tego, co się stało z Inger. Ale ty o tym wszystkim sam wiesz. Nie będę cię dręczyć. Numer dostałam od Inger na wypadek, gdybyśmy szukali jej w Nimbin. Aha. Tak się składa, że wiem, że masz coś, czego potrzebuję, Iwans. Ta? Pewnej rzeczy. Rozumiem. Przykro mi, że muszę cię rozczarować, ale raczej nie mam tego, czego szukasz. Posłuchaj, Birgitto, ty nie rozumiesz. Muszę się z tobą zobaczyć. Spokojnie. To, czego potrzebujesz, może ci załatwić setka innych osób. Pamiętaj, że rozmawiamy przez telefon. Uważaj, żebyś nie powiedziała czegoś, czego nie powinnaś. Przykro mi, że nie mogę ci pomóc. To, czego potrzebuję, zaczyna się na M, nie na H. I tylko ty to masz. Bzdura. Wiem, że są jacyś inni, ale ja nikomu nie ufam. Kupuję nie tylko dla siebie. Potrzeba mi dużo i dobrze zapłacę. Jestem teraz trochę zajęty, Birgitto. Bardzo proszę, nie dzwoń do mnie więcej tutaj. Chwileczkę. Mogę? Wiem parę rzeczy. Wiem, co lubisz. Co lubię? Co lubisz naprawdę? Co Cię podnieca? Zaczekaj chwilę. Przepraszam, musiałem tylko kogoś stąd wyprowadzić. Ciągłe narodzenie. — Co więc, twoim zdaniem, lubię, Birgitto? — Nie mogę o tym mówić przez telefon, ale mam jasne włosy i ja też to lubię. — Mój Boże, przyjaciółki, nigdy nie przestaniecie mnie dziwić. Naprawdę sądziłem, że Inger potrafi milczeć na taki temat. — Kiedy mogę się z tobą spotkać, Iwans? — Śpieszy mi się. — Przyjeżdżam do Sydney pojutrze ale może złapałbym jakiś wcześniejszy samolot. Tak? A kiedy możemy... Cicho, Birgit, to myślę. No, dobrze, słuchaj uważnie. Jutro wieczorem o ósmej. Idź na Darlinghurst Road. Zatrzymaj się przy Hungry Johnie, po lewej, i rozejrzyj za czarnym Holdenem z przydymionymi szybami. Jeśli go tam nie będzie do wpół do dziewiątej, możesz wracać do domu. Tylko pamiętaj o tym, żeby pokazać mi swoje włosy. Ostatni raz? No cóż, Christine zadzwoniła do mnie nagle pewnej nocy. Chyba była trochę pijana, skrzyczała mnie, nie pamiętam już za co pewnie za to, że zniszczyłem jej życie. Często twierdziła, że bliscy jej ludzie popsuli coś, co tak wspaniale zaplanowała. Tak bywa z dziewczynkami, które w dzieciństwie za dużo same bawiły się lalkami przerwała mu Birgitta. Może, ale jak już mówiłem, nie pamiętam o co chodziło. Sam nie byłem trzeźwy. Harry uniósł się na łokciach na piasku i popatrzył na morze. Fale napływały, bieliły się na szczytach, i piana na moment zawisła w powietrzu, a potem połyskując w słońcu, jak potłuczone szkło. Opadała na skały przy Bondi Beach. Ale później raz się z nią widziałem. Odwiedziła mnie w szpitalu po wypadku. W pierwszej chwili wydawało mi się, że śnie, kiedy otworzyłem oczy i zobaczyłem, że siedzi przy łóżku. Blada, prawie przezroczysta. Była tak samo piękna, jak wtedy, gdy ujrzałem ją po raz pierwszy. Birgitta uszczypnęła go w fałtkę tłuszczu na boku. Przesadzam? spytał Harry. Nie, mów dalej, leżała na brzuchu i się śmiała. Co to ma znaczyć? Oczekuję od ciebie bodaj odrobinę zazdrości, kiedy opowiadam ci w taki sposób o swojej dawniej dziewczynie. Nie rozumiesz? A ty co? Z im większymi szczegółami przedstawiam ci swoją romantyczną przeszłość, tym bardziej ci się to podoba. Birgitta popatrzyła na niego zmrużonymi oczami z ciemnych okularów. Z przyjemnością odkrywam, że mój gliniarz, Macho, miał jakieś życie uczuciowe, chociaż ten etap ma już za sobą. Za sobą? A jak nazwiesz to, co jest teraz? Roześmiała się. To dojrzały, przemyślany, wakacyjny romans, z zachowaniem odpowiedniego dystansu i z odpowiednią ilością seksu, żeby wart był zachodu. Harry pokręcił głową. To nieprawda, Birgitto. Dobrze o tym wiesz. Wiem, wiem. Ale to w porządku, Harry. Teraz już w porządku. Przez krótką chwilę miałam tylko trudniejszy okres. Opowiadaj dalej. Jak się za nadto roznamiętnisz w szczegółach, dam ci znać. W dodatku odwdzięczę ci się opowieścią o swoim byłym chłopaku. Z zadowoloną miną obróciła się na ciepłym piasku. To znaczy o byłych chłopakach. Harry otrzepał jej z piasku białe plecy. — Pewna jesteś, że się nie spalisz? To słońce i twoja skóra? — To pan mnie smarował, panie Hall. Nie wiem tylko, czy faktor słoneczny jest dostatecznie wysoki. — No dobrze, zapomnijmy o tym. Po prostu nie chcę, żebyś się spaliła. Harry popatrzył na jej wrażliwą na słońce skórę. Kiedy poprosił ją o przysługę, Zgodziła się natychmiast bez chwili wahania. Daj już sobie spokój, tatuśku i opowiadaj. Wentylator nie działał. Cholera, przecież nowy. Łotkin zwalił w tył urządzenia na zmianę włączając je i wyłączając, bez skutku. Wentylator był teraz niemym kawałkiem aluminium i martwej elektroniki. Zostaw dolary Burknął w końcu McCormack. Poproś Laurę, żeby załatwiła jakiś nowy. Jest D-Day i mamy na głowie ważniejsze rzeczy. Lary? Łotkin zirytowany odstawił wiatrak. Wszystko gotowe, ser. Będziemy mieć w okolicy trzy samochody. Panna Enkwist zostanie wyposażona w nadajnik radiowy, żebyśmy w każdej chwili wiedzieli, gdzie się znajduje i w mikrofon, żebyśmy mogli ocenić sytuację. Plan jest taki, że zabierze White'a do siebie do domu, gdzie będziemy już czekali we trzech Holly, LeBie i ja odpowiednio w szafie, w sypialni, na balkonie i w korytarzu przy mieszkaniu. Jeśli coś się stanie w aucie albo pojadą gdzie indziej, ruszą za nimi trzy samochody. A taktyka? Young poprawił okulary. Jej zadanie to skłonienie go do powiedzenia czegoś o morderstwach, sir. Zaszantażuje go, mówiąc, że pójdzie na policję z tym, co o jego zwyczajach erotycznych opowiedziała jej Inger Holter. Kiedy White poczuje, że ona się nie ugnie, może się na coś zdecyduje. Jak długo czekamy z wejściem? Dopóki nie będziemy mieć konkretnych dowodów na taśmie, a w najgorszym razie do chwili, gdy ją zaatakuje. Ryzyko? Akcja oczywiście nie jest pozbawiona ryzyka, ale uduszenie człowieka wymaga czasu. Przez cały czas będą nas od niego dzielić sekundy. — A jeśli on ma broń? — Yong wzruszył ramionami. — O ile wiemy, byłoby to bardzo nietypowe zachowanie, sir. McCormack wstał i zaczął swoją wędrówkę po niewielkim pomieszczeniu. Przypominał haremu starego, tłustego Lamparta, którego jako dziecko widział w zoo. Zwierzę miało tak małą klatkę, że przednia połowa ciała musiała skręcać, zanim tylna zakończyła poprzedni zakręt, w przód i w tył, w przód i w tył. A jeśli będzie domagał się seksu, zanim coś powie, albo zanim coś się stanie, ona odmówi. Powie, że zmieniła zdanie, że tak tylko mówiła, aby nakłonić go do załatwienia jej morfiny. A potem pozwolimy mu odejść. Nie będziemy robić plusku, dopóki nie będziemy mieli pewności, że możemy go zwinąć. Makormak nakrył górną wargę dolną. Dlaczego ona się zgodziła? Zapadła cisza. Ponieważ nie lubi gwałcicieli i morderców, powiedział wreszcie Harry po dłuższej przerwie, zwłaszcza gdy zabijają ludzi, których zna. A, a poza tym? Tym razem przerwa była jeszcze dłuższa. Ponieważ ja ją o to poprosiłem, oświadczył w końcu Harry. Mogę ci przeszkodzić, Jong? Young Sue z uśmiechem uniósł głowę z komputera. Jasne, stary. Harry opadł na krzesło. Pracowity Chińczyk dalej stukał w klawiaturę, jednym okiem patrząc na ekran, a drugim na niego. Dobrze by było, gdyby to mogło zostać między nami, Jong. Ale straciłem wiarę. Jong przestał stukać. Uważam, że Iwans White to ślepy tor, ciągnął Harry. Dlaczego? Trochę trudno to wyjaśnić, ale o paru rzeczach nie potrafię przestać myśleć. Andrew próbował mi coś powiedzieć w szpitalu i wcześniej też. Harry urwał, więc Jong skinieniem głowy zachęcił go do dalszego mówienia. Próbował dać mi do zrozumienia, że rozwiązanie leży bliżej niż mi się wydaje. Mam wrażenie, że sprawcą jest osoba, której Andrew z jakiegoś powodu nie mógł zwinąć sam, że potrzebował do tego kogoś z zewnątrz, na przykład mnie, Norwega, który wpada tylko na chwilę i wraca następnym samolotem. Tak właśnie myślałem, kiedy uznałem, że mordercą jest Otto Nagel i że Andrew chciałby, aby zatrzymał go ktoś inny, ponieważ był jego bliskim przyjacielem. W głębi ducha jednak uważałem, że coś tu się nie zgadza. Teraz już rozumiem, że Andrew nie chodziło o niego, tylko o kogoś innego. Young chrząknął. Wcześniej o tym nie wspominałem, Harry. Ale zareagowałem, kiedy Andrew przyszedł z tą rewelacją świadku, który ponoć widział Iwansa White'a w Nimbin w dniu, kiedy popełniono morderstwo. Teraz przyszło mi do głowy, że Andrew mógł mieć inny powód, by odciągnąć uwagę od White'a, a mianowicie to, że White miał na niego haka. Wiedział, że Andrew jest heroinistą. Mógł go wykopać z policji i wsadzić do więzienia. Nie podoba mi się ta myśl, ale czy nigdy nie przyszło ci do głowy, że Andrew i White mogli się w tej sprawie umówić? To zaczyna się komplikować, Young, ale. Tak, rzeczywiście rozważałem taką możliwość i odrzuciłem ją. Pamiętaj, że to Andrew z własnej woli postarał się, abyśmy zidentyfikowali i odnaleźli Iwansa White'a na podstawie tego zdjęcia. Ha. Young podrapał się w tył głowę łówkiem. Pewnie poradzilibyśmy sobie bez niego, ale dłużej by to trwało. Wiesz, ile jest procent szansy na to, że mordercą jest druga strona w związku? Pięćdziesiąt osiem. Andrew wiedział, że zaangażujemy wielkie siły do odszukania tajemniczego chłopaka Inger Holter po tym, jak przetłumaczyłeś ten list. Jeśli więc naprawdę chciał chronić łajta, a jednocześnie to ukrywać, równie dobrze mógł nam pomóc. Dla zachowania pozorów. Nie zdziwiło cię na przykład to, że bez najmniejszego trudu rozpoznał kilka ścian domów z miejsca, w którym przebywał otępiony marihuaną sto lat temu? Może masz rację, Jąk. Nie wiem. Tak czy owak uważam, że nie ma sensu zasiewać wątpliwości teraz, kiedy chłopcy wiedzą, co mają robić. Może mimo wszystko Evans White. Jest człowiekiem, którego szukamy. Ale gdybym naprawdę tak myślał, to nigdy w życiu nie poprosiłbym Birgitty, żeby próbowała się z nim spotkać. Więc jak sądzisz, kto jest mordercą? Kto jest nim tym razem, to chcesz powiedzieć? Jonku uśmiechnął się. Mniej więcej. Harry potarł brodę. Już dwa razy dzwoniłem na alarmę. Po dwóch fałszywych alarmach, na trzeci już nikt nie zareaguje, prawda? Dlatego tym razem muszę mieć całkowitą pewność. Dlaczego przychodzisz do mnie, Harry? Dlaczego nie do któregoś z szefów? Ponieważ ty możesz zrobić dla mnie parę rzeczy, dyskretnie coś sprawdzić i znaleźć potrzebne mi dane w taki sposób, żeby nikt inny tutaj się o tym nie dowiedział. Nikt ma o tym nie wiedzieć. Wiem, że to może wydać się trochę śmierdzące i wiem, że masz więcej do stracenia niż inni, ale jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc. Jong. I co ty na to? Jong długo patrzył na Harego. Czy to ci pomoże znaleźć mordercę Harry? Spytał wreszcie Mam nadzieję, że tak. Rozdział 18. Akcja. Brawo, odezwi się. W radiu zatrzeszczało. Radio działa jak trzeba, krzyknął Lebie. Jak tam w środku? W porządku, odparł Hary. Siedział na zaścielonym łóżku i patrzył na zdjęcie Birgitty na nocnym stoliku. Była to fotografia z konfirmacji. Birgitta z włosami w lokach i bez piegów, gdyż na prześwietlonym zdjęciu nie były widoczne, wyglądała młodo. Poważnie i obco. Nieładnie. Mówiła mu, że trzyma to zdjęcie jako pociechę na złe dni. Stanowiło dowód na to, że mimo wszystko sprawy posunęły się naprzód. Jak wygląda plan czasowo? Zawołał Lebie z kuchni. Birgitta wychodzi z pracy za piętnaście minut. Chłopcy są teraz na De Albary i mocują na niej mikrofon i nadajnik. Odwiozą ją na Darlinghurst Road? Nie. Nie wiemy, gdzie jest White. Może przypadkiem zobaczyć, jak Birgitta wysiada z samochodu i zacząć coś podejrzewać. Ona pójdzie z albery piechotą. Watkins wszedł z korytarza. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Mogę stać za rogiem przy bramie, tak by mnie nie zauważyli i iść za nimi na górę. Przez cały czas będziemy mieć wzrokowy kontakt z twoją dziewczyną. Holly, gdzie jesteś, Holly? Tu w środku, ser. Słyszałem. Dobrze słychać, ser. A radio lebie? Jest kontakt, ser. Wszystko na swoim miejscu. Można zaczynać. Harry raz po raz powtarzał wszystko w myślach w jedną i w drugą stronę. Przedstawiał sobie kolejne argumenty, starał się obejrzeć wszystko pod każdym kątem, i w końcu zdecydował, że nie obchodzi go, że ona przyjmie to jako beznadziejny banał, dziecinadę albo łatwe wyjście. Rozpakował kupioną wcześniej czerwoną dziką różę i wstawił ją do szklanki z wodą, która stała obok zdjęcia na nocnym stoliku. Zawahał się przez moment. Może kwiat ją zdenerwuje? Może Iwans White zacznie wypytywać, widząc róże przy łóżku? Delikatnie musnął palcem jeden z cierni Nie, Birgitta zrozumie, że to pociecha Ta róża dodaje sił Spojrzał na zegarek Była ósma No, miejmy to już za sobą, zawołał Coś poszło nie tak Harry nie słyszał, co mówią, ale dochodziły go trzaski z radia w pokoju Za dużo ich było każdy z góry wiedział, co ma robić, gdyby więc wszystko szło zgodnie z planem, nie trzeba by było tyle rozmawiać przez radio. Jasna cholera, zaklął Watkins. Lebie zdjął słuchawki i obrócił się do Harego. Ona się nie zjawiła, powiedział. Co ty mówisz? Wyszła z De Albary dokładnie za piętnaście ósma, dojście stamtąd do King Cross nie zabiera więcej niż dziesięć minut. A to było już dwadzieścia pięć minut temu. Mówiliście, że przez cały czas będzie na oku, od momentu kiedy pojawi się na miejscu spotkania. Dlaczego ktoś miałby. A co z mikrofonem? Przecież wychodząc miała łączność, stracili kontakt, mieli go i nagle się urwał, żadnego dźwięku. Mamy mapę? Którędy ona szła? Harry mówił cicho i szybko. Lebie wyjął z torby Atlas i podał go Haremu, który gorączkowo zaczął szukać planu Paddington i King Cross. Którędy miała tam dojść? Lebie spytał przez radio. Najprostszą drogą, Victoria Street. To tutaj. Skręt z Oxford Street na Victoria Street obok St. Vincent Hospital i Green Park do skrzyżowania, przy którym zaczyna się Darling Darlinghurst Road i 200 metrów dalej do Hungry Johna. Prościej już być nie może, cholera. Watkins sięgnął po mikrofon. Smith, wyślij dwa samochody na Victoria Street. Niech poszukają dziewczyny. Powiadom ludzi z de Albary, żeby pomogli. Jeden samochód ma zostać przy Hungry Johnie na wypadek, gdyby się pojawiła. Pośpieszcie się, ale róbcie jak najmniej hałasu. I zgłoście się natychmiast, jak tylko będziecie coś wiedzieć. Rzucił mikrofonem. Jasna cholera, co tu się u diabła dzieje. Wpadła pod samochód. Kto się obrabował, zgwałcił. Cholera. Lepiej, Harry. Popatrzyli na siebie. Może White przypadkiem jechał Victoria Street, zobaczył ją i stamtąd zabrał, podsunął lebie. Przecież już wcześniej spotykał ją w de Albary, mógł ją rozpoznać. Nadajnik radiowy, zawołał Harry. On wciąż musi działać. Brawo, brawo, tu Watkins. Macie sygnał z radionadajnika? Tak? Od strony de Albary? To znaczy, że nie może być daleko, szybko, szybko, w porządku, bez odbioru. Trzej mężczyźni siedzieli w milczeniu. Lebie zerkał na Harego. Spytaj, czy widzieli samochód Iwansa White'a, poprosił Harry. Brawo, tu lebie. Co z tym czarnym Holdenem? Ktoś go widział? Nie. Watkins zerwał się z miejsca i zaczął krążyć po pokoju, przeklinając cicho. Harry, odkąd wszedł tutaj, kucał, dopiero teraz poczuł, jak drżą mu mięśnie łód. W radiu znów zatrzeszczało. Czerli, tu brawo, odezwij się. Lebie wcisnął guzik głośnika. Brawo, tu czerli odbiór. Mówi Stolc. Znaleźli torebkę z radionadajnikiem i mikrofonem w Green Park. Dziewczyna zniknęła. Torebkę? zdumiał się Harry. Nie przylepili go jej do ciała? Watkins się skrzywił. Zapomniałem ci powiedzieć, ale dyskutowaliśmy o tym, co by się stało, gdyby on za bardzo się do niej przystawiał. No i zaczął jej dotykać, trochę na rozgrzewkę. Panna Enquist przyznała, że lepiej, żeby sprzęt był w torebce. Harry już włożył marynarkę. – Dokąd ty idziesz? – spytał Watkins. – On na nią czekał – powiedział Harry. – Pewnie szedł za nią od Delbery. Nie zdążyła nawet krzyknąć. – Założę się, że użył szmatki z eterem, takiej samej, jaką zastosował na otonie recht naglu. – Na ulicy? – spytał z powątpiwaniem Lebie. – Nie, w parku. Idę tam. Znam tam kogoś. Józef mrugał i mrugał. Był tak pijany, że Harry miał ochotę się rozpłakać. Myślałem, że stoją i się całują, Harry. Powtarzasz mi to już czwarty raz, Józef, jak on wyglądał, dokąd poszli, miał samochód? Kiedy przechodzili obok, Mikke i ja skomentowaliśmy, że ona jest bardziej pijana niż my. Wydaje mi się, że akurat tego Mikke jej zazdrościł. Poznaj Mikkego. przyjechał z Finlandii. Mikke leżał na sąsiedniej ławce, i już dawno zasnął. Spójrz na mnie, Józef, spójrz na mnie, muszę ich znaleźć, rozumiesz? Ten facet jest prawdopodobnie mordercą. Próbuję, Harry, naprawdę próbuję, cholera, tak bym ci chciał pomóc. Józef zacisnął oczy i, jęcząc pięścią, uderzył się w czoło. W tym przeklętym parku jest tak ciemno, że mało co widziałem. Wydaje mi się, że on był dość duży. Gruby, wysoki, jasny, ciemny, kulawy, okulary, broda, kapelusz. Józef w odpowiedzi przewrócił oczami. Masz fajkę, stary, od papierosa rozjaśni mi się w głowie. Ale żaden papieros świata nie zdołałby rozwiać alkoholowej mgły spowijającej mózg Józefa. Harry dał mu całą resztę rozpoczętej paczki i poprosił, żeby spytał Mickiego, co zapamiętał, kiedy się obudzi. Nie wierzył jednak, by to coś dało. Kiedy Harry wrócił do mieszkania Birgitty, była już druga w nocy. Lebie siedział przy radiu i spojrzał na niego ze współczuciem. Powiedział coś, z czego Harry nie zrozumiał ani słowa, ale pokiwał twierdząco głową i odpowiedział – nic. Osunął się na krzesło. – Jaka atmosfera w komendzie? – spytał Lebie. Harry zaczął szukać papierosów, i dopiero po chwili przypomniał sobie, że oddał je Jezefowi. Moment przed chaosem. z kompletnie traci panowanie. Jeżdżą samochodami z Syrenami na full, jak bez głowy kury, przez pół Sydney. Wiedzą o łajcie jedynie to, że wyjechał z farmy w Nimbin dzisiaj i samolotem o czwartej poleciał do sydnej. Od tej pory już nikt go nie widział. Poprosił Lebiego o papierosa. Palili w milczeniu. — Idź do domu. Prześpij się parę godzin, Sergiej. Ja tu zostanę na noc na wypadek, gdyby Birgitta się pojawiła. Radio został włączone, żebym wiedział, co się dzieje. — Mogę się przespać tutaj, Harry. Harry pokręcił głową. — Wracaj do domu. Zadzwonię i obudzę cię, jak coś się będzie działo. Lebie nasadził czapkę ze znaczkiem drużyny Birsów na błyszczącą czaszkę. Jeszcze chwilę zwlekał w drzwiach. Znajdziemy ją, Harry. Czuję po sobie. Trzymaj się, Stary. Harry spojrzał na niego. Trudno było stwierdzić, czy lebie wierzy w to, co mówi. Gdy tylko Harry został sam, otworzył okno i wyjrzał na dachy domów. Zrobiło się chłodniej, ale powietrze wciąż było łagodne. Przesycone zapachem miasta i ludzi i jedzenia ze wszystkich zakątków świata. Była to jedna z najpiękniejszych letnich nocy w jednym z najpiękniejszych miast na Ziemi. Popatrzył na gwiaździste niebo pokryte nieskończoną ilością drobnych, świecących punkcików, które zdawały się pulsować i żyć, gdy popatrzyło się na nie dostatecznie długo. Całe to bezsensowne piękno. Ostrożnie usiłował wysądować własne uczucia. Ostrożnie, bo nie miał siły, by całkiem dać się im ponieść. Na razie jeszcze nie. Najpierw te dobre, tylko trochę. Nie wiedział, czy robi się od nich silniejszy, czy też słabszy. Twarz Birgity w jego dłoniach, resztki śmiechu wciąż tkwiącego w oczach. I złe uczucia, które musiał teraz trzymać z daleka, ale sprawdzał je jak gdyby chciał wiedzieć, jaką mają siłę. Miał wrażenie, że siedzi w łodzi podwodnej na dnie zbyt głębokiego morza rozpaczy i beznadziejności. Morze napierało, chciało wedrzeć się do środka. Dookoła już zaczęło trzeszczeć i pękać. Pozostawała jedynie nadzieja, że kadłub wytrzyma, że trwający całe życie trening w panowaniu nad sobą wreszcie na coś się przyda. Harry pomyślał o duszach, które po śmierci człowieka zamieniają się w gwiazdy, ale nie wypatrywał tej jednej konkretnej. Rozdział dziewiętnasty. Dwie rozmowy z mordercą Kukabura i Fazarem. Po wypadku Harry wielokrotnie zadawał sobie pytanie, czy zamieniłby się, gdyby mógł. I to on był tym, który skasował słupek w płocie przy serkę Dalswejen, miał ceremonialny pogrzeb z umundorowanymi oddziałami policji i rozpaczającymi rodzicami, zdjęcie w korytarzu komendy na Greenland i z czasem stał się wyblakłym, choć drogim sercu wspomnieniem dla kolegów i krewnych. Czy nie była to kusząca alternatywa dla kłamstwa, z którym musiał żyć, pod wieloma względami, jeszcze bardziej upokarzającego niż wina i wstyd? Z pozoru było to bezsensowne, masochistyczne pytanie. Harry jednak czuł, że odpowiedź, do której dojdzie, da mu pewność niezbędną, by zacząć wszystko od nowa, bo on by się jednak nie zamieniał, cieszył się, że przeżył. Każdego ranka budził się w szpitalu otumaniony tabletkami, pozbawiony myśli, z uczuciem, że stało się coś strasznie złego. Z reguły potrzeba było paru sekund, by jego zaspana pamięć zareagowała, powiedziała mu kim jest i gdzie się znajduje. Z nieubłaganym okrucieństwem zrekonstruowała całą jego sytuację. Następną myślą jednak było to, że żyje że wciąż jest na boisku i że gra jeszcze się nie skończyła. Być może to niewiele, ale haremu akurat wtedy wystarczyło. Po wypisaniu ze szpitala miał wizytę u psychiatry. Właściwie przychodzisz nieco zbyt późno, stwierdził lekarz. Twoja podświadomość prawdopodobnie już zdążyła wybrać jak przyjmie to, co się stało, więc na pierwszy wybór nie możemy mieć wpływu. Mogła na przykład zdecydować na wyparcie wydarzeń, lecz jeśli zdecydowała się na tak zły wybór, możemy próbować wpłynąć na jej decyzję. Harry wiedział jedynie, że podświadomość mówi mu, że dobrze jest żyć i że nie będzie ryzykował, aby jakiś psychiatra próbował zmienić te decyzje. Była to więc jego pierwsza, a zarazem ostatnia wizyta w tym gabinecie. Z czasem przekonał się również, że walka, jednocześnie ze wszystkim, co czuł, jest złą taktyką. Po pierwsze, nie wiedział, co czuje, a w każdym razie nie miał pełnego obrazu tych uczuć, więc było to jak drażnienie potwora, którego nawet nie widział. Po drugie, miał lepsze szanse na wygraną, dzieląc wojnę na Pomniejsze bitwy, w których mógł mieć pełną kontrolę nad wrogiem, znaleźć jego słabe punkty i z czasem go złamać. To było jak wkładanie papieru do niszczarki. Kiedy się włoży za dużo, maszyna wpada w panikę, zaczyna się krztusić i z suchym trzaskiem umiera. I znowu trzeba zaczynać od początku. Przyjaciel kolegi z pracy, poznany przez Harego na jednym z rzadkich uroczystych obiadów, na którego zapraszano, był psychologiem zatrudnionym przez gminę. Dziwnie patrzył na Harego, kiedy ten wyłożył mu swoją teorię radzenia sobie z uczuciami. Wojna, spytał? Niszczarka do papieru? Sprawiał wrażenie naprawdę zatroskanego. Harry otworzył oczy. Przez zasłonę sączyło się pierwsze światło dnia. Spojrzał na zegarek. Była szósta. Radio trzeszczało. Tu Delta, Charlie odezwi się. Harry poderwał się z sofy i sięgnął po mikrofon. Delta, tu Holi, co się dzieje? Mamy Iwan White'a. Dostaliśmy anonimowy cynk od pewnej kobiety, która zauważyła go na King Cross, więc posłaliśmy trzy samochody i zwinęliśmy go. Jest teraz przesłuchiwany. I co mówi? Wypierał się, dopóki nie puściliśmy mu taśmy z rozmowy z panną Enquist. Powiedział, że trzy razy przejechał obok Hungry Johna, po ósmej, białą hondą. Ale zrezygnował, ponieważ jej nie zauważył i wrócił do mieszkania, z którego korzysta. Później poszedł do nocnego klubu i tam właśnie go znaleźliśmy. Ta dziewczyna, która dała nam cynk, pytała zresztą o ciebie. Tak myślałem. Ma na imię Sandra. Sprawdziliście jego mieszkanie? Jasne. Nic. A Smith mówi, że widział tę białą hondę, jak przejeżdżała trzy razy pod Hungry Johnem. Dlaczego nie jechał czarnym holdenem, tak jak się umówił? Twierdził, że okłamał pannę Enkwist na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał go szukać, wciągnąć w pułapkę. Żeby mógł, nie zwracając na siebie uwagi, zrobić najpierw kilka rundek i przekonać się, czy droga wolna. W porządku. Zaraz u Was będę. Zadzwoń i obudź innych. Oni dopiero dwie godziny temu pojechali do domu, nie spali całą noc i Watkins prosił, gówno mnie obchodzi, co mówi Watkins. Obudź ich. Wstawiono z powrotem stary wentylator. Trudno było stwierdzić, czy przerwa dobrze mu zrobiła, w każdym razie głośno protestował przeciwko przywróceniu go z emerytury. Odprawa się skończyła, ale Harry nie ruszał się z miejsca. Na koszuli pod pachami rysowały mu się mokre plamy potu, a przed nim na stole stał telefon. Zamknął oczy i mruknął do siebie kilka zdań. W końcu podniósł słuchawkę i wykręcił numer. Halo? Mówi Harry Holly. Harry? Cieszę się, że tak wcześnie wstałeś, chociaż jest niedziela. Dobry zwyczaj. Czekałem, aż zadzwonisz. Harry, jesteś sam? Tak, jestem sam. Po obu stronach rozległy się ciężkie oddechy. Domyśliłeś się, stary? Tak, już jakiś czas temu. Zrozumiałem, że to ty. Dobra robota, Harry. A teraz dzwonisz, ponieważ mam coś, co chciałbyś odzyskać, tak? Tak. Harry otarł pot. Rozumiesz, że musiałem ją zabrać, Harry? Nie, tego nie rozumiem. Przestań, Harry, nie jesteś głupi. Kiedy usłyszałem, że ktoś zaczyna coś sprawdzać, wiedziałem, że to ty. Dla twego dobra mam tylko nadzieję, że byłeś na tyle mądry, żeby nie wygadać się przed innymi. Wygadałeś się, Harry? Nie wygadałem się. No to wciąż masz szansę na odzyskanie swojej rudowłosej przyjaciółki. Jak to zrobiłeś? Jak ją dopadłeś? Wiedziałem, o której kończy pracę, więc czekałem pod dylbery w samochodzie i pojechałem za nią. Kiedy weszła do parku, pomyślałem, że ktoś powinien jej powiedzieć, że nie należy tamtędy chodzić wieczorem. Wyskoczyłem więc z samochodu i pobiegłem za nią. Dałem jej do powąchania szmatkę, którą miałem przy sobie, a potem musiałem jej pomóc wsiąść do wozu. Harry zrozumiał, że jego rozmówca nie zauważył nadajnika w torebce. Co chcesz, żebym zrobił? Sprawiasz wrażenie zdenerwowanego, Harry. Rozluźnij się. Nie zamierzam prosić o wiele. Twoja praca polega na łapaniu morderców i właśnie o to chciałbym cię prosić. Pracuj dalej. Birgitta powiedziała mi, że głównym podejrzanym jest pewien dealer narkotyków, pan Iwans White. Bez względu na to, czy jest winny, czy nie, każdego roku on i jemu podobni zabijają więcej ludzi niż ja przez całe swoje życie. A to naprawdę znaczy mało. Chyba nie muszę tłumaczyć ci tego ze szczegółami. Chcę jedynie, żebyś doprowadził do skazania Iwansa Wajta za jego zbrodnie oraz za parę moich. Może decydującym dowodem będą ślady krwi i fragmenty skóry Inger Holter znalezione w mieszkaniu Wajta. Jeśli znasz patologa, mógłby ci załatwić próbki niezbędnego materiału dowodowego, które umieściłbyś na miejscu zbrodni. <laughs> Żartuję, Harry. Ale może ja mógłbym ci je załatwić? Może mam krew, fragmenty skóry i jakiś włos różnych ofiar w posortowanych torebkach plastikowych, tak na wszelki wypadek, bo przecież nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się trochę namieszać. Harry ścisnął mocniej mokrą słuchawkę. Próbował myśleć. Ten człowiek najwyraźniej nie miał pojęcia, że policja wie, o uprowadzeniu Birgitty i zrewidowała swoją opinię na temat osoby mordercy. Mogło to jedynie oznaczać, że Birgitta nie powiedziała mu, że szła na spotkanie z White'em pod obstawą policji. Uprowadził ją przed nosem tuzina policjantów i wcale o tym nie wiedział. Głos w słuchawce wyrwał go z zamyślenia. Zaskakująca możliwość prawda, Harry? To, że morderca pomagać i zapuszkować wroga społeczeństwa. No cóż, bądźmy w kontakcie. Masz, powiedzmy, 48 godzin na postawienie mu zarzutów. Spodziewam się dobrych wiadomości w wieczornym dzienniku we wtorek. Do tej pory przyrzekam traktować rudowłosą z szacunkiem, jakiego możesz oczekiwać od dżentelmena. Jeśli coś pójdzie nie po mojej myśli, Obawiam się, że ona nie dożyje środy. Za to mogę jej obiecać fantastyczny, wtorkowy wieczór. Harry odłożył słuchawkę. Wentylator paskudnie, przenikliwie zgrzytał. Spojrzał na swoje ręce. Trzęsły się tylko trochę. Co pan na to, ser? Spytał Harry. Szerokie plecy, które przez cały czas tkwiły nieruchomo przed tablicą, teraz drgnęły. Musimy złapać tego drania, oświadczył McCormack. Zanim reszta wróci, Harry, powiedz mi, kiedy zrozumiałeś, że to on? Szczerze mówiąc, nie miało to wiele wspólnego ze zrozumieniem, ser. To była tylko jedna z teorii, która nagle wpadła mi do głowy i w którą w pierwszej chwili nie mogłem uwierzyć. Po pogrzebie Andrew podwiózł mnie Jim Connolly, jego dawny kolega, bokser. Towarzyszyła mu żona, która jak powiedział była artystką cyrkową, kiedy się poznali. Jim wyznał, że zalecał się do niej codziennie przez rok, zanim coś mu z tego wyszło. Początkowo się nad tym nie zastanawiałem i nagle olśniło mnie, że on mógł mówić dosłownie, innymi słowy, że tych dwoje miało możliwość spotykania się codziennie przez cały rok. Nagle uświadomiłem sobie, że kiedy Andrew i ja oglądaliśmy bokserów Jima Chiversa w Light Go, walczyli w wielkim namiocie, a tuż obok było również wesołe miasteczko. Poprosiłem więc Yonga, żeby zadzwonił do agenta Jima Chiversa i wszystko się zgodziło. Kiedy zespół Jima Chiversa wyjeżdża na tournée, Niemal zawsze towarzyszy wędrownemu cyrkowi albo wesołemu miasteczku. Jong dostał rano faksem trasy tournée i okazało się, że wesołe miasteczko, z którym jeździł Jim Cheevers w ostatnich latach, do niedawna miało w swoim składzie również trupę cyrkową. Trupę od tona recht nagla. Ach tak! A więc w miejscach zbrodni w dane dni znajdowali się również bokserzy Jim'a Chiversa, ale w jego zespole jest chyba wielu bokserów, którzy znali Andrew. Andrew przedstawił mnie tylko jednemu. Powinienem też był zrozumieć, że nie zaciągnął mnie do Litgo jedynie po to, żebyśmy przyjrzeli się gwałtowi, który nie ma związku z naszą sprawą. Andrew traktował go jak syna. Mieli tak wiele podobnych doświadczeń i łączyły ich tak silne więzy, że być może był jedynym człowiekiem, z którym Podrzutek Andrew Kensington naprawdę czuł się spokrewniony. Chociaż Andrew nigdy by się nie przyznał, jak silne uczucia żywił dla swego narodu, to myślę, że tu Wumbę kochał ponad wszystko. Właśnie dlatego, że wywodzili się z tego samego narodu. Sam więc. Nie mógł go aresztować. Cały jego zestaw wyuczonych, a być może wrodzonych pojęć moralności zderzył się z lojalnością wobec własnego narodu i z miłością do Tuwumby. Nie wiem, czy ktoś potrafi sobie wyobrazić, jak potworny konflikt przeżywał. Musiał znaleźć jakiś sposób, by go powstrzymać, nie popełniając przy tym synobójstwa. Dlatego potrzebował mnie, osoby postronnej, którą mógł naprowadzić na cel. Na Tuwumbe. Na Tuwumbe. Andrew odkrył, że to on popełnił wszystkie morderstwa. Być może zrozpaczony kochanek Otto Rechnagel powiedział Andrew o wszystkim, kiedy Tuwumba go porzucił. Może Andrew nakłonił Ottona do przysięgi, że nie pójdzie na policję, a w zamian obiecał mu... Takie rozwiązanie sprawy, w które oni dwaj nie zostaną wmieszani. Sądzę jednak, że Otto już pękł. Słusznie zaczął obawiać się o własne życie, kiedy zrozumiał, że Tuwumba zechce pozbyć się eks-kochanka, który mógłby go zdradzić. Tuwumba wiedział, że Otto kontaktował się ze mną i że gra już niedługo się skończy. Dlatego zaplanował zamordowanie Ottona podczas przedstawienia. Ponieważ jeździli razem z niemal identycznym programem, Tuwumba doskonale wiedział, w którym momencie przedstawienia może uderzyć. Dlaczego nie zrobił tego w mieszkaniu Ottona? Przecież miał klucze. Sam sobie zadawałem to pytanie. Harry wykręcał się od odpowiedzi. McCormack machnął ręką. Harry, to co mi powiedziałeś do tej pory, to i tak okropnie dużo do przełknięcia nawet dla starego policjanta. Kolejna teoria mniej czy więcej naprawdę nie ma już znaczenia. Czynnik koguta. Koguta? To wąba jest nie tylko psychopatą, lecz również kogutem, a próżności koguta nie wolno nie doceniać. Popełniane przez niego morderstwa na tle seksualnym trzymają się schematu przypominającego natręctwa, natomiast zabójstwo klauna to zupełnie coś innego a mianowicie Zbrodnia nakazana przez rozsądek. Przed dokonaniem tego morderstwa po raz pierwszy miał pełną swobodę. Nie ograniczały go psychozy określające przebieg wydarzeń w innych zbrodniach. Nagle miał możliwość zrobić coś naprawdę spektakularnego ukoronować dzieło swego życia. I można powiedzieć, że rzeczywiście mu się to udało. Zabójstwo klauna będzie się pamiętać jeszcze długo po tym, jak zamordowane dziewczyny. Odejdą w zapomnienie. No dobrze. Jędriu uciekł ze szpitala, żeby powstrzymać policję, gdy zrozumiał, że chcemy aresztować Ottona. Domyślam się, że poszedł prosto do mieszkania Ottona, by z nim porozmawiać, przygotować go na aresztowanie i wbić mu do głowy, że ważne jest milczenie o Tuwumbi, aby nie mieszać ich dwóch jeszcze bardziej. Może chciał go uspokoić, mówiąc, że tu Wumba zostanie złapany zgodnie z planem, że sprawa wymaga trochę czasu, że mnie trzeba trochę czasu. Ale coś poszło nie tak, co nie mam pojęcia. Nie wątpię jednak, że to tu Wumba jest zabójcą Andrew Kensingtona. Skąd ta pewność? Intuicja, zdrowy rozsądek oraz pewien drobny szczegół. Jaki? Kiedy odwiedziłem Andrew w szpitalu, powiedział mi, że tu Wumba ma przyjść z wizytą następnego dnia. I? W szpitalu saint Etienne wszystkich odwiedzających rejestruje się przed wejściem do recepcji. Poprosiłem Yonga, żeby zadzwonił do szpitala i okazało się, że po mojej wizycie nie zanotowano żadnych gości ani żadnych telefonów do Andrew. Nie rozumiem cię, Harry. Gdyby tu Wumbie coś przeszkodziło w wizycie... Można chyba założyć, że zadzwoniłby do Andrew i uprzedził, że nie przyjdzie. A ponieważ tego nie zrobił, nie mógł wiedzieć, że Andrew nie ma już w szpitalu, dopóki nie stanąłby w recepcji. Po tym jak zostałby już wpisany do dziennika odwiedzin chyba że chyba, że zabił go dzień wcześniej Harry rozłożył ręce Nie idzie się w odwiedziny do kogoś. Kogo, jak wiadomo, już nie ma, sir. Zapowiadał się długi i ciężki dzień. Cholera, już jest długi, pomyślał Harry. Siedzieli z podwiniętymi rękawami koszul w pokoju odpraw i próbowali być geniuszami. Więc zadzwoniłeś do niego na telefon komórkowy, powtarzał Watkins. I uważasz, że nie był w swoim mieszkaniu? Harry pokręcił głową. On jest ostrożny, przetrzymuje Birgitę gdzie indziej. Może znajdziemy u niego coś, co da nam wskazówkę, gdzie jej szukać? Podsunął lebie. Nie, sprzeciwił się Harry. Jeśli on się dowie, że byliśmy u niego w domu, to zrozumie, że doniosłem i Birgitta będzie skończona. Żeby tak było, musi najpierw przyjść do domu, a my możemy tam na niego czekać. A jeśli wymyślił coś, co może zabić Birgitte nawet bez jego obecności, zdenerwował się Harry? Jeśli siedzi gdzieś związana, a tu Wumba nie powie nam gdzie? Rozejrzał się dookoła. Jeśli na przykład siedzi na bombie zegarowej, którą trzeba wyłączyć przed upływem określonego czasu? Przestań, Watkins uderzył dłonią w stół. Przenosimy się w świat komiksów. Dlaczego cholera facet miałby nagle okazać się ekspertem od środków wybuchowych jedynie dlatego, że zabił kilka dziewczyn? Czas płynie, a my nie możemy dłużej siedzieć na dupie i tylko czekać. Uważam, że to dobry pomysł zajrzeć do domu tuwumby i zapewniam, że jesteśmy w stanie przygotować pułapkę, która się zatrzaśnie, jeśli tylko on się tam zbliży. Ten facet nie jest głupi, zaprotestował Harry. Narażamy życie Birgitty, nie rozumiecie tego? Watkins pokręcił głową. Przykro mi, że muszę to powiedzieć, Holly, ale związek z porwaną osłabia twoją zdolność racjonalnej oceny sytuacji. Zrobimy tak, jak mówię. Popołudniowe słońce świeciło między drzewami na Victoria Street. Niewielki ptaszek... Bura stał na oparciu długiej pustej ławki i rozgrzewał głos na wieczorny koncert. Z pewnością dziwicie, że ludzie potrafią się dzisiaj uśmiechać, powiedział Józef. Że w tej chwili, wracając z plaży, z ogrodu zoologicznego, czy od babci w wolą gong, myślą jedynie o niedzielnym obiedzie. Z pewnością przyjmujesz za osobistą urazę fakt, że słońce prześwieca przez liście w chwili, w której najchętniej widziałbyś świat strącony w przepaść nieszczęścia, zalane łzami. Co ci mogę powiedzieć, chary przyjacielu? Tak po prostu jest. Niedzielny stek czeka i tak już musi być. Chary zmrużył oczy od słońca. Może jest głodna, może ją coś boli. Ale najgorsza jest świadomość, jak strasznie musi się bać. Będzie dobrą żoną dla ciebie, jeśli przetrwa tę próbę, powiedział Józef i gwizdnął do Kukabury. Harry popatrzył na niego zdziwiony. Józef twierdził, że niedziela to jego dzień odpoczynku i rzeczywiście był trzeźwy. Dawniej aborygeńska kobieta musiała przejść potrójną próbę, zanim mogła zostać wydana za mąż. Wyjaśnił Józef. Pierwszą próbą była umiejętność panowania nad głodem. Musiała wędrować albo polować przez dwa dni bez jedzenia. Potem nagle zostawiano ją samą przy ognisku, gdzie czekała już przyrządzona pyszna pieczeń z kangura lub jakiś inny delikates. Próba polegała na zapanowaniu nad sobą i nad własnym łakomstwem i zjedzeniu tylko odrobiny. Tak by i dla innych zostało dość pożywienia. Gdy byłem mały, mieliśmy coś podobnego, powiedział Harry. Nazywało się to zachowaniem dobrych manier przy stole. Wydaje mi się, że już nie istnieje. Druga próba polegała na wytrzymaniu bólu. Joseph gwałtownie gestykulował, demonstrując. Młodej dziewczynie przebijano igłą policzki i nos. Robiono znaki na ciele. I co z tego? Dzisiaj dziewczyny za to płacą, wzruszył ramionami Hary. Cicho bądź. Na koniec, kiedy ogień już zgasł, musiała położyć się na węglach, oddzielona od nich tylko kilkoma gałęziami. Ale najtrudniejsza była trzecia próba. Strach? Zgadłeś. Po zachodzie słońca członkowie plemienia zbierali się wokół ogniska. I staruszkowie na zmianę opowiadali dziewczynie przerażające historie, od których włos się jeżył na głowie. O duchach, muldarpe, diable, diabłów, niektóre naprawdę były straszne. Później wysyłano ją w jakieś odludne miejsce lub w pobliże grobów przodków, gdzie miała spędzić noc. Pod osłoną ciemności starszyzna plemienia przypełzała do niej z twarzami pomalowanymi białą glinką albo w maskach z kory. Czy to nie było trochę przesadzone? Wydając siebie paskudne odgłosy. Przykro mi, że to powiem, ale jesteś marnym słuchaczem, Harry. Joseph wyglądał na urażonego. Harry potarł twarz. Wiem o tym, powiedział po chwili. Przepraszam, Józef. Po prostu przyszedłem tutaj, żeby pomyśleć trochę na głos i sprawdzić, czy on nie zostawił żadnych śladów, które... Pomogłyby mi namierzyć miejsce, do którego ją porwał. Wygląda jednak na to, że nic tu nie znajdę i jesteś jedyną osobą, na której mogę się wyżyć. Na pewno uważasz mnie za cynicznego i nieczułego drania. Mówisz jak ktoś, kto uważa, że musi walczyć z całym światem powiedział Józef. Lecz jeśli od czasu do czasu nie opuścisz gardy, będziesz miał ręce zbyt zmęczone na to, żeby uderzyć. Harry nie mógł powstrzymać się od uśmiechu. Jesteś całkiem pewien, że nie miałeś starszego brata? Joseph roześmiał się. Mówiłem ci już, że za późno by pytać o to moją matkę, ale wydaje mi się, że wspomniałaby mi o tajemniczym bracie. Po prostu mówisz tak jak on. Powtarzasz mi to już któryś raz, Harry. Może powinieneś spróbować się przespać. Joe rozjaśnił się, kiedy Harry stanął w drzwiach Springfield Lodge. Piękne popołudnie, prawda, panie Holly? Doskonale pan dziś wygląda. Mam dla pana paczkę. Wyjął pakunek owinięty w szary papier z nazwiskiem Harego wypisanym wielkimi literami. Od kogo ta paczka? Spytał Harry zdziwiony. Nie wiem, taksówkarz dostarczył ją parę godzin temu. W swoim pokoju Harry położył paczkę na łóżku, odwinął papier i otworzył pudełko leżące w środku. Zaczął się już domyślać, kto jest nadawcą przesyłki, a zawartość rozwiała resztki wątpliwości. W środku znajdowało się sześć małych plastikowych pojemniczków w kształcie rurki opatrzonych białymi naklejkami. Wyjął jeden, przeczytał datę, w której natychmiast rozpoznał dzień zamordowania Inger Holter i napis – włos łonowy". Nie trzeba było wielkiej wyobraźni, by odgadnąć, że pozostałe pojemniczki zawierają krew, włosy i włókna z ubrania. I tak też było. Pół godziny później obudził go telefon. Dostałeś rzeczy, które ci wysłałem, Harry? Pomyślałem, że chciałbyś je mieć jak najprędzej. Tuwumba? Do usług. Dostałem. Zakładam, że należały do Inderholter. Bardzo jestem ciekaw, Tuwumbo, jak ją zamordowałeś. To nie było nic trudnego, odparł Tuwumba. Niemal aż za proste. Byłem w mieszkaniu przyjaciółki, gdy zadzwoniła do drzwi późnym wieczorem. Więc to był przyjaciółką. Chciał spytać Harry, ale się powstrzymał. Inger miała jedzenie dla psa właścicielki, a raczej byłej właścicielki mieszkania. Cały wieczór siedziałem tam sam, bo moja przyjaciółka wyszła na miasto, jak zwykle. Harry usłyszał ostrzejszy ton w jego głosie. — Nie ryzykowałeś za dużo? — spytał Harry. — Ktoś mógł przecież — Wiedzieć, że Inger idzie do mieszkania tej przyjaciółki. Spytałem ją o to, powiedział Tu Wumba. Spytałeś? Powtórzył z niedowierzaniem Harry. Wprost niebywałe, jak naiwni potrafią być czasami ludzie. Odpowiadają bez zastanowienia, ponieważ czują się bezpieczni i uważają, że nie muszą myśleć. Ona była właśnie taką słodką, niewinną dziewczyną. Nikt nie wie, że tu jestem. A dlaczego? spytała czułem się jak wilk z bajki o czerwonym kapturku. Wyjaśniłem więc, że przyszła w bardzo odpowiedniej chwili a może powinienem raczej powiedzieć w bardzo nieodpowiedniej. Chcesz usłyszeć resztę? Harry bardzo chciał a najbardziej chciał wiedzieć wszystko, aż po najdrobniejsze szczegóły. Jaki był tu Wumba jako dziecko? Kiedy zabił po raz pierwszy? Jaki był jego stały rytuał? Dlaczego czasami tylko gwałcił kobiety? Jak się czuł po morderstwie? Czy po Ekstazie wpadał w depresję? Jak często się dzieje w wypadku seryjnych morderców, ponieważ również tym razem okazywali się nie tak doskonali, jak to sobie wymarzyli i zaplanowali? Chciał wiedzieć, ile kiedy i gdzie, poznać metody i narzędzia, i chciał zrozumieć emocje, namiętność, siłę napędową tego szaleństwa. Ale nie miał na to siły, nie teraz, akurat w tej chwili nie obchodziło go, czy Inger została zgwałcona przed, czy po śmierci, czy morderstwo było karą za to, że Otto zostawił go samego, czy później ją umył, czy zabił ją w mieszkaniu, czy w samochodzie. Nie chciał wiedzieć, czy go błagała, płakała, czy wpatrywała się w zabójcę, gdy przekraczała próg życia ze świadomością, że umiera. Nie chciał tego wiedzieć, gdyż nie umiałby się powstrzymać przed zamianą twarzy Inger na twarz Birgitty, a to bardzo by go osłabiło. Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? spytał właściwie po to, by podtrzymać rozmowę. Ależ, Harry, zaczynasz być zmęczony? Przecież sami o tym mówiłeś, kiedy ostatnio się spotkaliśmy. A tak w ogóle to dziękuję za miły wieczór. Zapomniałem ci wcześniej o tym powiedzieć. Posłuchaj, Tuwumbo, właściwie trochę się zastanawiałem, dlaczego tamtego wieczoru zadzwoniłeś z prośbą o pomoc, Harry. Oprócz tego, że chciałeś, żebym trochę poszturchał tych dwóch anabolików w smokingach. To było w zasadzie dość zabawne, ale czy naprawdę pragnąłeś jedynie odwdzięczyć się temu Alfonsowi za poprzednie spotkanie? Nie jestem może zbyt wielkim znawcą ludzi, Harry, ale coś mi się w tym wszystkim nie zgadzało. Zajmujesz się sprawą morderstwa, a poświęcasz tyle czasu i sił na jakieś osobiste rozgrywki wyłącznie dlatego, że trochę nieuprzejmie potraktowano cię w jakimś nocnym klubie. No cóż... Co, so, Harry? Nie tylko. Ta dziewczyna, którą poznaliśmy w Centennial Park, przypadkiem pracowała właśnie tam. Miałem więc pewną teorię, że być może jej morderca był tam tego wieczoru, czekał przy wyjściu ze sceny i poszedł za nią, kiedy wracała do domu. Chciałem zobaczyć Twoją reakcję na wieść o tym, dokąd idziemy. W dodatku twój wygląd rzuca się w oczy. Chciałem cię pokazać Mongabiemu, żeby sprawdzić, czy cię widział. Bez powodzenia. Domyślam się, że cię tam nie było. Tu wumba roześmiał się. Nie wiedziałem nawet, że ona była striptiserką oświadczył. Zobaczyłem, jak wchodzi do parku i pomyślałem, że ktoś powinien jej powiedzieć, że nocą jest tam niebezpiecznie. I zademonstrowałem, co się może stać. No, w każdym razie ta sprawa jest rozwiązana powiedział Harry cierpko. Szkoda, że nikt oprócz ciebie się z tego nie cieszy odparł Wumba. Harry postanowił zaryzykować. Ponieważ nikt inny nie ucieszy się z niczego, to może opowiesz mi też, co spotkało Andrew w mieszkaniu od Tonarecht nagle. Bo to, to był tą twoją przyjaciółką, prawda? Na drugiej stronie linii zapanowała cisza. Nie wolałbyś się raczej dowiedzieć, jak się czuje Birgitta? Nie, powiedział Harry, nie za szybko i nie za głośno. Mówiłeś, że będziesz ją traktował jak gentleman. Ufam ci. Mam nadzieję, że nie próbujesz wzbudzić we mnie wyrzutów sumienia, Harry. To i tak nieskuteczne. Jestem psychopatą. Wiedziałeś, że mam tego świadomość. To przerażające prawda. My psychopaci mamy nie zdawać sobie sprawy z naszego obłędu, ale ja wiedziałem o tym od zawsze. Od to też. Od to wiedział, że od czasu do czasu muszę je ukarać ale nie potrafił dłużej utrzymać języka za zębami, wygadał wszystko Andrew i był bliski załamania, musiałem więc działać. Tego samego popołudnia, gdy Otto miał występować w St. George, przyszedłem do niego do mieszkania po jego wyjściu, żeby usunąć wszystkie ślady mające związek ze mną, zdjęcia, prezenty, listy, takie rzeczy. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Uchyliłem lekko okno w sypialni i wyjrzałem. Ze zdumieniem zobaczyłem Andrew. W pierwszym odruchu nie chciałem mu otwierać, uświadomiłem sobie jednak, że mój pierwotny plan się psuje. Zamierzałem bowiem odwiedzić Andrew w szpitalu następnego dnia i dyskretnie podsunąć mu łyżeczkę, zapalniczkę i strzykawkę jednorazową i torebeczkę wytęsknionego proszku z dodatkiem mojej własnej mieszanki. Śmiertelny koktajl. Tak, można tak powiedzieć. Skąd mogłeś mieć pewność, że on to zażyje? Przecież wiedział, że jesteś mordercą, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że ja wiem, że on o wszystkim wie. Rozumiesz, Harry? Nie wiedział, że od to się zdradził. W dodatku ćpun na rozpoczynającym się głodzie jest skłonny do pewnego ryzyka Na przykład do zaufania człowiekowi, który w jego mniemaniu traktuje go jak ojca Ale nad tym nie ma się co zastanawiać Uciekł ze szpitala i stanął przed drzwiami domu Więc postanowiłeś go wpuścić Wiesz, jak prędko potrafi pracować ludzki mózg, Harry Wiesz, że te sny z długimi, skomplikowanymi historiami, na które, jak się nam zdaje, poświęcamy całą noc, w rzeczywistości rozgrywają się w ciągu kilku sekund gorączkowej aktywności mózgu? Mniej więcej tak samo zrodził się we mnie plan. Zrozumiałem, że mogę urządzić się tak, by wyglądało, że wszystkiemu winien jest Andrew Kensington. Przysięgam, wcześniej nie przyszło mi to do głowy. Nacisnąłem więc guzik domofonu. I zaczekałem, aż wejdzie na górę. Stanąłem za drzwiami ze swoją cudowną ściereczką w pogotowiu. Z eterem. A potem przywiązałem Andrew do krzesła, wyciągnąłem sprzęt i resztkę narkotyku, która mu jeszcze została, i zaaplikowałem mu wszystko, żeby mieć pewność, że zachowa spokój do czasu mojego powrotu z teatru. W powrotnej drodze kupiłem więcej narkotyków. I urządziliśmy sobie z Andrew wspaniałą imprezę. Pod koniec wymknęła się trochę spod kontroli i kiedy wychodziłem, wisiał na lampie. I znowu ten cichy śmiech. Harry skoncentrował się na tym, by oddychać głęboko i spokojnie. Bał się tak, jak nie bał się jeszcze nigdy w życiu. Co miałeś na myśli, mówiąc, że musisz je ukarać? Co? Wspomniałeś, że muszą zostać ukarane. A to, jak z pewnością wiesz, psychopaci często cierpią na paranoję, albo na jakieś urojenia. W moim przypadku jest to przekonanie o tym, że moim życiowym zadaniem jest pomścić mój naród. Gwałcąc białe kobiety, bezdzietne białe kobiety. Bezdzietne? Powtórzył osłupiały Harry. Rzeczywiście była to cecha wspólna ofiar, na którą nie zwrócili uwagi w śledztwie. Ale właściwie dlaczego mieliby ją zauważyć? Przecież nie było nic niezwykłego w tym, że tak młode kobiety nie miały dzieci. No tak, naprawdę tego nie zrozumiałeś? Terra Nullius, Harry. Kiedy tu przybyliście, uznaliście, że nie jesteśmy właścicielami tej ziemi, gdyż jej nie obsiewamy. Zabraliście nam nasz kraj, zgwałciliście go i zabiliście na naszych oczach. Tu Wumba nie musiał podnosić głosu. Słowa były dostatecznie wyraźne: Wasze bezdzietne kobiety to teraz moja terra nullius, chary. Nikt ich nie zapłodnił, więc nikt nie jest ich właścicielem. Ja tylko postępuję zgodnie z logiką białego człowieka i robię to, co on. Ale ty sam nazywasz to urojeniem tuwumbo. Sam rozumiesz, że to chore. <laughs> Oczywiście, że chore. Ale choroba jest rzeczą normalną, Chary. To brak choroby jest groźny, bo wtedy organizm przestaje walczyć i rozsypuje się na kawałki. Ale urojeń Chary nie wolno niedoceniać. Są ważne dla każdej kultury. Weź na przykład swoją w chrześcijaństwie otwarcie przecież mówi się o tym, jak trudno jest wierzyć, jak wątpliwości dręczą nawet najmądrzejszego i najpobożniejszego księdza. A czyż właśnie przyznanie się do wątpliwości nie jest jednocześnie przyznaniem się do tego, że wiara, według której się żyje, jest urojeniem? Wyobrażeniem, któremu sprzeciwia się rozum. Nie wolno bez zastanowienia. Rezygnować ze swych urojeń, Harry. Na drugim końcu tęczy czeka cię być może zapłata. Harry położył się na łóżku. Starał się nie myśleć o Birgitcie, o tym, że nie ma dzieci. Skąd wiedziałeś, że są bezdzietne? usłyszał swój własny, chrapliwy głos. Pytałem. Jak? <laughs> Niektóre z nich twierdziły, że mają dzieci, gdyż uważały, że je oszczędzę, jeśli powiedzą, że wychowują gromadkę malców. Dawałem im 30 sekund na udowodnienie tego. Matka, która nie nosi przy sobie zdjęcia dziecka, to moim zdaniem żadna matka. Harry przełknął ślinę. Dlaczego blondynki? To nie jest nadrzędna zasada. Po prostu minimalizuje szansę na to, że mogą mieć w żyłach krew. Mojego ludu. Harry starał się nie myśleć o mleczno-białej skórze birgitty. Tu Wumba zaśmiał się cicho. Rozumiem, że wielu rzeczy chciałbyś się dowiedzieć Harry, ale rozmowy przez komórkę drogo kosztują, a idealiści tacy jak ja nie są bogaczami. Wiesz, co masz robić, a czego nie robić. Rozłączył się. W ciągu tej rozmowy prędko zapadający zmierzch pogrążył pokój w szarej ciemności. Ze szpary w drzwiach sterczały dwa ruchliwe czułki karalucha sprawdzające, czy droga wolna. Harry nakrył się prześcieradłem i skulił na łóżku. Na dachu za oknem samotna kuka bura rozpoczęła wieczorny koncert. King Cross szykowało się do kolejnej długiej nocy. Haremu śniła się Christine. Możliwe, że sen trwał zaledwie parę sekund w fazie Rem, ale dotyczył połowy życia. Możliwe więc, że zajęło to nieco więcej czasu. Christine ubrana była w jego zielony szlafrok, gładziła go po włosach i prosiła, żeby poszedł razem z nią tam, dokąd się wybierała, spytał ją dokąd, ale wtedy stanęła w otwartych drzwiach na balkon między powiewającymi zasłonami. A dzieci na podwórzu tak hałasowały że nie usłyszał odpowiedzi momentami słońce go oślepiało i postać Kristin całkowicie znikła mu przed oczu wstał z łóżka i podszedł bliżej żeby ją usłyszeć ale ona tylko roześmiała się głośno wybiegła na balkon wspięła się na balustradę i uniosła w powietrze jak zielony balonik Wolno frunęła nad dachami domów, wołając Wszyscy idą! Wszyscy idą! Później w tym śnie Harry biegł po znajomych z pytaniem Gdzie będzie ta impreza? Lecz oni albo nie wiedzieli, albo już poszli Postanowił więc iść na basen do parku Frogner Ale nie miał pieniędzy na bilet I musiał przełazić przez płot Kiedy przedostał się na drugą stronę, zauważył, że się skaleczył Krewka pała, znacząc czerwoną ścieżkę na trawie, na kafelkach i na wszystkich schodkach na dziesięciometrówkę. Na wieży nie było nikogo innego. Położył się więc na plecach i patrzył w niebo, słuchając delikatnego plusku kropli krwi uderzających o krawędź basenu w dole. Wydawało mu się, że wysoko na tle słońca dostrzega unoszącą się w powietrzu zieloną postać. Przyłożył dłonie do oczu, jak lornetkę, i wtedy ujrzał ją wyraźnie. Była piękna, prawie przezroczysta. Raz obudził go jakiś huk, który mógł być wystrzałem z pistoletu. Leżał i wsłuchiwał się w deszcz i w szum dochodzący z King Cross. Po jakimś czasie znów zasnął i przez resztę nocy śnił o Kristin. Tylko momentami miała rude włosy i mówiła po szwedzku. Rozdział dwudziesty Komputer, zatoka dam i zasada działania telefonu komórkowego. Godzina dziewiąta Lebie oparł się czołem o drzwi i zamknął oczy. Towarzyszyli mu dwaj policjanci w czarnych, kuloodpornych kamizelkach, którzy bacznie wszystko obserwowali. Broń trzymali w pogotowiu. Za nimi na schodach czekali Watkins, Young i Harry. Jest, powiedział Lebie i ostrożnie wyciągnął wytrych. Pamiętajcie, żeby niczego nie ruszać, jeśli mieszkanie jest puste, szepnął Watkins funkcjonariuszom. Lebie stanął z boku i otworzył drzwi policjantom, którzy weszli do mieszkania, trzymając pistolety przepisowym oburęcznym chwytem. Macie pewność, — Że tu nie ma żadnego alarmu? — spytał szeptem Harry. — Sprawdziliśmy we wszystkich agencjach ochrony w mieście. Żadna nie miała tego mieszkania w rejestrze — odparł Watkins. — Co to za dźwięk? — spytał Young. Pozostali nadstawili uszu, lecz nie wychwycili niczego godnego uwagi. Teoria o specjaliści od bomb się rozsypała — zauważył cierpko Watkins. Jeden z policjantów wyszedł. Droga wolna oświadczył. Odetchnęli z ulgą. Lebie próbował zapalić światło w przedpokoju, ale nie działało. Dziwne, mruknął. I spróbował wyłącznik w niedużym, ale porządnym, czystym saloniku, lecz on również nie działał. Bezpiecznik musiał się przepalić. Nie szkodzi, stwierdził Watkins. I tak jest dostatecznie jasno na przeszukanie. Harry, ty się zajmij kuchnią. Lebie, weźmie łazienkę. Yong? Jong stał przed komputerem na biurku, pod oknem w salonie. Mam wrażenie, zaczął Lebie, weź latarkę i sprawdź szafkę z bezpiecznikami na korytarzu. Lebie wyszedł i wkrótce potem zapaliło się światło w korytarzu, a komputer ożył. Cholera, zaklął Lebie, wróciwszy do salonu. Bezpiecznik owinięty był nitką, musiałem ją najpierw zdjąć. Prowadziła wzdłuż ściany do drzwi. W drzwiach jest zamek elektroniczny, prawda? Bezpiecznik był połączony z zamkiem w taki sposób, że kiedy otworzyliśmy drzwi, prąd przestał płynąć. A ten odgłos, który słyszeliśmy, to wiatrak w komputerze, który się wyłączył. Jąk nacisnął klawisze na klawiaturze. Ten komputer ma Rapid Resume. Możemy więc zobaczyć, jakie programy były aktywne, zanim się wyłączył. Na ekranie ukazało się niebieskie zdjęcie ziemskiego globu, a z głośników popłynął wesoły sygnał. Tak myślałem powiedział Jąg. Sprytny drań, widzicie? Wskazał ikonkę na ekranie. Jąg, na miłość Boską, nie traćmy teraz czasu. Sir, czy mogę na moment pożyczyć Pana komórkę? Mały Chińczyk sięgnął po nocje Watkinsa, nie czekając na odpowiedź. Jaki jest tutaj numer? Harry odczytał numer z telefonu stojącego przy komputerze. Young wstukał go w komórkę i nacisnął guzik łączący rozmowy. W momencie, gdy telefon zadzwonił, komputer zaburczał, a ikonka wyskoczyła na ekran w pełnym rozmiarze. Pst, powiedział Young. Po kilku sekundach rozległo się krótkie piknięcie. Young prędko wyłączył komórkę. Watkinsowi między brwiami zarysowała się głęboka zmarszczka. Co ty na miłość Boską wyprawiasz, jąg? Ser. Obawiam się, że tu Wumba mimo wszystko zainstalował alarm. I ten alarm się uruchomił. Wyjaśnij, cierpliwość Łotkinsa miała wyraźne granice. Widzicie ten program, który się włączył. To zwykła automatyczna sekretarka połączona z telefonem przez modem. Tu Wumba przed wyjściem nagrywa powitanie na komputer przez ten mikrofon. Kiedy ktoś dzwoni, program się uruchamia, odtwarza wiadomość tu w umby, a po tym krótkim piknięciu, które słyszeliście, można zostawić wiadomość nagrywaną bezpośrednio na komputer. JOG! Wiem, czym jest automatyczna sekretarka. O co tu chodzi? ser? czy słyszał Pan jakieś powitanie przed piknięciem, kiedy teraz zadzwoniłem? Nie. Dlatego, że powitanie nie zostało zapisane na stałe. Watkinsowi rozjaśniło się w głowie. Chcesz powiedzieć, że kiedy prąd przestał płynąć i komputer się wyłączył, powitanie przepadło. Właśnie, ser. Reakcje jonga bywały niekiedy dość niezwykłe, tak jak teraz. Cały rozjaśnił się w uśmiechu i dzięki temu alarm się włączył, ser. Ale Harry się nie uśmiechał, gdy dotarł do niego rozmiar katastrofy. Wystarczy więc, że tu Wumba tu zadzwoni, zorientuje się, że nie ma powitania. I będzie wiedział, że ktoś się włamał do jego mieszkania. A wie, że ten ktoś to my, zapadła cisza. On nigdy tu nie wejdzie, dopóki nie zadzwoni, stwierdził lebie. Jasna, cholera, westchnął Watkins. Może zadzwonić w każdej chwili, stwierdził Harry. Musimy zyskać na czasie jakieś propozycje? Hmm. Zamyślił się jąk. Możemy porozmawiać z firmą telekomunikacyjną, poprosić o zablokowanie numeru i uruchomienie informacji o usterce. A jeśli on zadzwoni do nich? Uszkodzony kabel w okolicy z powodu wykopów. To wygląda podejrzanie. Będzie mógł sprawdzić, czy numer sąsiada działa, stwierdził lebie. Musimy odciąć telefony w całej okolicy, oświadczył Harry. Watkins, da pan radę to zrobić? Watkins podrapał się za uchem. Przeklęty chaos, dlaczego u diabła trzeba się spieszyć, ser? Cholera daj mi telefon. Jong, niech się tym zajmie, Makormak. Tak czy owak nie zdołamy utrzymać odciętych telefonów w całej okolicy zbyt długo, holi. Musimy zacząć myśleć o następnych ruchach. Jasna, cholera. w pół do dwunastej. Nic oznajmił Łotki z rezygnacją absolutnie, kompletnie nic cóż, nie mogliśmy wymagać, żeby zostawił karteczkę z informacją, gdzie ją przetrzymuje, powiedział Harry. Z sypialni wyszedł lebie, on też pokręcił głową. Jąg, który przeszukał piwnicę i strych, również nie miał nic interesującego do powiedzenia. Usiedli w pokoju dziennym. — To właściwie trochę dziwne — zastanowił się Harry. — Gdybyśmy przeszukiwali swoje własne mieszkania, zawsze coś by się znalazło — Jakiś interesujący list, gazetka porno, zdjęcie byłej kochanki, plama na prześcieradle, cokolwiek. A ten facet jest seryjnym mordercą, i nie znajdujemy absolutnie niczego, co by świadczyło o tym, że ma jakieś życie. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego normalnego mieszkania samotnego mężczyzny, przyznał Lebie. Jest za bardzo normalne, stwierdził Jąg. Właściwie to trochę straszne. Musieliśmy coś ominąć. Harry zapatrzył się w sufit. Zaglądaliśmy wszędzie, odparł Watkins. Jeśli istnieje jakiś ślad, to nie tutaj. Tutaj ten facet tylko je, śpi, ogląda telewizję i zostawia wiadomości na komputerze. Masz rację, przerwał mu Harry. Morderca Tuwumba wumba, mieszka nie tutaj. Tu mieszka nienormalnie normalny facet, który nie musi się bać, że ktoś coś wywęszy. Ale co z tym drugim? Ma jakieś inne miejsce, inne mieszkanie? Letni domek? W każdym razie nie ma nic zarejestrowanego na własne nazwisko, odparł Jąg. Sprawdziłem to jeszcze przed wyjściem. Zadzwoniła komórka. Tomak Kormak rozmawiał ze spółką telekomunikacyjną. Na argument, że chodzi o ludzkie życie, odpowiedzieli, że może chodzić o ludzkie życie, gdy ktoś z okolicy będzie próbował zadzwonić po karetkę. Ale Makormakowi z pewną pomocą z urzędu burmistrza udało się zablokować telefony do siódmej wieczorem. No to teraz możemy równie dobrze tutaj zapalić, stwierdził lebie, wyjmując cieniutką cygaretkę. Sypać popiół na dywan i zostawiać mokre ślady stóp w przedpokoju. Ma ktoś ogień? Harry wyciągnął z kieszeni pudełko zapałek i przypalił mu. Potem z coraz większym zainteresowaniem zaczął wpatrywać się w zapałki. Wiecie, jaka jest zaleta tych zapałek? Spytał. Pozostali obojętnie pokręcili głowami. Napisano na nich, że są wodoodporne dla tych, którzy chodzą po górach lub pływają po morzu. Czy któryś z Was nosi przy sobie Wodoodporne pudełko z zapałkami? Kolejne zaprzeczenia. Czy jestem w błędzie sądząc, żeby je kupić trzeba iść do specjalnego sklepu i że pewne kosztują więcej niż zwykłe zapałki? Koledzy wzruszyli ramionami. W każdym razie nie są zwyczajne. Nigdy wcześniej takich nie widziałem, przyznał lebie. Watkins przyjrzał się pudełku uważniej. — Wydaje mi się, że mój szwagier miał takie zapałki na pokładzie swojej łódki. — To pudełko dostałem od Tuwumby — oznajmił Harry — na pogrzebie Andrew. Zapadła cisza. W końcu Jąg chrząknął i powiedział z wahaniem — W przedpokoju wisi zdjęcie żaglówki. Godzina pierwsza. — Bardzo dziękuję za pomoc, Liz — Jąg odłożył słuchawkę. Mamy ją. Zmuje w marinie przy Lady Bay i jest zarejestrowana na jakiegoś Gerta von Hossa. Okej. Okay. Jąg, ty zostaniesz tutaj z tymi dwoma funkcjonariuszami na wypadek, gdyby tu Wumba się zjawił, zarządził Watkins. Lebie, Harry i ja bierzemy samochód i natychmiast tam jedziemy. Ruch był niewielki i nowa Toyota Lebiego z lekkim pomrukiem gnała 120 na godzinę po New South Heathrow. Nie potrzeba im wsparcia, ser? Spytał lebie. Gdyby przyszedł, trzech ludzi wystarczy, stwierdził Watkins. Zdaniem Jonga nie zarejestrowano żadnego zezwolenia na broń na jego nazwisko, a poza tym mam wrażenie, że to nie jest typ, który zacznie wymachiwać nam przed nosem pistoletem. Harry nie zdołał się opanować. A jakie to wrażenie, sir? To samo, które podpowiedziało panu, że włamanie się do mieszkania to dobry pomysł? To samo, które mówiło, że Birgitta powinna mieć radio nadajnik w torebce? Holy, ja, ja tylko pytam, ser. Jeśli mamy wykorzystywać pańskie wrażenie jako wskazówki, to w świetle tego, co wydarzyło się dotychczas, powinniśmy przyjąć, że on właśnie będzie próbował do nas strzelać. Nież. Że... Harry zorientował się, że podniósł głos i zamknął gębę. Nie teraz, powiedział sobie w duchu. Jeszcze nie. ściszonym głosem dokończył zdanie. Nie, żebym miał coś przeciwko temu, bo to oznacza, że mógłbym naładować go ołowiem. postanowił nie odpowiadać, tylko obrażony wyglądał przez okno. Jechali dalej w kompletnej ciszy. Harry w lusterku widział jedynie delikatny, niezgłębiony uśmiech Lebiego. W pół do drugiej. Lady Lebie, pokazał palcem odpowiednia nazwa. To główna gejowska plaża w Sydney. Zdecydowali, że zaparkują samochód za ogrodzeniem terenu mariny i wałem porośniętym trawą, przeszli do małego portu, w którym po obu stronach wąskich pływających pomostów tłoczyły się jeden przy drugim maszty. W porcie siedział senny strażnik, wyblakłej od słońca niebieskiej mundurowej koszuli. Ożywił się, kiedy Łotkins pokazał mu odznakę policyjną i wyjaśnił, gdzie cumuje łódź Gerta von Hossa Czy ktoś jest na pokładzie? spytał Harry Nic o tym nie wiem, odparł strażnik Latem trudno się zorientować, ale wydaje mi się, że od paru dni nikt tą łodzią nie wypływał A ktoś w ostatnich dniach tu zaglądał? O ile się nie mylę, to pan Van Hoss zjawił się późnym wieczorem w sobotę. Zwykle parkuje nad samą wodą. Odjechał później, tej samej nocy. I od tej pory nikt nie wchodził na łódź? Dopytywał się Łotkic. Na moich zmianach nie, ale na szczęście jest nas kilku. Był sam? O ile pamiętam tak. Niósł coś na łódź? Z całą pewnością, ale nie pamiętam. Większość ludzi coś niesie. Czy mógłby pan nam w kilku słowach opisać pana Vanhosa? Spytał Harry. Strażnik podrapał się w głowę. Nie, chyba jednak nie. A to dlaczego? Zdumiał się Watkins. Strażnik lekko się zawstydził, bo szczerze mówiąc, wszyscy aborygeni wydają mi się identyczni. Słońce odbijało się w gładkiej wodzie basenu portowego. Ale tuż poza jego obszarem fale przetaczały się wielkie i ciężkie. Gdy ruszyli pływającym pomostem, Harry poczuł, że wieje mocniej. Rozpoznał łódkę o nazwie Adelaide z numerem rejestracyjnym namalowanym z boku. Nie była to jedna z największych łodzi w marinie, lecz wyglądała na dobrze utrzymaną. Jong wyjaśnił im, że w zasadzie tylko żaglówki z silnikiem przekraczającym pewną pojemność muszą zostać zarejestrowane. Właściwie mieli więc dużo szczęścia, na tyle dużo, że Harego ogarnęło nieprzyjemne uczucie, że całe przysługujące im szczęście zostało już wykorzystane. Myśl o tym, że Birgitta jest być może na pokładzie, sprawiła, że serce zaczęło mu walić mocno i boleśnie. Łotkin dał znać, że Lebie ma wejść na pokład jako pierwszy. Harry odbezpieczył pistolet i wycelował w zejście do kajuty w czasie, gdy Lebie ostrożnie stawiał stopy na tylnym pokładzie. Watkins spotknął się o linę kotwiczną i ciężko stuknął nogą o pokład. Zatrzymali się nasłuchując, lecz słyszeli jedynie wiatr i plus kwal oburty. Zarówno wejście do salonu, jak i do kabiny rufowej zamknięto na kłódki. Lebie wyciągnął wytrychy i zabrał się do roboty. Po kilku minutach obie kłódki były otwarte. Lebie otworzył klapę do salonu i Harry zszedł jako pierwszy. Na dole panowała ciemność. Przykucnął z wycelowanym pistoletem, dopóki na dół nie zszedł Watkins i nie odsunął zasłon. Łódź urządzona była z elegancką prostotą. Wyposażenie salonu było z Oprócz tego nie rzucały się w oczy żadne szczegóły. Na stole leżała rozłożona mapa morska. Nad stołem wisiało zdjęcie młodego boksera. Birgitta, zawołał Harry. Birgitta. Watkins dotknął jego ramienia. Nie ma jej tutaj, skonstatował lebie, kiedy przeszukali już łódź od dziobu po rufę. Watkins wsunął głowę do jednej z ław na pokładzie rufowym. Ale może tu była, powiedział Harris, poglądając na morze. Wiatr się wzmógł, szczyty fal nieco dalej pokrywały się białą pianą. Trzeba tu ściągnąć chłopaków z technicznego. Może oni coś znajdą. Watkins się wyprostował. To musi po prostu oznaczać, że on ma jeszcze jakieś miejsce, o którym nie wiemy. Albo... zaczął Harry... nie wygłupiaj się. Ukrył ją gdzieś, trzeba ją tylko odnaleźć. Harry usiadł. Wiatr, rozbawiony, szarpał jego włosy. Lebie spróbował zapalić kolejną cygaretkę, ale po paru próbach zrezygnował. I co teraz robimy? spytał. W każdym razie musimy zejść z jego łodzi, stwierdził Watkins. Może nas zauważyć z drogi, kiedy będzie nadjeżdżał. Wstali, zamknęli luki. Watkins wysoko podniósł nogę, przechodząc nad liną kotwiczną, żeby się znów nie potknąć. Lebie stanął. O co chodzi? Spytał Harry. No cóż, powiedział Lebie. Nie za bardzo znam się na łodziach, ale czy to normalne? Co? Że rzuca się kotwicę, kiedy łódź jest przycumowana z przodu i z tyłu? Popatrzyli na siebie. Pomóżcie mi. Powiedział Harry. Godzina trzecia. Mknęli drogą, chmury sunęły po niebie. Drzewa przy drodze kołysały się, jakby zapraszały do dalszej jazdy. Trawa na poboczu układała się płasko, w radiu trzeszczało. Słońce zbladło, a po morzu w dole przemykały prędkie cienie. Hary siedział z tyłu, ale nie widział szalejącej wokół nich wichury. Miał w oczach jedynie zieloną oślizgłą linę, którą wyciągnęli z wody mocnymi szarpnięciami. Kropelki wody z liny wpadały do morza jak połyskujące odłamki kryształu, ale w dole dostrzegł biały kontur, który powoli się wznosił. W któreś wakacje ojciec zabrał go łodzią na ryby, złowili halibuta. Był biały, i niewyobrażalnie wielki. Haremu również wtedy zrobiło się sucho w ustach i ręce zaczęły się trząść. Gdy weszli do kuchni, z połowem matka i babka z zachwytu złożyły dłonie i zaraz zabrały się do krojenia zimnego, zakrwawionego rybiego ciała wielkimi błyszczącymi nożami. Przez resztę lata Haremu śnił się leżący w łodzi halibut z wyłupiastymi rybimi oczyma w których zastygło przerażenie, jak gdyby nie mógł uwierzyć, że naprawdę umiera. Na Boże Narodzenie Haremu nałożono na talerz kilka wielkich, galaretowatych kawałków, a ojciec z dumą opowiadał, jak to razem z Harem wyłowili wielkiego halibuta z Isfjorden. – Pomyślałem, że w te Wigilie spróbujemy czegoś nowego – powiedziała matka. To coś miało smak śmierci i rozpadu. Harry odszedł od stołu za łzami w oczach pełen gorzkiej wściekłości. A teraz siedział, z zamkniętymi oczami, w bardzo szybko jadącym samochodzie i widział samego siebie, jak stoi i wpatruje się w wodę, w której coś, co przypominało wielką meduzę, poruszało czerwonymi parzydełkami przy każdym szarpnięciu liny. Gdy dotarło do powierzchni wody, parzydełka rozpostarły się i ułożyły w wachlarz, jak gdyby usiłowały zakryć nagi biały tułów. Lina kotwiczna owinięta była wokół szyi. Pozbawione życia ciało wydało się Haremu dziwnie obce i nieznajome. Ale kiedy obrócili je na plecy, Hary rozpoznał spojrzenie z tamtego lata zakrzepłe w zdumionym, oskarżycielskim, ostatnim pytaniu. Czy to już wszystko? Czy naprawdę wszystko ma się tak skończyć? Czy życie i śmierć naprawdę są tak banalne? To ona? spytał Watkins, a Harry zaprzeczył. Gdy jednak powtórzył pytanie, do mózgu Harego dotarł obraz jej wystających łopatek, i zaczerwienionej skóry w miejscu, gdzie przebiegał biały pasek, ślad od kostiumu bikini. Spaliła się, stwierdził zdumiony. Prosiła, żebym posmarował jej plecy. Powiedziała, że mi ufa, a jednak się spaliła. Watkins stanął przed nim i położył mu ręce na ramionach. To nie twoja wina, Harry, słyszysz? To i tak by się stało. To nie twoja wina. Wyraźnie się ściemniło i kilka gwałtownych porywów wiatru ostro szarpnęło wielkimi eukaliptusami, które wywijały gałęziami, jakby usiłowały wyrwać się z ziemi i zacząć po niej chodzić niczym tryfidy z powieści Johna Wedmana, pobudzone do życia nadchodzącą burzą. Jaszczurki śpiewają, odezwał się nagle Harry z tylnego siedzenia. Były to pierwsze słowa, jakie padły, odkąd wsiedli do samochodu. Watkins odwrócił się, a Lebie spojrzał na niego w lusterku. Andrew tak kiedyś powiedział. Mówił, że ludzie z rodu jaszczurek mają zdolność przewoływania swoim śpiewem deszczu i burz. Mówił, że wielki potop został wywołany przez ród jaszczurek, które tnąc się do krwi kamiennymi nożami śpiewały bo chciały utopić dziobaka. Uśmiechnął się lekko. Prawie wszystkie dziobaki zginęły, ale niektórym udało się przeżyć. Wiecie dlaczego? Nauczyły się oddychać pod wodą. Pierwsze wielkie krople deszczu padły z drżeniem na przednią szybę. Mamy mało czasu, powiedział Harry. Tu Wumba niedługo zorientuje się, że go ścigamy a wtedy zniknie równie szybko jak szczur. Jestem jedynym ogniwem, które nas z nim łączy, a wy się teraz zastanawiacie, czy zdołam sobie poradzić. Cóż mogę powiedzieć? Chyba kochałem tę dziewczynę. Łotkins wyglądał na zażenowanego, lebie wolno kiwał głową. Ale zamierzam oddychać pod wodą, oświadczył Harry. Było w pół do czwartej i nikt w pokoju odpraw nie zwracał uwagi na żałosną piosenkę wentylatora. — Okej, okay, wiemy już, kogo szukamy — mówił Harry. — I wiemy, że on sądzi, że my o tym nie wiemy. — Prawdopodobnie uważa, że w tej chwili staram się zdobyć dowody przeciwko Iwansowi White'owi. — Obawiam się jednak, że to bardzo tymczasowa sytuacja. Pozostałe domy nie mogą mieć bez końca odciętych telefonów, a poza tym niemożność naprawienia tej usterki staje się coraz bardziej podejrzana. Rozmieściliśmy ludzi, którzy czekają na niego, gdyby zjawił się w domu, tak samo jest z żaglówką, ale osobiście jestem przekonany, że on jest zbyt ostrożny, żeby cokolwiek zrobić, nie upewniając się wcześniej, że ma wolną drogę. Należy chyba założyć, że w ciągu dzisiejszego wieczoru zrozumie, że byliśmy w jego mieszkaniu. To nam daje dwie możliwości. Możemy podnieść alarm, ogłosić w telewizji, że go poszukujemy i mieć nadzieję, że go złapiemy, zanim zniknie. Argument przeciwko temu jest taki, że facet, który spreparował u siebie w domu niezwykle wyrafinowany alarm, przemyślał również, jak się zachować w takiej sytuacji. Istnieje ryzyko, że gdy tylko zobaczy swoje zdjęcie na ekranie, zapadnie się pod ziemię. Dlatego drugą możliwością jest wykorzystanie tego krótkiego czasu, jaki nam został, zanim poczuje nasz oddech na karku, i złapanie go, dopóki nie spodziewa się zagrożenia, a przynajmniej spodziewa się go w niewielkim stopniu. Głosuję za tym, żeby go łapać, oświadczył lebie i strzepnął z ramienia włos. — Wcale nie wyimaginowany. — Łapać? — powtórzył Watkins. — Jesteśmy w kilkumilionowym mieście i nie mamy najmniejszego pojęcia, gdzie on może być. — Jasna cholera, nie wiemy nawet, czy on w ogóle jest w Sydney. — Wiemy — powiedział Harry. — W każdym razie był w Sydney przez ostatnie półtorej godziny. — Co? Chcesz powiedzieć, że jest obserwowany? — Young? Harry oddał głos wciąż uśmiechającemu się Chińczykowi. Telefon komórkowy, zaczął Young, jak gdyby poproszono go o odczytanie wypracowania na głos przed całą klasą. Wszystkie rozmowy przez telefon komórkowy przechodzą przez tak zwane stacje bazowe, które odbierają i przekazują sygnały z aparatu. Spółka telekomunikacyjna może sprawdzić, z których stacji bazowych abonent otrzymuje sygnały. Każda stacja ma zasięg około 10 kilometrów. To dobry zasięg oczywiście w terenach zabudowanych, bo wtedy aparat ma kontakt jednocześnie z kilkoma stacjami naraz, działającymi mniej więcej tak jak nadajniki radiowe. Oznacza to, że kiedy ktoś rozmawia przez telefon, centrala może w przybliżeniu określić jego położenie na obszarze o promieniu 10 kilometrów. Jeśli rozmowa rejestrowana jest w dwóch stacjach naraz, ten obszar zostaje ograniczony do rejonu, gdzie zasięg tych dwóch stacji nakłada się na siebie. Jeśli sygnał odbierany jest przez trzy stacje naraz, obszar jeszcze się zmniejsza. Nie da się wyśledzić dokładnego adresu, w przeciwieństwie do zwykłych telefonów stacjonarnych, lecz można uzyskać jakąś podpowiedź, wyjaśnił ją. Akurat w tej chwili Mamy połączenie z trzema facetami, którzy uważnie śledzą sygnały wysyłane przez komórkę Tuwumby. Możemy ich przełączyć na otwartą linię tu do pokoju odpraw. Na razie otrzymaliśmy sygnały tylko z dwóch stacji jednocześnie i najmniejszy obszar obejmuje całe city, port i pół Wulumulu. Dobra wiadomość jest taka, że on się porusza. Czekamy więc na odrobinę szczęścia, wtrącił Harry. Mamy nadzieję na sygnał z jednej z tych małych kieszonek, w których pokrywa się zasięg trzech lub więcej stacji bazowych. Jeśli nadejdzie szybko, wyślemy wszystkie cywilne samochody, jakie mamy do dyspozycji, i może uda nam się go znaleźć. Watkins nie wyglądał na przekonanego. A więc on rozmawiał z kimś teraz i półtorej godziny temu. I za każdym razem sygnały zostały przechwycone przez stacje bazowe w Sydney, spytał. Żebyśmy mogli go znaleźć, on musi rozmawiać przez ten swój przeklęty telefon. A jeśli nigdzie nie będzie dzwonił? Możemy chyba zadzwonić do niego, podsunął lebie. No właśnie. Na policzki wystąpiły mu ostre czerwone plamy. Fantastyczny pomysł. Możemy dzwonić do niego co kwadrans, przedstawiać się jako zegarynka albo prababka diabła, tylko po to, żeby mu uświadomić, jak głupio jest rozmawiać przez telefon. To nie jest potrzebne, powiedział Young. On wcale nie musi z nikim rozmawiać, jak wystarczy, że ma włączoną komórkę, wyjaśnił Harry. Tu Wumba najwyraźniej nie zdaje sobie z tego sprawy, ale dopóki nie wyłączy telefonu, to aparat automatycznie co pół godziny wysyła sygnał, żeby dać znać, że jeszcze żyje. Ten sygnał jest rejestrowany w stacjach bazowych w taki sam sposób, jak zwykła rozmowa. Czyli że? Czyli że musimy przełączyć się na otwartą linię, zaparzyć kawę, usiąść na tyłkach i mieć nadzieję. Rozdział 21. Dobre ucho, lewy prosty i trzy strzały. Z systemu głośnomówiącego dobiegł metaliczny głos. Jego sygnał zarejestrowały stacje bazowe 3 i 4. Jąg wskazał na mapę sydnej rozpiętą na tablicy. Zarysowane na niej ponumerowane okręgi pokazujące zasięg poszczególnych stacji bazowych: Pyrmont, Glen i kawałek Belmain. Jasna cholera, wściekł się Watkins. Zbyt duży obszar. Która godzina? Próbował dzwonić do domu? Jest szósta, odparł lebie. Wykręcał numer do swojego mieszkania dwukrotnie w ciągu ostatniej godziny. Wkrótce zrozumie, że coś się dzieje. McCormack znowu wstał. Ale na razie jeszcze nie, powiedział Harry cicho. Przez ostatnie dwie godziny siedział na krześle pod samą ścianą Milczący i nieruchomy. Jakieś nowe prognozy pogody? spytał Watkins. Tylko to, że ma być jeszcze gorzej, odparł Lebie. W nocy sztorm w porywach przechodzący workan. Mijały kolejne minuty. Jąk wyszedł przynieść jeszcze więcej kawy. Halo? Odezwał się system głośno mówiący. Watkins natychmiast się poderwał, tak? Abonent właśnie odbył rozmowę. Namierzyliśmy go na stacji 3, 4 i siedem. Chwileczkę. Łotkin spojrzał na mapę. To kawałek Pyrmont i Darling Harbour, prawda? Zgadza się. Cholera. Gdyby tylko połączył się jeszcze pod 9 albo 10, to już byśmy go mieli. Jeśli się nie przemieszcza, przypomniał McCormack. Ale dokąd on dzwonił? Do naszej centrali. Odparł metaliczny głos. Pytał, co się dzieje z jego domowym numerem. Jasna cholera! Łotkins cały już teraz poczerwieniał. Umknie nam. Wszczynamy alarm. Wyjazd wszystkich wozów. Zamknij się! huknęło. W pokoju zrobiło się cicho. Przepraszam za te słowa, ser. powiedział Harry. ale proponuję, żebyśmy zaczekali na następny sygnał. Nim podejmiemy pochopną decyzję. Watkins wpatrywał się w Harego z wybałszonymi oczyma. Hol ma rację, orzekł McKormak, siadaj Watkins. Za mniej niż godzinę odblokują telefony. To oznacza, że możemy liczyć na jeden maksymalnie na dwa sygnały, zanim tu wumba zorientuje się, że tylko jego telefon jest wyłączony. Pyrmont i Darling Harbor. To nie jest zbyt duży obszar, ale mówimy o jednym z rejonów w centrum Sydney, w którym jest najwięcej ludzi, zwłaszcza wieczorem. Wysłanie tam mnóstwa samochodów wywoła kompletny chaos, który tu Wumba wykorzysta, żeby zniknąć. Czekamy. Za 27 z głośnika nadeszła wiadomość. Sygnał zarejestrowany przez bazy 3, 4 i 7. Watkins jęknął. Dziękuję, powiedział Harry i wyłączył mikrofon. Ten sam rejon co poprzednio. To może wskazywać, że przestał się przemieszczać. Gdzie więc może być? Zaczęli się tłoczyć przy mapie. Może trenuje, podsunął Lebie. Dobry pomysł, stwierdził McCormack. Czy w tej okolicy jest jakaś hala bokserska? Ktoś wie, gdzie ten facet ćwiczy? Sprawdzę to, ser. Young już wychodził. Jakieś inne pomysły? W tej okolicy pełno jest atrakcji turystycznych, otwartych wieczorem, powiedział Lebie. Może jest w chińskich ogrodach. Przy takiej pogodzie na pewno przebywa w jakimś pomieszczeniu, orzekł McCormack. Wrócił Young, kręcąc głową. Dzwoniłem do trenera, nie chciał nic powiedzieć, więc musiałem w końcu wyjaśnić, że dzwonię z policji. Lokal, w którym tu Wumba trenuje, leży w okolicy Bondi Junction. Cudownie, powiedział Watkins. Jak sądzisz, ile czasu upłynie, zanim trener zadzwoni na komórkę Tuwumby i spyta, czego u diabła chce od niego policja? Robi się gorąco, stwierdził Harry. Dzwonię do Tuwumby. I spytasz go, gdzie jest? Zadwił Watkins. Zobaczę, co się stanie. Harry podniósł słuchawkę. Lebie sprawczy, rozmowa się nagrywa. Wszyscy mają się zamknąć. Zamarli. Lebie zerknął na stary magnetofon szpulowy i podniósł do góry kciuk. Harry przełknął ślinę. Zdrętwiałymi palcami wybrał numer. Sygnał rozległ się trzykrotnie, zanim Tuwumbe odebrał. Halo? Dźwięki. Harry wstrzymał oddech i przycisnął słuchawkę do ucha. W tle słychać było ludzi. — Kto mówi? — spytał Tuwumbe cicho. Gdzieś z tyłu dobiegł jakiś odgłos, po którym nastąpił radosny pisk dziecka. Potem usłyszeli głęboki, spokojny śmiech tuwumby. No, no, to ty, Harry. Dziwne, że dzwonisz, bo właśnie stałem i myślałem o tobie. Wygląda na to, że coś się dzieje z moim telefonem domowym i zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie ty maczałeś w tym palce. Mam nadzieję, że nie, Harry. Kolejny odgłos. Harry próbował się skupić, lecz nie zdołał go zidentyfikować. Zaczynam się robić niespokojny, kiedy mi nie odpowiadasz, Harry. Bardzo niespokojny. Nie wiem, czego chcesz, ale może powinienem wyłączyć tę komórkę. Czy tak jest, Harry? Próbujesz mnie namierzyć? Ten odgłos. Jasny gwint, krzyknął Harry. Rozłączył się. Opadł na krzesło. Tuwumba zrozumiał, że to ja. W jaki sposób? Na miłość boską. Przewincie taśmę, nakazał McCormack, i znajdźcie markeza. Jąk natychmiast wybiegł. Harry nic nie mógł poradzić na to, że włosy na karku mu się podniosły, gdy znów usłyszał głos tuwumby w głośnikach. W każdym razie to miejsce, gdzie jest wielu ludzi, stwierdził Watkins. Ale czym jest ten huk? — Słuchajcie, są dzieci. Czy to wesołe miasteczko? — Przewin i puść jeszcze raz — powiedział McCormack. — Kto mówi? — powtórzył tu Wumba, po czym rozległ się głośny dźwięk i pisk dziecka. — Co to? — zaczął Watkins. — To bardzo głośny plusk wody — usłyszeli głos od strony drzwi. Obrócili się. Harry zobaczył nieduży, brązowy łepek z czarnymi, kręconymi włosami, drobnym wąsikiem — i malinkimi, grubymi okularami na wielkim cielsku, które wyglądało jak napompowane pompką rowerową i mogło pęknąć w każdej chwili. Jesus Marquez, najlepsze uszy w branży, przedstawił go kormak, a nie jest nawet niewidomy. Prawie, mruknął Marquez i poprawił okulary. Co tu macie? Lebie jeszcze raz puścił nagranie. Marquez słuchał zamkniętymi oczyma. Wewnątrz Mury i szkło, żadnego wygłuszenia, żadnych dywanów ani zasłon, ludzie, młodzi ludzie obojga płci, prawdopodobnie sporo rodzin z małymi dziećmi. Jak możesz aż tyle powiedzieć, słuchając jedynie jakichś hałasów? Marquez westchnął. Najwyraźniej nie pierwszy raz stykał się ze sceptykami. Wiecie, jakim fantastycznym instrumentem jest ucho? Potrafi rozróżnić ponad milion różnych rodzajów ciśnienia. Milion. Jeden i ten sam dźwięk może się składać z kilkudziesięciu różnych częstotliwości i elementów składowych. To daje dziesięć milionów możliwości, a przeciętny leksykon zawiera jedynie około stu tysięcy haseł dziesięć milionów możliwości. Reszta to kwestia treningu. Czym jest ten dźwięk, który cały czas słychać w tle? Ten między 100 a 120 herców? Trudno powiedzieć. Możemy w studiu odfiltrować pozostałe dźwięki i go wyizolować, ale to potrwa. Ale my nie mamy czasu, przypomniał McCormack. Ale jak mógł rozpoznać Harego, chociaż on wcale się nie odezwał? Dopytywał się lebie. Intuicja? Markę zdjął okulary i odruchowo zaczął je czyścić. To, co tak ładnie nazywamy intuicją przyjacielu, zawsze opiera się na naszych wrażeniach zmysłowych. Ale kiedy te wrażenia są tak drobne i delikatne, że ledwie je wyczuwamy jak piórko muskające nos we śnie i nie potrafimy nazwać skojarzeń, które rejestruje mózg, nazywamy to intuicją. Może to przez sposób, w jaki Harry oddychał. Wstrzymałem oddech, powiedział Harry. A dzwoniłeś stąd do niego wcześniej? Może akustyka, może jakieś odgłosy w tle. Ludzie mają zdumiewającą dobrą pamięć, jeśli chodzi o dźwięki. Z reguły nie uświadamiają sobie jak dobrą. Rzeczywiście, już raz stąd do niego dzwoniłem. Harry popatrzył na stary wentylator. Oczywiście, że też o tym nie pomyślałem. Ha. Mruknął Jezus Marquez. Wygląda na to, że ścigacie bardzo interesującą osobę. Jaka jest nagroda? Ja tam byłem oświadczył nagle Harry, nie spuszczając szeroko otwartych oczu z wentylatora Oczywiście, byłem tam to bulgotanie obrócił się. On jest w oceanarium. Marquez. Przyglądał się wyczyszczonym okularom. To by się zgadzało, sam tam byłem, a taki plusk mógł wywołać na przykład ogon wielkiego słonowodnego krokodyla. Kiedy podniósł wzrok, zobaczył, że jest w pokoju sam. Godzina siódma. Możliwe, że podczas przejazdu krótkim odcinkiem z komendy do Darling Harbor. Naraziliby na niebezpieczeństwo życie cywilów, gdyby sztorm nie wygnął z ulic ludzi i samochodów. Lebie starał się jak potrafił najlepiej, ale prawdopodobnie jedynie niebieski kogut na dachu kazał w ostatniej chwili uskoczyć pieszemu, a paru nadjeżdżającym z przeciwnej strony samochodom gwałtownie skręcić. Watkins na tylnym siedzeniu przeklinał jednym ciągiem. Natomiast McCormack z przodu dzwonił do Sydney akwarium, żeby przygotować ich na policyjną akcję. Kiedy skręcili na plac przed oceanarium, flagi w Darling Harbor stały wyprostowane, a w nabrzeże waliły fale. Zdążyło się już zjawić kilka radiowozów i policjanci w mundurach blokowali wyjścia. McCormack wydawał ostatnie rozkazy: Young, ty rozdasz zdjęcia, to wumby naszym ludziom. Watkins, pójdziesz ze mną do pokoju straży, tam się odbiera obraz kamer z całego oceanarium. Lepiej Harry, wy zaczniecie szukać. Oceanarium zamykają za kilka minut, tu macie radia. Wsadźcie sobie słuchawki do ucha, mikrofony umocujcie na klapach marynarek i od razu sprawdźcie, czy macie łączność. Będziemy wami kierować z pomieszczenia straży, okej? Okay? Kiedy Harry wysiadł z samochodu, gwałtowny podmuch wiatru o mało go nie przewrócił. Biegiem rzucili się pod dach. Na szczęście nie jest tu tak pełno jak zwykle, skonstatował McCormack. Po krótkim biegu ciężko oddychał. To przez tę pogodę. Jeśli on tu jest, to go znajdziemy. Na spotkanie wyszedł im szef strażników, który zaprowadził McCormacka i Watkinsa do pomieszczenia straży. Harry i Lebie skontrolowali swoje radia. Zostali przepuszczeni przez kasę biletową i ruszyli w tłum na korytarzu. Harry sprawdził, czy ma pistolet w kaburze pod pachą. Oceanarium w świetle i z tyloma ludźmi wydawało się zupełnie inne. W dodatku miał wrażenie, że był tu z Brigittą, całe wieki temu, gdy jeszcze obowiązywała inna rachuba czasu. Starał się o tym nie myśleć. — Jesteśmy na miejscu — usłyszał spokojny głos Makormaka. Sprawdzamy teraz obraz kamer. Young z jeszcze paroma przeszuka toalety i kawiarnie. Widzimy Was zresztą. Po prostu idźcie naprzód. Korytarze oceanarium prowadziły zwiedzających naokoło. Wycieczka kończyła się niemal w tym samym miejscu, w którym się zaczynała. Hare i Lebie szli w kierunku przeciwnym do kierunku zwiedzania, tak by wszystkie twarze były zwrócone w ich stronę. Haremu serce waliło w piersi. Czuł, że robi mu się sucho w ustach, a dłonie wilgotnieją. Dookoła rozbrzmiewały obce języki. Miał wrażenie, że wciąga go wir ludzi różnych narodowości, kolorów, skóry i ubiorów. Szli podwodnym tunelem, w którym spędzili z Birgit tą noc. Teraz stały tu dzieci z nosami przyklejonymi do szkła, obserwując podwodny świat, w którym toczyło się niczym niezmącone życie. Niesamowite miejsce, aż ciarki mi chodzą po plecach, szepnął lebie. Szedł z ręką wsuniętą pod marynarkę. Obiecaj mi tylko, że tu nie strzelisz, odparł Harry. Nie mam ochoty na pół zatoki po Jackson i tuzin białych rekinów w objęciach. Nie martw się. Przeszli na drugą stronę oceanarium, gdzie było jeszcze prawie pusto. O siódmej zakończyli sprzedaż biletów. Powiedział Lebie Teraz chodzi tylko o opróżnienie tego miejsca z ludzi Którzy są w środku Odezwał się McCormack Niestety wygląda na to, że ptaszek wyfrunął chłopcy Wracajcie do pomieszczenia straży Zaczekaj tutaj, powiedział Harry do Lebiego Przy okienku z biletami zobaczył znajomą twarz W mundurze strażnika Cześć Ben, pamiętasz mnie? Spytał łapiąc go za ramię Byłem tu razem z Birgittą. Ben odwrócił się i popatrzył na zdenerwowanego blondyna. Oczywiście, powiedział, jesteś Harry, prawda? A więc wróciłeś. Większość wraca. Jak się miewa Birgitta? Harry przełknął ślinę. Posłuchaj mnie, Ben. Jestem policjantem. Na pewno słyszałeś, że szukamy bardzo niebezpiecznego przestępcy. Nie możemy go znaleźć, ale mam wrażenie, że on ciągle tu jest. Nikt nie zna oceanarium lepiej od ciebie, Ben. Jest tu jakieś miejsce, gdzie mógł się skryć? Na twarzy Bena odmalował się wyraz głębokiego zamyślenia. No cóż powiedział. Wiesz, gdzie mieszka Matylda? Nasz słonowodny krokodyl? Tak. Między tym małym spryciarzem, Fiddler Ray i wielkim żółwiem morskim. To znaczy żółwia przenieśliśmy, bo budujemy sadzawkę, żeby parę małych krokodyli słodkowodnych. Wiem, gdzie to jest. Spieszy mi się, Ben. No właśnie, jak ktoś jest sprytny i niebojaźliwy z natury, to może przeskoczyć przez pleksiglas w rogu. Wskoczyć do krokodyla? On głównie leży i drzemie w sadzawce. W rogu jest pięć, sześć kroków do drzwi, z których korzystamy przy sprzątaniu i karmieniu Matyldy. Ale trzeba się spieszyć, bo Solti potrafi być bardzo zwinny i nawet się nie zorientujesz, jak rzucą się na ciebie dwie tony. Raz jak mieliśmy, dziękuję Ben. Harry puścił się biegiem, a ludzie uskakiwali na boki. Odchylił klapę marynarki i powiedział do mikrofonu. kormak, tu holly. Będę szukał za terrarium z krokodylem. Złapał lebiego za ramię i pociągnął za sobą. Ostatnia możliwość, oznajmił. Lebie szeroko otworzył oczy, kiedy Harry zatrzymał się przy pomieszczeniu krokodyla i przymierzył do skoku. Ruszaj za mną. Podskoczył do ścianki z pleks i przerzucił się na drugą stronę. Kiedy dotknął stopami ziemi, w sadzawce zaczęło się gotować. Podniosła się biała piana i gdy Harry zrobił krok w stronę drzwi, zobaczył, że zielony pojazd Formuły 1, Przyspieszonym ruchem wynurza się z wody tuż nad ziemią i małe, jaszczurcze nóżki obracają się po bokach jak dodatkowe koła. Harę odbił się i poślizgnął na sypkim piasku. Daleko za plecami słyszał krzyki, a kątem oka dostrzegł, że maska samochodu wyścigowego się otwiera. Odzyskał władzę w nogach i przebiegł kilka metrów dzielących go od drzwi. Sięgnął do klamki i przez ułamek sekundy myślał, że wcale nie są otwarte. W następnej chwili był w środku. Gdzieś z tyłu głowy przemknęła scena z parku jurajskiego, która kazała mu zamknąć drzwi na klucz, na wszelki wypadek. Wyciągnął pistolet. W wilgotnym pomieszczeniu cuchnęło mdłą mieszaniną środków czyszczących i zgniłymi rybami. Harry, Tom Kormak w radiu. Po pierwsze, istnieje prostsza droga do miejsca, w którym jesteś, niż przez jadalnie bestii. Po drugie, zachowaj spokój i zostań tam, gdzie stoisz, dopóki lebie nie przyjdzie do ciebie naokoło. Nie słysz, ałem. Złe połączenie. Ser. Harry podrapał mikrofon paznokciem. Idę dalej sam. Otworzył drzwi na drugim końcu pomieszczenia. I znalazł się w cylindrycznej wieży skręconymi schodami po środku. Domyślał się, że schody w dół prowadzą do podmorskich tuneli i postanowił iść w górę. Na następnym podejście były kolejne drzwi zerknął w górę, lecz wyglądało na to, że więcej drzwi już nie ma. Przekręcił klamkę, delikatnie pchnął drzwi lewą ręką, w prawej trzymając wyciągnięty pistolet. W środku było oślepiająco ciemno, a zapach zgniłych ryb wprost dusił. Znalazł wyłącznik światła na ścianie, tuż przy drzwiach. Przekręcił go lewą ręką, ale światło się nie zapaliło. Puścił drzwi i zrobił dwa ostrożne kroki do przodu. Pod stopniami zatrzeszczało. Domyślił się, co to jest i bezszelectnie zawrócił. Ktoś stłukł żarówkę na suficie. Harry wstrzymał oddech i nasłuchiwał. Czy jest tu ktoś jeszcze? Zazgrzytał wentylator. Harry przemknął z powrotem na podest. McCormack szepnął do mikrofonu. Myślę, że on jest tam w środku. Proszę mi zrobić przysługę i zadzwonić do niego na komórkę. Harry, Holly, gdzie ty jesteś? Teraz, sir. Bardzo proszę. Harry, nie rób z tego osobistej wendety, to jest gorąco dzisiaj, ser. Pomoże mi pan? Harry słyszał ciężki oddech makormaka. Dobrze, zadzwonię. Harry pchnął drzwi stopą i stanął w nich na szeroko rozstawionych nogach, trzymając pistolet w obu rękach w oczekiwaniu na sygnał. Czas wydawał się wiszącą kroplą, która za nic nie chce się oderwać od podłoża. Upłynęły może dwie sekundy. Nic nie było słychać. Jego tu nie ma, pomyślał Harry. A wtedy trzy rzeczy wydarzyły się równocześnie. Po pierwsze odezwał się McCormack. Wyłączył. Po drugie Harry zdał sobie sprawę, że stoi w drzwiach doskonale widoczny. Po trzecie świat eksplodował deszczem gwiazd i czerwonych plam. Pary pamiętał urywki lekcji boksu, których Andrew udzielił mu podczas wyjazdu do Nimbin. Na przykład to, że sierpowy w wykonaniu profesjonalnego boksera to więcej niż dość, by w niewytrenowany człowiek stracił przytomność. Przez poruszenie Biodra siłę całej górnej połowy ciała wkłada się w cios, który otrzymuje taką moc, że mózg na moment się wyłącza. Hak umieszczony dokładnie na czubku brody unosi przeciwnika z podłogi i posyła wprost do krainy marzeń. To gwarantowane. Również idealny, prawy, prosty w wykonaniu praworęcznego boksera nie daje przeciwnikowi zbyt wielkich szans na pozostanie w wyproście. A najważniejsze ze wszystkiego: jeśli nie widzisz nadciągającego ciosu, ciało nie zdoła zareagować i się usunąć, a nawet lekki ruch głową potrafi znacznie złagodzić skutek uderzenia. Bardzo rzadko się zdarza, aby bokserzy, którzy doznali nokautu, widzieli zadawany ten ostatni cios. Harry nie stracił więc przytomności jedynie dlatego, że mężczyzna w ciemności znajdował się nieco z jego lewej strony. Ponieważ Harry stał w drzwiach, napastnik nie mógł uderzyć go w skroń z boku, co według Andrew najprawdopodobniej by wystarczyło. Nie mógł też posłać mu skutecznego sierpowego czy haka, gdyż Harry trzymał przed sobą wyciągnięte ręce z pistoletem. A prawy prosty również nie wchodził w grę, gdyż napastnik musiałby stanąć na wprost broni. Pozostawał więc jedynie lewy prosty, który Andrew pogardliwie określił jako dobry dla panienek. Najlepiej nadający się do rozdrażnienia, a w najlepszym razie do zmiękczenia przeciwnika, podczas bójki ulicznej nieprzydatny. Możliwe, że Andrew miał rację, ale ten lewy prosty rzucił Harego w tył na schody, gdzie krzyżem uderzył o brzeg poręczy i mało brakowało, by spadł. Kiedy otworzył oczy, wciąż stał wyprostowany. Na drugim końcu pomieszczenia widać było otwarte drzwi. Był pewien, że tamtędy uciekł tu Wumba, ale jednocześnie słyszał lekko podzwaniający odgłos i wiedział, że to pistolet, który spada po metalowych schodach. Zdecydował, że broń jest ważniejsza, wykonał desperacki skok, zdzierając skórę z ramion i kolan. I zatrzymał pistolet akurat w momencie, gdy miał spaść z krawędzi w głąb dwudziestometrowego szybu. Uklęknął, zaniósł się kaszlem i stwierdził, że odkąd przybył do tego przeklętego kraju, stracił już drugi ząb. Podniósł się i o mało znów nie zemdlał. Harry! wrzasnął mu ktoś do ucha. Usłyszał też odgłos otwieranych szarpnięciem drzwi pod sobą. I szybkie kroki, od których trzęsły się całe schody. Puścił się poręczy, podbiegł, żeby się nie przewrócić, i udało mu się zmieścić się w otwartych drzwiach. Teraz namierzył się na drzwi na drugim końcu pomieszczenia. Tym razem poszło gorzej, wreszcie jednak chwiejąc się na nogach, wyszedł na zmierzch z poczuciem, że wybił sobie bark ze stawu. Tu wumba, wśród wiatru rozejrzał się dookoła. Miał przed sobą miasto, a za plecami most Pyrmont. Stał na dachu oceanarium, a porywy wiatru były tak gwałtowne, że musiał przytrzymywać się drabinki przeciwpożarowej. Woda w porcie pokryta była białą pianą, a w powietrzu czuło się smak soli. Tuż pod sobą widział ciemną postać, schodzącą po drabince. Postać zatrzymała się na moment i rozejrzała. Na lewo od niej stał samochód policyjny z włączonym mrugającym światłem. Przed nią za ogrodzeniem znajdowały się dwa zbiorniki należące do oceanarium. Tu wumba! krzyknął Harry, próbując unieść pistolet, ale Bark odmówił posłuszeństwa i Harry wrzasnął z bólu i wściekłości. Postać sunęła się z drabinki, podbiegła do ogrodzenia i zaczęła się po nim wspinać. Harry natychmiast zrozumiał, co tu wumba zamierza dotrzeć do zbiornika, przedostać na jego tył i przepłynąć niewielki kawałek dzielący go od kei po drugiej stronie. Potem wystarczą już zaledwie sekundy na to, by zniknąć w chaosie miasta. Harry bardziej spadał niż schodził z drabinki. Pokonał ogrodzenie tak, jakby miał zamiar je przewrócić, pomagając sobie tylko jedną ręką i z hukiem zwalił się na cement po drugiej stronie. Harry, mów, co się dzieje. Wyrwał słuchawkę z ucha i rzucił w stronę zbiornika. Drzwi były otwarte. Harry wbiegł do środka i upadł na kolana. Przed nim rozpościerał się ogrodzony kawałek portu skąpany w blasku świateł zawieszonych na stalowym drucie rozpiętym pod sklepieniem. Środek zbiornika przecinał wąski, pływający pomost i właśnie po nim biegł Tuwumba. Ubrany był w czarny golf i czarne spodnie. Poruszał się swobodnie i elegancko, chociaż niestabilny pomost właściwie na to nie pozwalał. Tuwumba! zawołał Harry po raz trzeci. To ja, Harry, będę strzelał. Musiał się położyć, ale nie dlatego, że nie mógł ustać, po prostu nie zdołał unieść ręki, wycelował w czarną postać i pociągnął za spust. Pierwszy strzał z pluskiem trafił w wodę tuż przed Tuwumbą, który spokojnie biegł dalej. Z wyprostowanymi rękami, wysoko podnosząc kolana. Harry wycelował nieco bardziej w tył. Prusnęło tuż za tu wumbą. Dzieliła ich teraz odległość prawie stu metrów. Haremu przyszła do głowy absurdalna myśl. To jak trening na strzelnicy na Ekern. Światła na suficie, echo wśród ścian palec pulsujący na spuście i głęboka, bliska medytacji koncentracja. To jak trening na strzelnicy na Ekern, pomyślał Harry i nacisnął po raz trzeci. Tuwumba runął do przodu. Później podczas przesłuchania Harry zeznał, że przypuszcza, iż strzał trafił Tuwumbe w lewe udo i dlatego raczej nie mógł być śmiertelny. Wszyscy jednak wiedzieli, że to zgadywanka, bo nikt nie może wiedzieć, gdzie trafił człowieka z pistoletu służbowego z odległości stu metrów. Harry mógł powiedzieć cokolwiek, a nikt nie udowodniłby mu, że jest inaczej, nie było bowiem zwłok do sekcji. Tuwumba leżał z lewą ręką i nogą w wodzie, krzyczał, a Harry biegł po mostem. Kręciło mu się w głowie czuł mdłości i wszystko zaczynało mu się ze sobą zlewać. Woda, światła na suficie i pomost, który pod nim się kołysał. Biegnąc, przypominał sobie słowa Andrew o tym, że miłość jest większym misterium niż śmierć. Przypomniał sobie dawną opowieść. Krew szumiała mu w uszach i teraz Harry był młodym wojownikiem walą. A to wumba wężem buburem, który odebrał życie jego ukochanej murze, a teraz bubura należało zgładzić. Z miłości. Podczas późniejszego wyjaśniania tego, co się stało, Makormak nie mógł zeznać, co Harry krzyczał do mikrofonu, kiedy dotarły do nich strzały. Słyszeliśmy tylko, że on biegnie i coś krzyczy, chyba w swoim ojczystym języku. Sam Harry nie potrafił powiedzieć, co krzyczał. Parł naprzód po pomoście w wyścigu między życiem a śmiercią. Ciało tu wumby nagle drgnęło. To drgnienie sprawiło, że cały pomost podskoczył. Harry w pierwszej chwili myślał, że pomostowi coś się stało, ale prędko zrozumiał, że oto odbiera mu się zdobycz. To był upiór z otchłani. Wysunął swój wielki łeb pielca z wody I rozdziawił paszczy. Wszystko działo się jak na zwolnionym filmie Harry był pewien, że potwór porwie tu wumbę Najwidoczniej jednak źle chwycił I zdołał jedynie wciągnąć zanoszącego się krzykiem człowieka Nieco dalej do wody A już musiał ponownie zanurkować z niezałatwioną sprawą Nie ma rąk, pomyślał Harry i przypomniał sobie pewne urodziny u babki, matki ojca, w Andalsnes, dawno, dawno temu, kiedy próbował wyjmować jabłka z miski z wodą, za pomocą samych ust. I matka śmiała się tak, że później musiała położyć się na kanapie. Zostało jeszcze trzydzieści metrów. Harry sądził, że zdąży, lecz upiór z otchłani znów się pojawił. Był tak blisko, że Harry widział, jak Wywraca oczy, niczym w ekstazie, triumfalnie ukazując podwójny rząd zębów. Tym razem złapał za nogę i mocno szarpnął głową. Wzbił przy tym fontannę wody, a tu wumba przeleciał przez powietrze, jak szmaciana lalka. Jego krzyk nagle się urwał. Harry dobiegł na miejsce. Przeklęty upiorze, on jest mój. Krzyknął zduszonym od płaczu głosem, uniósł pistolet i opróżnił resztę magazynka do wody. Miała jasny, przezroczysty, czerwony kolor, mniej więcej jak oranżada. Pod sobą Harry widział światło podwodnego tunelu, w którym dorośli i dzieci tłoczyli się, by obejrzeć koniec, prawdziwy dramat natury w całym swoim okrucieństwie. Ucztę, która miała tego lata konkurować w tabloidach z morderstwem klauna. Rozdział 22. Tatuaż. Jen Binos wyglądał i mówił dokładnie jak człowiek, którym był. Jak facet, który żyje pełnią rock'n'rollowego życia i nie zamierza się zatrzymać przed osiągnięciem celu, i później też. Przypuszczam, że tam na dole też potrzebują zręcznego tatuażysty, powiedział wbijając igłę. Szatan docenia pewną wariację w torturach. Nie sądzisz, stary? Ale jego klient był pijany jak byla i głowa mu zaczęła opadać, więc prawdopodobnie nie dotarły do niego filozoficzne rozważania Gina na temat życia po śmierci, ani igła wbijająca się w ramię. Jean w pierwszej chwili odmówił temu facetowi, który przyszedł do jego małego zakładu i bełkocząc przedstawił swoją prośbę dziwnym, śpiewnym akcentem. Jean odparł, że nie tatuuje pijanych. Kazał mu wrócić następnego dnia. Ale ten gość rzucił na stół 500 dolarów za coś, co Jean oceniał na robotę za 150, a prawdę powiedziawszy w ostatnich miesiącach było dość spokojnie. Wyjął więc swoją maszynkę do golenia Lady i dezodorant w sztyfcie menem i zabrał się do pracy. Odmówił jednak, gdy klient zaproponował mu łyka z butelki. Jean Binoche robił tatuaże od 20 lat, był dumny ze swojej pracy i uważał, że poważni fachowcy nie piją w robocie, a już na pewno nie łyski. Kiedy skończył, Taśmą przykleił na wytatuowaną różę kawałek papieru toaletowego. Przez pierwszy tydzień nie wychodź na słońce i myj się samą wodą. Dobra wiadomość jest taka, że ból ustąpi pod wieczór i jutro będziesz mógł to zdjąć. Zła, że wrócisz po dalsze tatuaże, zachichotał. Zawsze wracają. Mnie wystarczy ten jeden. Oświadczył gość i wytoczył się za drzwi. Rozdział dwudziesty trzeci, cztery tysiące stóp i koniec. Drzwi się otworzyły, ryk wiatru na zewnątrz ogłuszał. Harry klęknął na progu. Jesteś gotów? usłyszał głos wołający mu prosto do ucha. Na wysokości czterech tysięcy stóp pociągnij za sznurek. I nie zapomnij później liczyć, jeśli w ciągu trzech sekund nie poczujesz szarpnięcia spadochronu, to znaczy, że coś jest nie tak. Harek kiwnął głową. Wychodzę, zawołał głos. Widział, jak wiatr targa czarnym strojem niedużego człowieczka, który wspinał się na drążek pod skrzydłem. Załopotały kosmyki włosów wystające z karku. Harry zerknął na wysokościomierz na piersi. Wskazywał nieco ponad dziesięć tysięcy stóp. Jeszcze raz dziękuję, zawołał do pilota. Pilot obrócił się. To sama przyjemność, kolego. O wiele zabawniejsze niż fotografowanie poletek z marihuaną. Harry wysunął z samolotu prawą nogę. Miał takie uczucie jak wtedy, gdy będąc małym chłopcem jechał przez... Gudbrand zdalen, zapewne w drodze na kolejne wakacje do Andalsnes. Pozwolono mu wystawić rękę przez otwarte okno, żeby mógł latać. Pamiętał, jak wiatr unosił rękę, gdy odwracał ją wnętrzem dłoni do góry. Siła wiatru na zewnątrz samolotu zdumiewała. Harry zmusił się do wysunięcia nogi i postawienia jej na drążku. W duchu powtarzał: Tak jak kazał mu Józef. Prawa stopa, lewa ręka, prawa ręka, lewa stopa. Stanął obok Józefa. Małe kawałki chmur płynęły w ich stronę, nabierały prędkości. Trafiały w nich i w tej samej chwili znikały. Pod nimi rozciągał się patchwork w rozmaitych odcieniach zieleni, żółci i brązu. — Kontrola! — wrzasnął mu Józef do ucha. — Melduje się! — Odkrzyknął Harry i popatrzył na pilota w kokpicie, który podniósł w górę kciuk. Odmeldowuje się. Spojrzał na Józefa w hełmie, w okularach, z wielkim białym uśmiechem na czarnej twarzy. Położył się wzdłuż drążka i uniósł prawą stopę. Poziomo, góra, dół, i już. Wreszcie był w powietrzu. Miał uczucie, że w czasie, gdy samolot kontynuował spokojny lot do przodu, on został zdmuchnięty w tył. Kątem oka dostrzegł, że samolot zawrasa, zanim zrozumiał, że to on skręcił. Zerknął na horyzont, gdzie ziemia się zawijała, a niebo robiło się stopniowo coraz bardziej niebieskie, aż wreszcie zlewało się z lazurem oceanu spokojnego, po którym kiedyś pływał kapitan Cook. Joseph szarpnął nim i chary wcisnął biodra w dół, żeby poprawić pozycję opadania. Sprawdził wysokościomierz. Dziewięć tysięcy stóp. Boże, mieli mnóstwo czasu. Przekręcił górną połowę ciała, wyciągając ręce w przód, wykonując pół obrotu. Był pieprzonym supermenem. Przed nim na zachodzie leżały góry błękitne błękitne z powodu drzew eukaliptusowych, które wydzielały szczególnie niebieskawe opary widoczne z daleka Joseph mu o tym opowiadał opowiadał mu również, że za tymi górami leży kraina, którą jej przodkowie nomadzi nazywali domem bezkresne suche równiny burz zajmujący przeważającą część tego potężnego kontynentu Bezlitosny piekarnik, w którym przeżycie jakiejś istoty wydawało się nieprawdopodobieństwem. Lecz gdzie lud Józefa żył jeszcze wiele tysięcy lat przed nadejściem białych. Harry popatrzył w dół. Wszystko wydawało się takie spokojne i opuszczone. Piękna, dobroduszna planeta. Wysokościomierz wskazywał siedem tysięcy stóp. Józef puścił go, tak jak się umówili. Było to poważne złamanie zasad regulaminu, lecz oni w ogóle złamali już wszelkie reguły, wybierając się tutaj i skacząc sami. Harry zobaczył, że Józef układa ręce wzdłuż boków, żeby nabrać prędkości horyzontalnej. Odleciał w lewo, zaskakująco szybko. Harry został sam. Człowiek zawsze jest sam. Tylko czuje to o wiele lepiej, gdy opada swobodnie z wysokości sześciu tysięcy stóp nad ziemią. Christin dokonała wyboru w pokoju hotelowym w smutny poniedziałkowy ranek. Być może obudziła się zmęczona tym nowym dniem, zanim jeszcze się zaczął, wyjrzała przez okno i doszła do wniosku, że ma dosyć. O czym myślała, tego Harry nie wiedział. Ludzka dusza to głęboki, ciemny las i wszelkich wyborów człowiek dokonuje sam. Pięć tysięcy stóp. Może wybrała słusznie. Pusty słoiczek po tabletkach wskazywał w każdym razie, że nie miała wątpliwości. Pewnego dnia musiało się to skończyć. Pewnego dnia przyszedł najwyższy czas. Potrzeba opuszczenia tego świata. W odpowiednim stylu świadczyła oczywiście o próżności, słabości przynależnej tylko niektórym ludziom. 4500 stóp. Słabością innych ludzi, jasną i nieskomplikowaną, było po prostu życie. A może ta słabość wcale nie była tak nieskomplikowana? Tak czy owak. Wszystko w tej chwili znajdowało się daleko pod nim, a dokładnie mówiąc, cztery tysiące stóp. Sięgnął do pomarańczowego uchwytu z przodu, z prawej strony na brzuchu. Zdecydowanym ruchem pociągnął za sznurek wyzwalający spadochron i zaczął liczyć. 121, 122.